Siemaneczko widzowie, witamy was bardzo serdecznie w drugim dniu, w finałowym dniu turnieju Snapdragon Pro Series No i oczywiście dzisiaj znowu jestem wraz z czempionem, e, witamy was mordeczki na tym pięknym turnieju Siemaneczko, Siemaneczko, witam serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. <grym> Dokładnie. Całe, nie, ca, całe prawie 24 godziny. Znaczy, Standardowo. Nie, na początku widzowie, nawet. Jak możecie, napiszcie, jak wygląda sytuacja? Czy dobrze nas słychać? Czy dobrze nas widać? Czy wszystko jest OK? Bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ten turniej, żebyście tak. wszystko mieli idealnie. To jest najważniejsze. Pamiętajcie no i dzisiaj przed nami spore emocje bo proszę państwa, będziemy mieli już takie totalne finały poznamy, która drużynka zwycięży, wczoraj tylko tak szybko przypomnę, że naprawdę z świetnej strony pokazała się drużyna Food Esports, którzy zdobyli aż 3 winy na 3 możliwe, mieli 0 porażek, 3 zwycięstwa drugie miejsce zajęte przez drużynkę ANR gdzie gra Rama, czyli Polak, no a tutaj faworyci, czyli Reply, Totem i SK Gaming poradzili sobie wczoraj trochę gorzej czy można wysłać donate? Niestety nie gdyż postanowiłem, że nie będę, czy na tym skupimy się na turnieju? aczkolwiek można na super czacie albo wspieranie dawać. No. Więc jak czempion tak stawiasz? Kto według ciebie dzisiaj zwycięży cały ten turniej po tym co wczoraj no, oglądaliśmy? Zobaczymy, po tym co wczoraj oglądaliśmy, Futris sporo pokazały się z bardzo dobrej strony. No i powiem szczerze, że możliwe, że oni tutaj udają się wygrać. Mam na pewno są największymi faworytami, no patrząc po wczorajszym dniu. Widzowie, zostawcie jak możecie od razu łapeczkę w górę na dobry start live'a. Bardzo będę wam wdzięczny za to. Oczywiście, że cię pamiętam Diamond. Kto może zostawia łapę w górę i napiszcie w komentarzu, kto z was był wczoraj na live'iku, chociaż przez chwilę ja tam Was kojarzę w większości widzę, że dużo osób z wczoraj jest. Cześć, w Mano, cześć, Salixo. Hej, no Zobaczymy, Zobaczymy, kogo ja tutaj kojarzę, ale tutaj kurczę, za. Hej, hej, hejka. No widzowie, ja myślę, że turniej już tak za niedługo się rozpocznie. Jeszcze nie mamy pasty co prawda? Trzy minuty nie zostały. Pewnie gdzieś tak za parę hmm. minut już. Będziemy Mieli pierwszy meczyk i jak w ogóle wygląda dzisiaj sytuacja. Jeśli chodzi o mecze wizowe, ja wam to pozwólcie, że pokażę na Twitterze, bo tutaj według mnie jest taka najbardziej y, ogarnięta grafika. I spójrzcie na to, jak to się dzisiejsze meczki będą prezentować. Mamy y, tak, jakby dwie oddzielne drabinki. Drabinka przegranych, czyli ta na dole i drabinka wygranych. I z drabinki wygranej drużyna, która wygra, czyli albo Foot Esports, albo ANR, przejdzie już do wielkiego finału, a która przegra, spadnie do tej niższej drabinki i tam będzie się musiała mierzyć z zwycięzcą meczu SK Gaming kontra Replay Totem. No i kto wygra, czy właśnie ta drużynka, która przegrała w pierwszym meczu, czy SK Gaming, albo Replay Totem, to oni przejdą do finału wielkiego, gdzie będzie czekać na nich zwycięzca z tego meczyku pomiędzy Foot Esports a ANR. Mam nadzieję, że w miarę jakoś wam to wytłumaczyłem, starałem się, widzowie. Tak to Dok wygląda. Dokładnie. Teraz na ekranie mamy pokazane wczorajsze wyniki. Oj, to, czekaj, ja, to jak ja też czekaj. pokażę, już widzą, żeby wszystko widzieli, bo to jeszcze nie przełączyłem. Tak. Ehm, proszę bardzo, widzowie, oglądajcie. Mamy ehm, tutaj tak, właśnie w... się prezentuje bilans. Mamy tutaj pokazany bilans Foot Esports z bilansem 3-0, ANR2-1, SK 1-2 i replay. To tym najgorzej wczoraj wypadł, ponieważ nie wygrali żadnego spotkania. Dokładnie. To jest tak. naprawdę. Niby faworyci, a jednak nie. No mi się wydaje, że iSK Gaming Kiry płyta e, zawiodło, a tu właśnie tak jak wcześniej wam pokazywałem, mamy dzisiejszą drabinkę, której wyprzedziłem i wam ją pokazałem, ale no spoko. Hmm. Widzicie teraz dokładnie jak to wygląda. E, tak. No jestem. Czyli ciekawa, mamy, czy... czyli, czyli, teraz pierwsze starcie. Obstawiam, że będzie tutaj e, vs ANER. Wiesz, i co? oni się... tutaj właśnie nie wiemy, kto będzie miał pierwszy. To jest no ciekawy. właśnie tak mówię, że obstałem, że to będzie pierwsze spotkanie i zwycięzcy tego przejdą do grand finału, a niestety osoby, które przejdą, drużyna która przejdla do lower finału, czyli będą walczyć najprawdopodobniej o trzecie miejsce. Generalnie sprawa wygląda tak, że nie wiemy mordeczki, który mecz rozpocznie całe to nasze dzisiejsze wydarzenie. Czy fut esport czyli od razu meczek, gdzie jedna drużyna przejdzie do wielkiego finału, czy najpierw meczek przegranych, czyli SK Gaming z Reply Totem. No generalnie zazwyczaj są te meczki przegranych chyba jako pierwsze, więc możliwe, że SK Gaming to jest zacznie z Reply. No ale zobaczymy, zanim go się na pewno dowiemy. Ale NR dobrze grali, oj to prawda, no. Kto był wczoraj na live, na pewno pamięta. Też serena. ANR bardzo dobrze wczoraj grało. No, niestety, przegrali z Foot Esports i, no, cóż mogę powiedzieć? No, i mamy pierwszy meczik, będzie to okay, ANR vs by Foot Esports. Okej, okay, to już przełączam widzowie, żebyście widzieli, tak, rzeczywiście. Tutaj już dokładnie mamy wszystko podane, jak to wygląda. Patrząc na ten czas, skończymy dzisiaj o 20.00 widzowie, ale wszyscy wiemy, jak to było wczoraj, troszkę się przedłużyło. No, ale myślę, że mniej więcej gdzieś tak to będzie trwało. Mamy cztery mecze, proszę Państwa: Foot Esport ZNR, od tego sobie zaczniemy. Godzina 18.00, czyli już praktycznie będzie zaraz startował. Za niedługo będzie wybieranie postaci, bany i tak dalej. Gdzie Zeta? Zeta odpadła. Zeta nie ma, bo w wcześniejszym etapie odpadli, wiecie? Zeta odpadła, tak. Zeta odpadła a tak, to czekamy na te spotkania, które są naprawdę no, ciekawe, wczoraj mogliśmy oglądać bardzo ciekawe spotkania, bardzo długie spotkania, bo niektóre mecze no tak. e, wszystkie setów zostało zagrane Dzięki, wielkie diamond, mega mi miło. No, co mogę tutaj Wam powiedzieć? Ten pierwszy mecz, który będzie, na pewno będzie mega ciekawy. Kto był wczoraj na live, to ANR z Foot Esport zrobili wielkie show. I mimo, że nie ma ZDW, że na tym turnieju, to mamy naszego Polaka rodaka w tym turnieju. A dokładnie to w drużynce ANR gra Rama, myślę, że kojarzycie, i dzisiaj będziemy mu też kibicować. Tak. Dlatego możecie napisać teraz na czacie. Nie wiem, czy Toriemu mu się chce robić ankietę, czy nie. Myślę, możecie napisać. Zaraz robię wam ankietę, nie ma problemu. Możecie Generalnie napisać. Tak. Możecie no, może... napisać, kto według was zwycięży, No, możecie napisać, właśnie. Czekamy na to. Kari, ja tak, dodawałem do znajomych w ten kod, co mi podałaś i wyskoczyło, że masz zbyt wiele oczekujących zaproszeń do znajomych, więc no nie miałem ci niestety jak dodać. Dobra, wracam, żeby tej widzowie chwilkę na nas popatrzyli, a ja w międzyczasie stworzę wam od razu ankietę, widzowie, tak na dobry start tego live'ika, żeby każdy z was mógł sobie zagłosować na to, kto po prostu wygra w tym pierwszym meczu. Do końca jestem za NR, mówisz? No, to widzę, że tutaj za Polakiem, bardzo spoko. Dobra, kto wygra... Tak, wam tutaj zadam pytanie. Oczywiście przypominam, że Fut Esport wczoraj zaprezentował się lepiej o TNR, więc teoretycznie to oni mogą być faworytami. No, wiesz, ale no wszystko, może, wszystko może się zmienić, zobaczymy. Um, to są prof, o, profesjonalne drużyny, tak. które już każdy z nas prawdopodobnie zna. Więc no, jak w tych profesjonalnych drużynach się dzieje, w tych profesjonalnych meczach, no to oczywiście wszystko może się zmienić. Wczoraj wygrali, dzisiaj mogą mieć gorszy dzień. Bardzo możliwe, wiesz co Kari, e, tutaj dalej o tym kodzie przecież wejdź sobie w ustawienia i tam powinnaś mieć wyłączone e, możliwości chyba tam w, wysłanie do znajomych czy czegoś, tak? Musi mieć to wyłączone, pewnie masz wyłączone i dlatego nie działało. Czy oglądam mecz realu? Nie, nie oglądam, ja tu mam live'ika, mordeczko. My tutaj mamy mecze, tu są najciekawsze spotkania, proszę Państwa, tutaj dzisiaj <laughs> będzie się działo. <laughs> Będzie się działo, będą emocje, Tori będzie krzyczał, jeżeli Aner myślę, tak, przejdzie myślę, dalej. Siema, Doć, witam serdecznie. Wczoraj było kilka takich ciekawych akcji, które naprawdę mnie zaskoczyły. Na przykład w ostatniej sekundzie było jedno odwrócenie meczu, to było podejście na napadzie, gdzie w ostatniej sekundzie tam komuś udało zdobyć te najważniejsze procenty. Tak, to było, to było starcie na pewno SK Gaming, tylko już nie pamiętam okay. z kim. Ja to tak z... dokładnie nie pamiętam. Obstawiam, że to było starcie z Replay Totem na hejście właśnie i Możliwe. tak naprawdę... 1% decydował o tym, tak. kto wygra. Jutro też, jutro będzie. Dzisiaj mamy finały, więc to już jest ostatni dzień tego turnieju. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą te drużynki. Czy lubisz story Minecrafta? No, jak najbardziej, jak najbardziej. Ogólnie powiem ci. No, nie, dobra, po, potem to ci napiszę. Nie będę mówił tutaj o takich rzeczach okay. na razie. No, więc... tak to wygląda. Douch, tak, jak najbardziej się da, ale dobra widzowie, bo my tutaj gadamy, gadamy, a już jest 18.02 i wyczekujemy zaraz y, tych banów i wyboru zadymiarzy. Zaraz już pewnie przydzielą nam tutaj to okno i będziemy mogli sobie oglądać, jakich zadymiarzy będą wybierać proplayerzy. Tak, jaki zostaną zbanowani, jak i, jak i, Jakie postacie wybiorą. I czekamy, czekamy z cierpliwością. Gadamy czy oglądamy. No wiesz, Iwona, to nie od nas zależy. Czekamy, po prostu jak już będzie mecz, to nam go oczywiście puścimy. On już zaraz będzie startował. E, tam wiecie, pro playerzy się muszą wbić do pokoi w brawlu e, o! i tak dalej. Mamy tutaj przedstawienie drużyny w Sports. sport. A, wiesz, musisz znowu cofnąć sobie o 3 sekundy. No jakim cudem! Okej, okay, a ja wam pokazuję widzowie, żebyście widzieli składy Symantek OP i Drake. No kto wczoraj oglądał, to wiecie widzowie, że to było przepotężne. Symantec OP i Drake. to trio naprawdę rozwalało wszystkich. Drake robił mega robotę, Opi te podjazdy Między innymi na stylu. Symantek też świetnie grał, no, każdego można z tej drużynki pochwalić. Wiesz kiedy mniej więcej będzie następny live? Jutro, jutro wam się postaram i zrobić. Chociaż nie no myślę, że tak, myślę, że jutro gdzieś wieczorkiem koło 19 wam się postaramy zrobić kolejnego live'a, um, Champion to Bambik nie ma fałodców, no, nie wiem. Nie wiem. O nie, nie ma fałdowców. O nie. No, no, niestety. No więc tak się prezentuje składzik Futsport. Jak będzie pokazany składzik ich rywali, w którym oczywiście gra rama, to zaraz wam przełączę na to. Na razie tutaj możecie na nas popatrzeć. Witamy, witamy. Wczoraj była świetna zadyma. Oj, to prawda, niektóre mecze wczoraj były przepiękne. Gdzie głosować? To nie jest turniej, to nie są finały Mistrzostw Świata w Brawlu, nie są miesiąca, finały i tak dalej. Więc głosować na słońce Super się nie da, ale ja oczywiście wynagrodzę osoby, które dzisiaj będą na moim live. I na pewno jakieś też nagrody będą tutaj rozdawane dla Was. Okej. Okay. Kurczę, ja więc przełączam. zostańcie do końca, oglądajcie. Oglądajcie, świetnie nas. jest tutaj... Giga Szefem. Dziękuję, mordeczko. Mamy tutaj mordeczki, pokazane już składy Cyclone, Mebius, Rama i Alex ZZNS. Jeśli chodzi o NR, tak to wygląda. Cyclone, Mebius, Rama, Alex. Ja tam głównie, no wiadomo, poza Ramą, to nie licząc ramy, to pamiętam akcję Mebiusa z wczoraj. i no, Zapamiętałem je, bo naprawdę spoko grał Mebius. Tak. Nie, ale Rama wczoraj też pięknie grał. Nie no, właśnie. Rama to nawet nie mówię, to tak jak wiesz, wspominałem wczoraj, że no, robił mega różnicę i był chyba no, jednym z wyróżniających się graczy na pewno na turnieju. Mógłby walczyć o miano MVP śmiało. No, Ale zobaczymy, co dzisiaj pokażą. Na razie jeszcze oczekiwania na bany oraz piki. Wczorajszy yes. dzień to jest co innego niż dzisiejszy. Pamiętajcie, widzowie, dzisiaj ktoś może być w lepszej formie, ktoś może mieć nawet lepszy humor i to też może mieć wpływ na grę. E, więc no po prostu zobaczymy, czy jednak zwycięzcy wczorajszego dnia Foot Esports utrzymają tą formę. E, I zakończy się dzisiejszy dzień też ich zwycięstwem. Ja jestem chory, o to, że ci zdrówka, co wolić koczkówkę czy piłkę? Wolę piłkę nożną. E, jutro z myślę, że będzie tak. Elo wszystkim się maneczko, gra Tripe. Nie, Tripe też nie gra. E, no, cztery drużynki, które tutaj zostały, to tak jak mówię. SK Gaming, myślę, że dobrze wam znane. E, tego tego Replaytotem, też chyba nie muszę ich przedstawiać. Następnie ANR, czyli ekipa z Ramą w składzie i Food Esports, czyli dosyć świeża drużynka, ale drużynka złożona z graczy, którzy naprawdę ogarniają. Między innymi Symantek, tam gra, który kiedyś grał w SK Gaming, jeszcze niedawno. Gra tam Dredge, który jeszcze niedawno grał w tribach, więc no drużynka jest naprawdę doświadczona. Tak to się prezentuje. Coś tu jest, że emocje będą duże przy ostatnich rundach. Oj, to na pewno, to na pewno. Tak, na pewno, ale teraz mamy już przełączoną na scenkę z ja banami i Ja jeszcze nie mam. No, ja nie, nie mam, przełączam wam żebyście widzieli. O, proszę bardzo! Pick and Bans, tak to się prezentuje. No i teraz proszę Państwa, będziemy widzieć, jakie postacie będą banowane. Wszystko tak. dobrze, wikusiu. Cześć na full pierwszy, pierwszy tryb: Dueling Battles, tryb Hot Zone. Potem ehm. mamy Pit Stop Haste, okay. In Hold Hunt jako trzeci tryb zadyma. Hard Rock Mine jako czwarty, jako game i Shooting Star. Jako Banty i wszystkie te mapy widzieli mogliśmy zobaczyć tak. we wczorajszych Były spotkanie. one wczoraj, nie wiem czy w takiej samej kolejności, tutaj nie, nie pewny. Tak. W innych kolejnościach tak, były. w innych kolejnościach, tak. ale na pewno je wczoraj oglądaliśmy, więc myślę, że możecie je kojarzyć. No i pewno były pierwsze mam... bany. I już na pewno już mamy bany czyżby znowu mi się szczyt. Tak, szczęście są, są, są bany już jak najbardziej, tam dwie sekundy różnicy jeszcze nie jest tak źle. E, ile meczów dzisiaj? Dzisiaj cztery mecze wczoraj mieliśmy 6, dzisiaj o dwa mniej, więc dzisiaj się live'ik będzie troszkę krótszy, dlatego tym bardziej mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Z góry dziękuję każdemu kto będzie e, No i oglądamy widzowie Mamy już wziętą Mac ze strony Footy Sports Dokładnie, na Luzi korzeczek, mm. spoko e, Wiesz co, glitch trap, no w moim kranie przyjmujemy od 30 ponad tysięcy pucharków, więc niestety na no, z nie dasz rady wbić, ale wbijaj pucharki, może na się uda. Cześć Meg wzięta po stronie Food Esports, zobaczymy jak będzie użyta, to jest zone, więc no, z ultem na pewno może coś zrobić sporą różnicę. Tak, mamy również zbanowanego Barleya, Kiełka oraz Squika, poko Penny oraz Bee, czyli postacie, które widzieliśmy wczoraj i robiły naprawdę e, kosmiczną robotę, Oj, przynajmniej prawda. Barley oraz y, y, Kiełek. W ogóle, Czemu, możesz to przeczytaj mi tutaj ankietę, jak to wygląda, bo bym Ci a, wiedział, bo ja osiągnąłem jakiś czas temu, więc myślę, że widzowie już głosowali. Ja 6 tylko... minut temu dokładnie, o, okay. 97 głosów, 98, 100 głosów. 100 głosów już, no to każdy sobie się a, zagłosuje. A NR, 71%. Foot Esports 29. Czyli tutaj chyba widzowie bardziej obstawiali poprzez to, którą drużynkę wolą, a może nie tyle poprzez wczorajsze wyniki, bo wczoraj lepiej zaprezentowało się Foot Esports. Oczywiście to był wyrównany mecz, bo tam bodajże wygrali 3-2 tylko za NR, więc mogło być to też w drugą stronę. Czemu nie ma Weniego? Weni będzie na finałach miesiąca Brawl Stars, więc też go za niedługo zobaczycie. Spokojnie dzisiaj, Ja czempionek. Tak. Mamy wziot... mecz dzisiaj. Sorry, że przerwę to już odpowiadałem, ale powiem jeszcze raz. 4 mecze. Wczoraj było 64 4. Cztery meczyki, cztery meczyki. Mamy już tutaj cały skład Food Esports. Mamy Bell, Crowa oraz Meg. Tak, tak I czekamy na tej. jeszcze jedną postać ze strony ANR, ale tutaj doszła postać Stu. Wiesz, co Paweł chyba odpadł, tak? Wydaje mi się, że tak. Hej wszystkim, dokładnie, możecie zostawić łapkę w górę, tak jak Alex pisze z góry dziękuję, jak zostawicie, dobijamy widzowie 100 łapeczek. No i czekamy sobie już na ten meczyk z niecierpliwością. Zobaczymy w jakim stylu rozpoczniemy dzisiejsze zawody. Czy już pierwszy mecz pokaże nam grube emocje, myślę, że na pewno tak będzie, bo są to dwie drużyny, które wczoraj poradziły sobie najlepiej. Ale okej, okay, champion, może teraz ciebie zapytam. Na kogo ty w tym meczu obstawiasz? Mówię, że futesport, tak? To już kojarza? mówiłem, że wczoraj dobrze zagrało. Więc e, ja tutaj obstawiam ANR. Okay. Footy, dobrze grało w Foot nawet bardzo dobrze wczoraj grało, były wyrównane meczyki, przynajmniej no, ten. Grało najlepiej Sports, jakby nie patrzeć do no wygrali. No tak, footy, no, było wyrównane starcie pomiędzy właśnie ANR i Foot wczoraj, ten przedostatni meczyk, ale tutaj coś czuję, że ANR może tutaj jednak pokazać trochę. Skocze, więcej niż mówisz, wczoraj. że odrobili pracę z wczoraj i dzisiaj na radę. Tak. Myślę, że tak. I mamy. Tak, pierwszy... meczka się zaczyna, widzę, że mamy idealnie, więc mordeczki startujemy. No co tu dużo mówić? Czas na wielką bitwę. Symantek już dosyć agresywnie, trafia po raz pierwszy w noba. Nowa też możecie każdy ze wczorajszej gierki, gdzie robił sporą robotę. W ogóle z tego co każę, to nob nie był przedstawiany w prezentacji zawodników. Tutaj go dopiero teraz pokazano, ale mniejsza o to. Już są pierwsze procenty zdobywane. 3% jeśli chodzi o OP On to głównie nabił w drużynce food. Na razie troszkę wycofany, ale rama mocno oberwał. Musicie chować. Jest tam troszkę zagrożony, bo Drake cały czas go kontroluje. Świetne wejście Drage'a, rywali, Znowu rama dostał i kłopoty ramy. Niestety deda. Nie najlepiej widzowie zaczyna się to dla NR. Teraz każdy z was niech pisze na czacie, za kim jesteście w tym meczu, kibicujcie swojej drużynie. No a my oglądamy symatyk już z ultem. tamek jest dużo silniejszy jak dwa załączonego ulta, a co więcej? Kolejny ult, u tej mek jest już nabity, taki podwójny, tak zwany na tej mek Ale Rama bardzo odważnie. Podjeżdża teraz, OP, OP używa ULTA! Chyba nie zdążył uciec, niestety Rama. No szkoda, nie Najlepiej Polak zaczyna to spotkanie. Oczywiście, dalej mu kibicujemy. Widzowie, e, troszkę te procenty są nadrabiane. E, jeśli tutaj chodzi o drużynkę ANR, jak widzicie, one cały czas rosną, i zaraz będziemy mieli praktycznie remisową sytuację. Bardzo dobrze teraz, no, nope, rozwala Symanteka. W końcu rama podjechał tak, jak chcieliśmy. Tak jest, rama z ważnym kilem I robi się lekka przewaga ANR. W tym momencie może być to kluczowe, gdyż zaraz będzie 50%. Minuta 40 do końca meczyku. Symantek tutaj, oj, skupił się nad tym wejściem i dobrze je wykorzystał. Mimo wszystko został trochę wycofany. No, nope jest tutaj też czujny na Loli. Jak widzicie, ult użyty, podwójne ego od Loli może tutaj zrobić sporą różnicę. OPI po raz kolejny podjeżdża. Kto wczoraj oglądał, to pamięta też te podjazdy OPI na Kruku. No i on dzisiaj robi to samo. Nic się nie zmieniło, proszę państwa. E, witam 111 osób. Dzięki, że jesteście. Każdy, kto może wali łapę w górę, mamy naprawdę spore emocje. Wielka przewaga NR w tym meczu. Drużyna z Polakiem, czyli z Ramą, bliska zwycięstwa. Słaby ult w wykonaniu Mebiusa, niestety. Rama też ma mało hap, ale chyba przeżyje. Chyba mu się udało dreć z problemami. I co teraz zrobi Rama? Wyczekał na spokojnie zwycięstwo ANR, nice! Tak, ładnie tutaj ANR wygrało, na razie jest 1 do 0 właśnie nad yy, jeżeli chodzi o me tym, ten mecz na Lidze Mocy, 1 do 0 jeszcze zobaczymy co tutaj pokażą, ANR na razie na prowadzeniu Widzę, że widzowie też bardzo zadowoleni że ANR tutaj ma przewagę, wiadomo, że bardziej kibicujemy Polakom. dobra czempion, on daje ci głos bo Mamy, już, z tak, mamy, mamy już tutaj kolejny mecz, Opina na środku, Symatek na lewej, Drake na prawej E, rama na środku ze 100, tutaj stara się przejąć jak najbardziej, e, najwięcej procent, e, procent strefy oj tutaj już lekko był obity rama, 200hp chyba na jego koncie, 120hp tutaj Symantek agresywnie na mech podjeżdża, dredge z eliminacją już przejmują tą strefę f, zawodnicy fut i sports ma naładowanego ulta również e, Symantek, tutaj za chwilę będzie podjazd ze strony ANR już tutaj się szykują. Lola od lewej strony. Już tutaj obija, ale jest również odpowiedź ze strony Symanteka. Rama tutaj bardzo agresywnie. 2000 HP na jego koncie. Jest podpalony. Przejęty Rodek na razie. Rama tutaj cały czas piękne uniki wykonuje na środku. Dredge tutaj trafia w tym momencie. 400 HP na koncie. Jednego z zawodników ANR OP w krzakach. oj, OP z eliminacją Rama, niestety ginie. Już tutaj Mek, Symantek, pięknie użyty ult. I teraz Noob ma w tarapatach 100 HP na jego koncie. Niestety nie udaje mu się przetrwać. Symantek z eliminacją Rama, 1000 HP na jego koncie. Piękny podjazd Mebiusa. Eee, Tom Bonnie. OP tutaj stara się je obijać cały czas 50, 100, 60% strefy ANR. Teraz no, walka powiem tak, po że stronie. chyba ANR wygląda lepiej troszkę na tej mapce i ma przewagę na Football Sport, Widać to i w pierwszej rundzie, i w tej. Dokładnie. Tutaj widać lepszy dobrany team comp pod względem. Ataku, jeżeli chodzi o ANR. Symantek, tutaj bardzo mocno pijany, 500 HP na jego koncie, musi uważać. że dreć z eliminacją również. OP, tutaj piękny podjazd, Nup również zostaje wyeliminowany, ale jeszcze zgarnia Symanteka. Minuta 7 do końca. 84 do 64 w tym momencie przejmują zawodnicy i e sport teraz Mebius podjeżdża, zgarnia tutaj Draj'a ze sobą. Oj, z eliminacją Nub, Zostaje Symantek versus nub. Symantek traci tego. Tego swojego robota, 400hp, Symantek jeszcze z eliminacją Mebius tutaj na środku, IOP jednak udaje się wyeliminować i, I mamy przejęta. ANR. ANR! Po raz drugi! Dlatego bardzo pewnie wygrali na tej gorącej strefie No wielkie brawa tajwizowe za drużynki ANR, bo naprawdę świetnie się pokazali Rama słaby? Oj nie powiedziałbym, w pierwszej gierce grał lepiej, w drugiej może troszkę słabiej Ale to nie był słaby poziom, bo on też tutaj bardzo pomógł, jego drużynka zwyciężyła Siemadu, no, witam wszystkich. O, dziękuję. papież przez RZ, dziękuję bardzo za zodwiarskie wspieranie. Dzięki. Wam też, Widzu, polecam. Wspierać mój kanał, około wszystkich subskrybuj macie. Wszyscy z góry dziękuję. Um, oczywiście, wspierających będę pokazywał Ale na Ale patrz na odcinku. statystyki, tutaj, tak, jeżeli chodzi o są z, pokazane. Od Bedy mamy 18 do 19. Jeżeli Strasznie chodzi o. Wyrubane. 90 do 69. No tutaj no. trochę już, mniej. już widać tą różnicę, nie? Tak samo jak w regeneracji życia. 14 tysięcy do 36 tysięcy to jest już też taka różnica. Jeżeli chodzi o ANR, tak. naprawdę potężny damage dostawali. Wiesz co, Prawol, masz chyba rację. No nopy na tych wcześniejszych finałach miał inny nick, teraz sobie troszkę zmienił, ale dosyć i tak dalej ma podobny. No, szacun na tych, którzy zostawili łapkę, dokładnie, Dorota. Dobrze mówisz, a wy widzowie jak oceniacie ten pierwszy meczek. No wielki szacun na pewno dla ANR, ale też wielki szacun dla Adamiksa, który wleciał ze wspieraniem na moim kanale. Dziękuję, Adamix za wspierankę, mordeczko. Drugi wspierający już dzisiaj. Wczoraj mieliśmy czterech, zobaczymy, czy wyprzedzimy. Tu macie powtórki jeszcze w tle. To nie jest nowy meczek, jak coś co są powtórki tego pierwszego. Przypominamy 1 do 0 dla ANR, gra się do trzech o ile się nic nie zmieniło, bo wczoraj się grało do trzech, wydaje mi się, że tak. Więc widzowie, na pewno czekają nas jeszcze emocje w tym meczyku. Wczoraj troszkę lepiej, przypomnę, kto nie był, pokazało się Foot Esports, a dzisiaj ENR prowadzi z nimi, więc ma szansę tutaj um, jeszcze, jeszcze odwrócić losy tego meczyku. Zobaczymy, jak to będzie. Um, tutaj chwilkę możecie teraz na nas popatrzeć. Um, właśnie piszcie coś, bo jest ponad 100 osób na live widzowie. A na czacie jest cisza, tak wolno to leci. Ja tutaj chcę wam odpowiadać, chcę mieć z wami kontakt, więc jak ktoś ma jakieś pytanka, chce popisać, to śmiało piszcie. Brakuje konkurs, będzie, ale nie zradzam jeszcze jaki. Oj, Tory, tutaj trzyma w napięciu widzów. Czasem a teraz trzeba. mamy już, mamy no, już, już kolejny Pick and Mance. Widzowie widzieli wszystko. I już jest w ogóle pierwszy zadymiar wybrany. I i u strony Food Esports i u strony ANR. Jak widzicie, Serge wzięty przez Food Esports, a u przeciwników wziętego mamy Bula. I oczywiście warto wspomnieć o mapce. Jest to pit stop na napadzie. No, pod pit stop Bull może być mocny. Zależy też, jaki team comp mają pod tego Bula. Mamy również wziętego Daryla ze strony Food Esports. Ja coś czuję, że ten, na tym bólu będzie grał Rama. Nie wiem czemu. Ale tak ktoś w głębi duszy tak czuje, że będzie. Ja chyba myślę, że, myślę tak. że nie. Zobaczymy, kto będzie miał rację. Mam troszkę większe szanse, bo wiesz, ty masz tylko Rama, a u mnie dwóch innych zawodników może grać tym bólem? Wydaje mi się, że Rama nie ma tak. nie będzie grał. Zobaczymy, jakie postacie będą kolejne wybrane. Tak. Wczoraj Rama pokazał się z dobrej strony z tego co że też na pewno w jednej gierze się na kolcie. Do... Nie, czekajcie, to był kolcze. Już tak dokładnie nie pamiętam, ale taki jeden zanim był, którym grał wczoraj Rama i naprawdę świetnie mi. Mówi... Max, to chyba Max. Max, to był Max. Tak, to był, Max to tak, był To była Max, to mi się przypomniało. Ale okej, okay, Bonnie jest wzięta. O, Bonnie jest o, wzięta. To... Ciekawy. Oj, tu może być ciekawy w team comp, jeżeli chodzi o NR, ale wspomnijmy również o banach, jakie są. Mamy tutaj El Primo z NITE Max, czyli pułkownika Rafsa rozkolet i również wzięty Otis przez zawodników okay, ANR. czyli mamy już cały team wybrany przez drużynkę ANR. Spoko Grisztlam, dzięki, że jesteś. Też Ci dziękuję bardzo Daful, dziękuję każdemu, kto siedzi tutaj z nami na live'iku. Myślę, że warto będzie oglądać te mecze, bo widzicie już po tych pierwszych mapkach, że dzisiaj sporo emocji. No i są już całe drużynki wybrane. Obczajcie na to. Barley, Daryl i Serge u drużyny Foot Esports. Na napad może to być bardzo ciekawa drużynka. A ANR za to wybrany Otis, Bull i Bonnie. Tak, obydwa tym kąpy wyglądają bardzo... Fajnie. Eee, tutaj, jeżeli chodzi o stronę ANR, Otis będzie bardziej w obronie albo po prawej stronie i będzie Bonnie albo Bull podjeżdżały, podjeżdżały, właśnie safe zawodników Food i sports. Widzę, że widzowie zauważyli na czacie, że ANR wybrało taki składzik dosyć nietypowy. Ja nie oceniam, czy on jest zły, czy nie. Wydaje mi się, że nie jest zły. Eee, aczkolwiek, rzeczywiście muszę to przyznać, że ten składzik jest nietypowy, więc zobaczymy, jak będzie im szło. A my już zaczynamy pierwszą giereczkę. Eee, w sumie, no, to już jest pierwsza giereczka na napadzie, bo wcześniej mieliśmy Hot zone który padł łupem. ANR. Zobaczymy, czy teraz też utrzymają tą formę. OP na środku tym serżem. Został w sumie sam na trzech, a zobaczcie jak z lewej strony Symantek razem z Drage'em od razu agresywnie atakują. Udało im się przedrzeć kłopoty Symanteka. Niestety musiał już dednąć, ale bardzo mocno obijany save. O, lewcia, widzowie. 66%. No więc mocny start. Mocny start tutaj w wykonaniu tej drużynki. Foot Esports agresywnie zaczyna. Mebius czeka z ultem i co on zrobi? Czy będzie podjeżdżał ten save? Wydaje mi się, że tak. Świetny skok Mebiusa, ale od razu bardzo czujnie OP, już wrócił do obrony. Rama podjeżdża! Miałeś rację w ogóle, że Rama gra bólem. Gratulacje dla Ciebie, czempion um, Ale zobaczcie, Symantek też cały czas punktuje. Na razie dosyć wyrównana akcja, chociaż z lekką przewagą drużyny Foot Esports. Coraz mniej procent na sejfie ANR. Rama musi troszkę bardziej przeatakować, on ma ciężko, no bo wiemy, że ból jest dobry na blisko, ale najpierw, żeby było blisko, to musi podejść do tych rywali albo do sejfu. No a tutaj troszkę mu w tym przeszkadzają. Znowu Symantek przedziera się z prawej strony. Ma tam praktycznie wolną przestrzeń, więc kolejne procenty będą nabijane. Rage teraz tutaj bardzo odważnie na środku, zdobywa killa, ale no oni się muszą bronić, bo już coraz mniej procentów, 26 A Mebius prawie całe życie jeszcze ma ulta naładowanego, więc powinni jakoś z tego wyjść, dokładnie Mebius z lewej strony się przedziera, środek przyjęty tym razem przez ANR, no i muszą w końcu ruszyć Dobry podjazd Ramy, lecz czy coś to mu da? Samemu będzie ciężko pokonać dwóch rywali, tym bardziej, że Rage tutaj był na to przygotowany Dobry teraz podjazd Mebiusa, no oni już muszą ryzykować Gdyby nie to, to byłoby po nich, minuta do końca ale ten Barley robi tutaj spoko robotę. Symantek cały czas punktuje. A to rywali, a to save. E, obija tymi swoimi butelkami. No i to jest duża przewaga. Teraz co prawda, denną. No, tutaj a... z wielkim szczęściem jest zwycięstwo. Tak, tutaj ładnie podejrzewaj. Ten Barley naprawdę robi tutaj robotę. Bardzo mocno obija ten save. Nawet tak. Oczupinkę powoli obija ten save, ale i tak jakieś procenty zabiera właśnie zawodnikom ANR. No tym razem fut Sports nie dało rady wygrać, co oznacza, że będzie na pewno wyrównany meczik. Dokładnie, mamy już kolejne starcie. Tutaj ANR versus FuT Sports na, hot, na hejście. a ja tutaj OP po lewej stronie, już tutaj się szykuje na Ramę, który gra na bólu. Ehm. Mebius tutaj na środku, z walka z Drage'em, ale Drage tutaj z eliminacją, również nów fraguje w tym momencie, podchodzi od prawej strony Symantec, już tutaj zadaje pierwsze obrażenia e, Seifowi Aner. Widzę, że Rama tutaj dużo tutaj... widzów pisze, że jednak jest przewaga w tym składzie food, że mają o wiele lepszy składzik na tą mapkę. Tak, mają o wiele lepszy ten Barley, w szczególności na, naprawdę robi tą robotę. Oj, teraz się dorwali do tego sejfu zawodnicy Footy i sports i będzie teraz siedziało 30%, 29, 26. Teraz musiał cofnąć Symmantek, bo jego teammate został wyeliminowany, też również został lekko obity z za zawodników e, Footy i sports. Tutaj nóg na środku, stara się teraz odciąć. Generalnie Tutaj... Trzeba przyznać, że ta rundka już będzie raczej zdobyta przez Food Esports. Jak tak patrzymy, co tutaj się dzieje, tak, to tutaj nie ma, będzie miało. Tutaj, tutaj nie ma szans praktycznie ANR się wybronić. To jest właśnie to, więc pewne zwycięstwo Food Esports i to oznacza tylko jedno. jeden do jednego w mapkach na razie i zobaczymy, jak będzie dalej. Czy jednak Food Esports dzięki temu zwycięstwu tak się podbuduje, że zwyciężą 3 do 1, czy może ANR w końcu się obudzi po tej giereczce i zdobędą kolejne punkty? Ciężko powiedzieć. No tutaj zdecydowanie lepsza była drużyna Foot Esports. Tak, na pewno widać było, że tutaj lepszy zgranie mamy w tym momencie zawodnicy Foot Esports. Bardzo szybkie starcie, bardzo agresywnie i skutecznie. I w sumie bardzo mało killi, e jak tak patrzymy na staty, 9 tak. na cały meczek, ale nie ma co się dziwić, bo jednak to był krótki mecz, serio szybko to bardzo minęło. Tak, 9000 regeneracji życia, 21 AN rodziwo. To jest taki standardowy, widzę, że wynik, jeżeli chodzi o reingracje życia, ale natomiast mało bardzo, mają właśnie futy sport 9409, za dany mecz 60 900 69 000 prawie 70 Food i sports. Yy, tak, dokładnie. Generalnie to się Siemanko Konstanty. Witam Ci serdecznie. U mnie wszystko spoczko. Witam wszystkich widzów. Cześć, Magdziak. dzięki dzięki, że jesteście. Pokażcie mi się na czacie, kto tutaj z nami siedzi i kto ogląda. Mamy też jeszcze powtórki pokazywane. Będziemy oczekiwać na kolejną mapkę. Kurczę, nie pamiętam, Czepion, jaka była ta kolej... jaki był kolejny tryb z tych. Wydaje mi się, że Brobol. Nie dam sobie ręki uciąć. A, e, ale wy... chyba Brobol. Mi się był. też wydaje, że Brobol. E, Bandy jest ostatnie, GameGrab jest przedostatni, więc Brobol teraz w tym momencie powinno okay. być. Albo GameCrab. Ja albo, lubię bardzo oglądać Brobol, a zobaczymy, jak tutaj będzie Lepszym piłkarzem browstarsowym dzisiaj. Boski Siemaneczko, cześć, Prawo, uszanowanko, witam. Dagmara, pozdrowionka dla Ciebie, pozdrawiam każdego widza, który tutaj tak. z nami ogląda. Pinhole okay. Punt, tryb e, Brauball, jak już tutaj powiedzieliśmy. I jeżeli chodzi o bany, mamy tutaj e, w, Max, Peny. Poko Sergia, Ems oraz y, twoją ulubioną postać, czyli tak, Spike'a. Spike niestety jest zbanowany, nie zobaczę go, ale za to inna legenda jest wzięta y, przez ANR. Jest to kruk, jak widzicie, więc no, kruk na pewno będzie w tej giereczce wybrany. Stara penny tam jest? Tak, ikonka jest starej Penny, ale to po prostu widzowie y, są takie ikonki podglądowe, żeby się po prostu wiedzieli. Wiecie o jakiego zademiaża chodzi, więc to najważniejsze. Dokładnie. No i czekamy na kolejne wybory. Um, tak jak mówię, Brawl. -ball. Brawl -ball zazwyczaj charakteryzuje się tym, że kończy się w miarę szybko. No chyba, że dochodzi do dogrywek, ale zobaczymy jak to będzie. Wczoraj widzieliśmy dogrywki na każdy mecz z tak, Brobola, jeżeli chodzi o jed tak, no. jedno starcie, więc. <laughs> To prawda, tak, widzę, wstępnie do 20.00 live, ale oczywiście ciężko jest to przewidzieć, bo nie wiemy, ile te dane mecze będą trwały. Mogą się wszystkie kończyć 3-0, szybka, może być 3-2, więc no, ciężko powiedzieć, ale jest drugi wybór po stronie Food Esports, w sumie to już dwa wybory od razu: Nawet Otis 3. i Żanet. Tak, 3 to jeszcze nie mam, zaraz będzie tutaj. Raczej, prawie trzy, <laughs> prawie trzy. Prawie trzy, tak, na razie mamy dwa po mam, stronie ANR. Mamy tego Asha po NR wraz z krukiem. Widzowie, wy tutaj umiecie bardzo dobrze przewidywać który skład będzie lepszy, więc zrobimy znowu taką zabawę. Zgadujcie, który składik według was jest lepiej wybrany. Poczekamy na ostatniego picka u FUT i będzie można oceniać. Tak, mamy je jeszcze chwilę. Za chwilę powinien właśnie te, ta postać zostać e, powinna zostać wybrana. Nie ciekawe. A to dam zadanko. Odczytaj jak możesz, jak tam wygląda sytuacja z głosami widzów. E, prawie 200, prawie 200 głosów. O, 193 głosy, 67% na NR i 32 na Foot Esports, teraz okay, 68 okay. na ANR. Okay. I mamy się tu również bi po stronie Foot Esports. Każdy z widzów praktycznie pisze, że ANR ma lepszy team wybrany. To się okaże oczywiście podczas giereczki, aczkolwiek no Stu, Crow i Ash wyglądają spoko jak na Brawl rzeczywiście. Janet B i Otis, hmm, no według mnie też ANR ma lepszy składzik, ale to oczywiście przekonamy się dopiero podczas giereczki. Dokładnie. A ta giereczka powinna się za chwilę rozpocząć. Już zamieniali się postaciami, no i mamy! O, mamy! dokładnie, widzowie, więc y, lecimy! Czas na bardzo dobry piłkarski meczek, oczywiście w Brawl Stars. E, dosyć agresywnie zaczyna drużynka Food Esports. Symantek mocno obijany i zaraz może dednąć! Pięknie rama fraguje! Zobaczcie, jak się bawi tym stylem Z jednej strony na drugą sobie lata ultem. Przejął piłkę. W trójkę chyba wyeliminowali wszystkich! Każdy z Food Esports dednął i to może być bramka! No, strzela! Ej, w pierwszych sekundach! Świetny start! Widzowie też na czacie się cieszy. Dawać mordeczki, każdy wysyła teraz na czacie emotkę piłki robimy tutaj jak kibice piłkarsty No i oglądamy. Świetna akcja NR na początku rzeczywiście. No, troszkę chyba się zdziwili zawodnicy Foot Esport. Zbyt odważnie podeszli, zostali w trójkę rozwaleni. No to jest straszny, bo nie można robić takiego błędu, że dają się w trójkę rozwalić. Rama ledwo przeżyła, ale jeszcze daje radę, patrzcie! Myślałem, że tu jeszcze porobi tego upi. to już dopiero by było piękne. Muszą szybko regenerować się zawodnicy NR i wracać. Udało się już tutaj powrócić do żywych. Mebius ma piłkę na środku, ale nie będzie i na razie zbierał, no bo po co Bardziej skupia na przeciwnikach, żeby ich obić. Niestety, deadną. No. no i Drake też to jest zarażony. Ma dosyć mało HP 800. Cały czas to HP mu będzie spadało, jeśli zostanie znowu trafiony. No, nope, atakuje agresywnie, jeśli chodzi o OP. Ale jakoś udało mi się z tego uciec. I w trójkę coraz bardziej zbliżają się zawodnicy ENR pod brameczkę ich rywali. Zobaczcie! Mebius tutaj z boku. Wyrzuca piłkę do przodu, ale chyba nic z tego ataku jeszcze nie będzie. Muszą się wstrzymać, odbudować troszkę HP. No i myślę, że wtedy coś tam się uda zdziałać. Ale oni mają przewagę z drugiej strony, więc NR nie musi mordeczki tutaj, nie wiem, lecieć na siłę i próbować szukać tego drugiego gola, bo pamiętajmy, że 1-0, jeśli przetrwają tak minutkę, też daj im zwycięstwo ale no oczywiście nie można grać na czas, bo to by było raz, że słabe, a dwa, że często karma wraca i mogliby to wykorzystać szybko zawodnicy food tutaj esports. E, bardzo dobry ult w wykonaniu Żanet. To trzeba przyznać. Mimo, że nie zrobiła fragu na nobie, to troszkę go tam przestraszyła i on już teraz deadnął. E, Rama też rozwalony przez OP, więc fajna akcja w wykonaniu tego zawodnika. No i lekkie kłopoty ANR. Może się z tego wybronią. Mebius na szczęście przeżył. Ma jeszcze nabitego ulta, więc myślę, że powinno jakoś to dać radę. Siema David, cześć, wojpist. Witam serdecznie każdego widza. E, OP po raz kolejny wjeżdża z tym ultem na Żanet. No on tutaj odgrywam naprawdę bardzo ważną rolę tymi ultami. E, uciek jeszcze za ściankę ramię, bo Rama już pewnie na to czekał, żeby go tutaj troszkę dojechać. Świetny garżet wykonany. Ubił przez Drage'a. Oj, to naprawdę dużo dało. Dzięki temu zwolnili ramę i mogli go rozwalić. I Food Esport zbliża się. 17 sekund do końca. Muszą atakować, jeśli chcą zdążyć. To są już praktycznie ostatnie sekundy. OP wjeżdża że ale on zbyt dużo nie da. Ostatnia szansa, chyba nie da rady Chyba się powinni wrócić. już czekajcie, 6 sekund. Noob kontra Drage. Kto tutaj mądrzej zagra? Nie zdążył! Jakby o strzelił jeszcze do strzelić to była szansa, była szansa, no ale niestety. Dzielnie ANR e, walczyło futesport do końca, ale wychodzi zwycięsko ANR. ANR tutaj zdecydowanie lepiej w tym trybie. Czekamy na kolejne starcie i mamy je! Mamy je tutaj już na ekranie za sekundę. I lecimy. OP Symantec Dread przeciwko Noob. Mebius oraz yy, Rama przejęty już się rodek przez y, zawodników ANR. Rama od lewej strony agresywnie stara się trochę ich poobijać, dreć tutaj. Oj piękne unicie ze strony Ramy. A i zostaje z teraz. No przez Symanteka muszą uważać zawodnicy ANR. Oj teraz bardzo agresywnie chciał zagrać tu Rama ryzykownie. Ale ma już naładowanego ulta, o i z Eliminacją w tym momencie rama, mantek pada, Dredge zostaje sam, no i będziemy chyba mieli 1 do 0. Mamy 1-0. Lecimy z kolejnym, tutaj już na środek lecą zawodnicy ANR, tutaj musi uważać Dredge na tej B. Ta B jest prawie, że tutaj niewidoczna, przynajmniej ja tak nie widzę, jest tutaj zawolna ta gra. Bardzo bliskie zwycięstwa jest teraz ANR. Zobaczcie, oni już wygrali wcześniejszą gierkę, tu mają już gola strzelonego. No, myślę, że są faworytami, jeśli chodzi o ten meczik. Tak, jeszcze jedna bramka, ale tutaj w tym momencie jest 2 do 0 w golu. Gol i 2 do 1 w setach dla ANR. Dokładnie szybko poszło. Rzadko w ogóle się tutaj zdarza, żeby na meczach sportowych, takich na najwyższym poziomie, były takie dwubramkowe zwycięstwa, ok. No nie mówię, że totalnie się to nie zdarza, ale rzadko. A teraz się zdarzyło, więc fajnie, że tutaj szybki meczek w wykonaniu ANR. Bardzo dobrze tutaj ekipa z Polakiem w składzie się pokazała. No i oczekujemy na ich trzecie starcie, bo jeśli je wygrają, no to wtedy będzie 3 do 1, no i już gierka będzie na ich korzyść. Tak, nie, no. ANR tutaj na razie dobrze prezentuje. Bardzo szybki browbal w ich wykonaniu. Hey, no, manko. Mamy statystyki w ogóle pokazane widzowie, możecie tak, sobie to przeanalizować. Tak, mamy statystyki 71 do 48 tysięcy, 15 do 24 tysięcy i 105 tysięcy do 151 z zadanego demage'a przez ANR. Generalnie moderatorzy nie musicie tak dużo tego linku wysłać, jak już widzicie, że jeden moderator to wyśle, to już styknie, nie musicie tak bardzo nim spamić. A właśnie, propos tego meczyku. Kolejna mapka, Champion, pamiętasz jaki tryb jest? E, najprawdopodobniej jest GameGrab, jak dobrze pamiętam, O, GameGrab, bo i... ostatnim było Bounty. Okay. A że no, GameGraba jeszcze tak. nie graliśmy i, to będzie będzie i mapka teraz będzie Hard Rock Mine, hmm. czyli tam mapka, którą wczoraj widzieliśmy. Mapka myślę, że dosyć popularna, jeśli chodzi o grawa Dobra, przełączę teraz tutaj na chwilkę na nas, bo zanim będą tutaj wybierane kolejne piki i tak dalej, to chwilkę widzowie możemy sobie poczekać i z wami porozmawiać, bo jeszcze troszkę czasu na pewno do tego będzie. Czy to pierwszy meczek? Tak, to jest dopiero pierwszy meczek widzowie dopiero go zaczęliśmy. W sensie no w sumie nie tak zaczęliśmy, bo już jest 2 do 1 dla NR a później będą kolejne, zwłaszcza drugi meczek, myślę, że też będzie ciekawy, bo RePlay Totem i SK Gaming się tam ze sobą zmierzą. Na pewno obydwie dwie będą chciały coś udowodnić sobie po wczorajszym meczu, po wczorajszym całym dniu, no bo nie był on dobry ani dla jednej, ani dla drugiej drużyny Ani dla Replay Totem, ani dla SK Gaming Ale o tych drużynkach porozmawiamy sobie Troszkę więcej e, za jakiś czas Teraz widzowie skupiamy się bardziej na e, Pikach, bo mamy już decydujące Starcie właśnie ANR kontra FT Esports. Tak, mamy już zbanowaną postacie Penny, Crow, Pułkownik, Raf, Serge oraz Stu. Są to postaci zbanowane przez obydwie z tych drużyn. Mamy już również wybranego gina przez Food Esports. Dokładnie tak. Jaki jest mój ulubiony kobiecy brawler? O, ciekawe pytanie, chyba Lola. A twój champion możesz odpowiedzieć tutaj, widzom na czacie. Moim ulubionym brawlerem? Bo, czekaj, jakie było pytanie? Jakim jest. Kobiecym brawlerem? Kobiecym, a kobiecym, no to Piper. Okej, okay, Pajperka. Oglądam twoje wszystkie filmy. Dziękuję bardzo. Koleżanka to mnie dzwoni, czy przerwać live'a i zadzwonić? Pewnie, no jak chcesz to dzwoni, już nie ma problemu, nie musisz być cały czas na live'iku. Pamiętaj mordeczko, mordeczko, są rzeczy ważne i ważniejsze. Cześć Bartik, siemaneczko. Nie odbranie. A najważniejszy jest live Toriego, dokładnie. Czempionik, jak w szkole, jest tragedia. Powiem ci, si, że no, oprócz dzisiejszego niemieckiego, który był, znaczy no wliczałem to niemiecki, to jest tragedia, nie lubię tego języka. Oczywiście chcę, so, że Cię lubię, lubię każdego mojego widza. Ale spoko widzowie, wróćmy teraz do wybierania zadmiarzy. ANR ma już dwójkę, jest to Otis i Ash. Ash już był widziany dzisiaj we wcześniejszych gierkach, Otis w sumie też. A po drużyny Futesport mamy Gina i zaraz będzie drugi pik. Tak, czekamy na te dwa, e, trzy piki, nawet z niecierpliwością. Za chwilę zobaczymy co oni tutaj wybiorą, za moment powinien się pojawić. Ciebie też lubię, robisz spoko content, dziękuję mordeczko. Dziękuję bardzo. Kiedy 400 kasemów? nie wiem, widzowie, to zależy od Was. Dlatego, jak możecie walicie subika, mam nadzieję, że najdłużej się to uda wbić. O, jest wybrany El Primo, widzowie. El Primo po stronie Food Esports. El Primo, dwa piki pozostałe, Food Esports i ANR. Okej, okay, tak to się prezentuje. No i ja tutaj szybko przypomnę, że jest to mapka Hard Rock Mine na GameGrabie, czyli no dosyć popularna mapka jeśli chodzi o ten tryb. Myślę, że też większość z was ją kojarzy, jeśli nie to na pewno zaraz dobrze ją poznacie i będziecie wiedzieli o którą mapkę chodzi, jeśli po samej nazwie nie kojarzycie. Zobaczymy tutaj, lepiej się po prostu pokaże dzisiaj. Dokładnie. Mamy już również wziętego max w tym momencie. Tak, czyli cały skład drużyny Food Esports jest już kompletny. Czekamy na jeszcze, na ostatni pik ze strony ANR i będziemy lecieć z tym meczem. Dokładnie widzę, jeśli moglibyście stawić łapeczkę w górę, byłbym wam bardzo wdzięczny. Oczywiście, no to jest dla Was tylko jedno kliknięcie z góry, oczywiście każdemu dziękuję. Czy Aszem grano? no? Bo właśnie jeszcze nie wiemy, kto będzie grał Ashem, kto będzie grał jakim zadymiarzem, bo to się dowiemy dopiero później. Dowiemy się później. Mamy również świętą LOLę tutaj. Otis, LOLA o, oraz Ash, El Primo, me, e, Max oraz Jean po stronie Foot Sports. Tutaj Dafult widzę, że pisze, że foot ma lepszy składzik. Zobaczymy, jak to będzie. Mi się wydaje, że te składy są troszkę bardziej teraz wyrównane, niż to było we wcześniejszych giereczkach. Więc może to na pewno fajnie zadziałać. Co prawda, taki El Primo na Game Graby nie jest jakiś może mega często spotykany, ale tutaj jest kilka takich przestrzeni na blisko, gdzie myślę, że się idealnie nada. Dokładnie. Hard Rock Mine, Game Grab, Max, Otis, Jean i coś tam dalej. I mamy już kolejny mecz. No dobra, pierwszym no co? Lecimy, nie? <laughs> Startujemy Pierwszy przy mecz startuje setu. To jest, no. można powiedzieć, że najważniejszy mecz, bo jeśli ANR tutaj zwycięży, to oni wydą zwycięsko w tym meczu. I to będzie dla nich wielka, wielka szansa, no bo konkurują ze swoimi największymi rywalami w tym turnieju, jakimi oczywiście są Foot Esports. Bardzo szybko El Primo tam dednął. Symantek nie najlepiej go na początku użył. Pierwsze gemy wratują na stronę ANR. Rama w sumie dokładnie je zbiera. Wiemy też po wczorajszym dniu, że Rama lubi te gemy kolekcjonować, przetrzymywać je dla swojej drużyny. A tak nawet bardziej mi powiedział, że stakować, bo ma już trójkę, jak widzicie. Więc coraz więcej, czwarty gem na jego koncie No i to jest może taktyka, żeby szybko zebrać to 10, wycofać się do tyłu i jakoś zwyciężyć. Ale Dresd tutaj odpowiada, no muszą się już wziąć do roboty, jeśli nie chcą znowu przespać początku tego meczu zawodnicy Food Esports e Jeśli chcą tutaj wyjść zwycięsko właśnie Ulcik jest cały czas nabity, jeśli chodzi o drage'a On jeśli dobrze go użyje i zobaczcie Przyciągnie blisko Symanteka, który jest el primo To ciężko będą mieli ich powstrzymać na blisko Właśnie to robi! Właśnie przy przyciąga teraz Mebiusa On co prawda nie miał dużo gemów, ale kill też jest ważny Sam kill sobie dużo daje No jeszcze daje lekkie kłopoty A NR, jedynie rama został tutaj żywy On też czeka z ultem i myślę, że będzie zaraz podjeżdżał Symanteka, który wyczekał, ale nie dał rady Powstrzymać ramy, e, chociaż rama też Nie ma tego HP dużo e, No i mordeczki, teraz gierka wpada w klucz Kluczowy moment. Lekka przewaga foot esports. Aczkolwiek ANR jest na środku. Rama może teraz czekać na te nowe gemy i je zbierać 7 do 6. Praktycznie, no, wyrównana gierka. Ani Rama, ani Drake nie mogą denąć, bo nie mają najwięcej gemów. Ale teraz Rama zbiera kolejnego. Proszę Państwa, obstawiajcie teraz wszyscy na czacie. Kto w tej gierce wyjdzie zwycięsko? Um, troszkę się rozszalali nam tutaj zawodnicy. Zobaczcie, kolejne przyciągnięcie i znowu Mebius był przyciągany. Biedny Mebius. Ten Jin chyba go nie lubi. Ciągle go przyciąga. Tylko jego. Rama z kłopotem. O kurczę, straci. Te gemy widzowie, nie wszystkie, na szczęście szybko udało się to odrobić. No i nie ma jeszcze tego odliczania. Ale zaraz zbiorą jednego gema i odliczanie będzie. Jest 9 gemów, no właśnie, już teraz 10, ale znowu kill. Tylko nie mają jak zebrać tych gemów, więc co z tego, że był kill. Jak gemy nie są zbierane, jeszcze wielkie kłopoty, noba. No i nie chcę tutaj widzowie nic takiego na razie mówić. Ale jednak to będzie raczej la dla futesport Wiem, że jesteście bardziej kibicami ANR, ale muszę was zmartwić, bo tutaj raczej bardzo ciężko będzie rozwalić OP. Ma 13 gemów, oprócz tego ma dużo już go nie Ale złapię. mamy koniec. Tak jest. Mamy koniec tej giereczki. Mamy koniec. Piękne wygranie Foot Sports. No nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się. Tutaj naprawdę rama tutaj. On stracił te wszystkie gemy. No cóż. Zdarza się. Czekamy na kolejne starcie. Na razie yy, już się rozpoczęło. Mamy Cześć, Dominic, tutaj. Dominik. A ja oddaję głos championowi. Tak. Dokładnie. Mamy tutaj już. lecą po to. od lewej strony. Drake na środku. O na prawej stronie, już tutaj e, leci na środek dwa gemy poszły w tym momencie leci tutaj Symatyk, e, będzie się tłuk w tym momencie z t, Nobem Nob nope, teraz po, podwójna eliminacja, Nob nope, wraz z Symatykiem zostaje nawzajem wyeliminowany, zostaje tylko sam e, Dreć na środku 1100 HP na jego koncie e, teraz na spokojnie to rozgrywałem 3 do 2 dla zawodników e, ANR Będą tam spokojnie rozgrywać. Lola już ma swój cień rzucony, więc no naprawdę może być potężna. Tutaj niestety yy, Symantek na e primo rozwala te, rozwala te murki, no ale niestety nie jest w stanie lecieć dalej. Powiem tak, Food Esports i ANR to są takie drużynki, które są na mega podobnym poziomie do siebie. Wczoraj 3-2 zwycięsło Food Esports, dzisiaj znowu ta kireczka jest wyrównana i nie zdziwię się, jak też zakończy się wynikiem 3-2. Ale dla kogo? Zobaczymy, może będzie jednak 3-1 dla ANR. No, tego życzę oczywiście tej drużynie z Polakiem w składzie. Tak, dokładnie, tutaj już rzucony ult został przez Eve, ale jednak tutaj noob, przepraszam, przez Asha ale Jednak noob tutaj wychodzi na prowadzenie. Immunuje, zostało 11 gmów po stronie ANR. Mamy odliczanie, zostało tylko w tym momencie 10 sekund. Muszą atakować zawodnicy Food i Sports, a niestety tego nie robimy. Są bardzo mocno bijani Tutaj Dredge ma 9 na swoim koncie. Opi tutaj 3, leci 2, z punktem i niestety ja yeah, w sumie to bym powiedział nawet, że niestety, bo ANR, proszę państwa, zwycięża. E, a więc jeden do jednego na grabie i ta giereczka zdecyduje o tym, kto zdobędzie punkt. Jeśli ANR wygra ma teraz sytuację meczową, no to zwycięża w tym meczu i będzie 3 do 1 dla nich. Więc no, zwrot akcji rzeczywiście w tym meczu był e, ANR udało się zrobić takiego lekkiego kombaka. No i zaczynamy kolejną gireczkę, proszę Państwa, tą decydującą, o której przed chwilą mówiłem, więc wszyscy trzymamy kciuki, e, zobaczymy, jak ten meczek się będzie prezentował. Potem na tak tak jak wcześniej, Drage od razu szybko chce sobie nabić ulta. Będzie pewnie za niedługo przyciągał Mebiusa. Um, który, no, jednak jest takim najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o Gina, że może go przyciągnąć i łatwo rozwalić. Bo z Lolomijaszem już nie byłoby tak łatwo na blisko, myślę. Chociaż gdyby byłaby tam pomoc L Primo albo Maxo, raczej by sobie poradzili. Ale bardzo agresywnie, Nob! Nope! Tylko też z problemami, bo Symantek jest czujny i wali teraz pięknego ulta. Obydwoje musieli dednąć. Rama powoli zaczyna kolekcjonować gemy. Zobaczcie, ma też swoje ego, jeśli chodzi o rolę, Dlatego strzela praktycznie podwójnie. Ale niestety już ten ult mu się skończył. Opi teraz bardzo agresywnie na środku, ale świetnie zaskoczył go nob! Opi nie spodziewał się, że tam zaraz wybiegnie nob z krzaków. No i dzięki temu udało się go jakoś tam wycofać do tyłu. Pięknie teraz, aż dosyć agresywnie. Środeczek jest przejęty, myślę, że na spokojnie przez drużynę ANR powinni sobie zbierać te kolejne gemy, ale co z tego? Skoro aż 6 gemów ma już drużynka Food Esports. Oni wcześniejsze etapy rozgrywki zaczęli troszkę lepiej. Mimo wszystko teraz znowu nam się wszystko wyrównuje, zobaczcie, to tak jak mówiłem wcześniej, to są tak podobne do siebie skillowo drużyny, że będziemy widywali bardzo wyrównane mecze, no, nie ma co się oszukiwać witam 124 osoby na live, dzięki, że jesteście, pamiętajcie o w górze, a my patrzymy teraz na akcję ramy, patrzcie jak nasz Polak wjechał i przejmuje kolejne gemy lecz uwaga na Symanteka, bo on wjeżdża El Primo po raz kolejny używa ulta, udało się go powstrzymać, dobrze rama no i środek jest cały czas przejęty przez Polaka, mamy 6 gemów, lekka przewaga Foot Esports pod tym względem, bo mają o 2 więcej, ale to może się szybko zmienić. Czeka z. Ultem. Będzie kogoś przyciągał! Mebius znowu przyciągnięty! Zawsze ten Mebius! To już chyba trzeci raz! Kurczę, no tak jak mówiłem, uwzięli się na niego. A tak serio to, to po prostu jest najłatwiejszym ogniwem dla nich, bo oni najłatwiej rozwalić z tej trójki. E, zobaczmy, widzowie: e, lekkie kłopoty ANR. Rama nie może teraz deadnąć. Jeśli Rama by deadnął, to mogłoby oznaczać koniec tutaj Drużyny z Polakiem. Jeśli chodzi o tą mapkę, ale wybronili się jakoś z tego 9 do 9 i teraz się tam robi dopiero ciekawie w tym meczu. O, cholewcia! Widzowie, czy wy to widzicie? 10 do 9, ok, oni zdobywają tego cuba w sensie gema, ale myślę, że zaraz będzie też 10 gem zebrany po stronie ANR i będzie koniec odliczania. O, tak jak myślałem, to nam się już widzowie zrobiło, no, bardzo wyrównana gierka się trafiła. Kurczę, zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko. Ja tutaj obstawiam ANR. Muszą... To mądrze zagrać, chociaż też w trójkę tutaj blisko siebie się trzymają. Jin ma tego ulta i tutaj będzie trzeba uważać, bo ten. Ej, co, jest jakiś lak, dobra, już się ogarnęło. Tak, był jakiś lag, był jakiś lat niestety. Okay, co tam się dzieje? Symantek tutaj mocno atakuje Ramę, o nie! Oj, 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 oj. Rama traci wszystkie gemy drużyny ANR oprócz tego 6 sekund do końca. Food Esports wychodzi zwycięsko w tym meczu. Ależ błąd pod koniec giereczki. Kurczę, szkoda tego ANR. Oczywiście, no jeszcze nie przegrali, mamy 2 do 2 w mapkach. I teraz będziemy mieli decydującą, no już teraz Coś na pewno będzie musiał zwyciężyć. Tak, czekamy teraz na ten mecz ostatni, ostatni mecz Banty. Tak Zobaczymy, ja zrobię, jak zrobię. to pójdzie. Zrobię dzisiaj i dla was. Kiedyś dzień Świętego Patryka? Jutro. Jutro w brolu możemy mieć jakieś nowości, więc wyczekujcie odcinka. Czy mam pytanie? To zadam śmiało pytanką mordeczko, a my mamy statystyki wam do pokazania tutaj w tym meczu. Tak, mamy tutaj 44 zebranych przez stronę w Sports, 47 przez zaner. 17 przez Foot Esports straconych, 30 przez ANR i zadany damage: 92 tysiące od Foot Esports i 107 od ANR. Hello wszystkim, um, Siemaneczko widzowie, witam. Siemaneczko, tak. 120 osób, to zostawcie łapeczkę w górę, dobijamy 200 łapek. Słuchajcie, 270 głosów już oddaliście na tej alkiecie co Tori zrobił tutaj. 69% na ANR i na Foot Esports: 31. Okej, okay, to teraz chwilkę widzę, że tutaj nas. Mamy powtórki, więc możemy teraz chwilkę z wami porozmawiać. Do której live? Ich? To zależy wszystko od tego, ile mecze będą trwały. Na razie zaczyna nam się długi meczyk, bo w sumie jest 2 do 2 i teraz mamy decydującą rundę. Ale powiem Ci w teorii, że mimo że jest ten meczyk długi, to jakoś tak dynamicznie jest. Tak, bo Bro Ball, wiesz co, na pewno poszedł bardzo szybko. Ta pierwsza mapka na chodzą też się skończyła w miarę szybko. Tutaj na tym Game Grawie troszkę to dłużej może trwało, i dlatego. Ale myślę, że oglądam widzowie się fajnie i to widowisko na pewno jest dobre w tym meczyku. Okej, okay, mamy już tutaj. Ban. Banny. Mamy bany, mamy mapę Shooting Star, Banty, e, Fatty Sports, e, zbanowało Max, e, Bonnie, e, Funk e, a natomiast na Regina, Piper oraz na niego i mamy pierwszy pik od strony Fatty Sports. E, czyli Tika. Nie daj, nie grałem jeszcze w wyzwania, które dzisiaj wyszło w Stars. Jeszcze wiesz, nie miałem czasu, ale na pewno za niedługo sobie je zagram. Witamy. E, cześć wszystkim. Czy mam tableta? Nie mam tableta, czy znam pandę, znam pandę. Dobra. E, mamy tutaj kolejne wybory po stronie ANR. Zobaczcie, Bel i gaz. Dosyć ciekawa dwójka. E, przypomnijmy mapka jaka jest. Shooting star, dokładnie na trybie bandy, więc gwiazdki będą zbierane. E, jak tam mój piesek? Wszystko dobrze u mojego psiaka. Cześć Kisiel. Siemanko. Dokładnie, witam wszystkich serdecznie, siemaneczko, siemaneczko, dobijamy tutaj, jak już wspomniałem parę sekund temu, 200 łapeczek, więc kto siedzi tam bez łapeczki, no to możecie walnąć tam, to nas naprawdę wspiera, motywuje Byłaby do super, działania. A. Zostawili. A my mamy w tym czasie drugi wybór i trzeci wybór od razu po stronie trzeci, trzeci od tak, razu. pewnie wybrał tego Leona chyba w sekundę, oprócz tego jest też Byron, no i Tick. to jest cały składzik drużyny Futesport, czekamy na ostatni wybór ANR i poznamy już pełne drużyny, kto tutaj będzie grał i jakim składem. Tak, ostatni wybór, najważniejszy wybór. Co tutaj ANR wybierze? Karl, 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 Karl. Mogliśmy zobaczyć już tego Karla tak naprawdę wczoraj na tych trzech spotkaniach, gdzie grało ANR. Ponieważ ten karl naprawdę robił robotę, czyli zbierał tą niebieską gwiazdkę. Od razu leciał na tą niebieską gwiazdkę, co możemy tutaj zobaczyć. I jak dobrze kojarzy chyba Rama grał na tym karlu wczoraj. Bardzo możliwe, więc nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiaj mieli podobną taktykę. Dlatego zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko w tym meczyku. Dobrze kupi... słabe, co ty byczku? Mordeczko, wczoraj jak? I wszystko wygrali? Jak dojdziesz tak daleko jak to Foot sports no to mordeczka. No to wtedy będziesz mógł pisać, że jest słaba. A mamy już meczyk tutaj. Dokładnie, gireczka startuje. E, widzimy tutaj składy, zaraz może nam się wyświetlą jeszcze gadżety i Star powery, chociaż jeszcze się nie wyświetliły. O, teraz macie, możecie tak, je zobaczyć. Się. E, tak to się prezentuje. I Drake od razu, jakby zabezpiecza ten środek. Rzuca nam swoje miny, więc wie, że nikt tam nie wejdzie blisko i go nie zraszuje. No bo jednak, jakby taki karl dorwał go na blisko, czy w ogóle, nieważne jaki inny za no to Tig mógłby mieć problemy, ale Drake gra bardzo mądrze. On cały czas rozrzuca te miny na całą mapkę Dzięki czemu wypycha rywali do tyłu Ja bardzo nie lubię grać przeciwko Tikowi. Nieważne na jakiej ciebie, nie? To jest strasznie wkurzające naprawdę jest tutaj masakryczny wtedy Tak, a jeszcze jak swojego ulta A pewnie to zaraz Drake zrobi w odpowiednim momencie On na ten odpowiedni moment czeka Oj, prawie deadnough, prawie deadnough Aczkolwiek OP tutaj też go zabezpieczaj Symantek. Symantec, mądrze grają Pamiętajmy, że Symantek gra Byronem Więc tutaj też może być leczenie po strony właśnie Foot Esports Więc tym moim zdaniem bardzo dobry Ciężko będą mieli zawodnicy ANR, ale jeden dobry podjazd, naładowany ulty No i ta drużynka może zrobić mocny atak To już są decydujące starcie, więc tutaj nie ma co się zastanawiać Trzeba wygrywać, bo kto wygra na Bounty zwycięży cały mecz Mamy 2 do 2 jak widzicie, no i na razie się obijają Poznaje się tutaj każdy, boją się zaryzykować mi się wydaje Ale zaraz pewnie ten pierwszy kill w końcu wpadnie Niebieska gwiazdka jest po stronie ANR teoretycznie ale zobaczcie, Jest... oni są zepchnięci, więc ja bym nie Jest powiedział. To że taka, są... ta... Jest to taka taktyka pod wyciąganie, czyli oni się cofają i yy, starają się jak największy domać zadać i potem podjazd. Cześć, George, Siemano Renata. Generalnie mimo tej niebieskiej gwiazdki a NR, ja bym nie powiedział, że są w lepszej sytuacji, gdyż zobaczcie jak są zepchani. Zostało 30 sekund do końca i no teraz już muszą ruszyć zawodnicy Foot Esports. Mamy teraz widzowie kluczowy moment. Oglądajcie, nie mrugajcie, bo teraz będzie się wszystko działo. Mebius już tutaj zmienia swoją pozycję, ale świetny o... ult w wykonaniu Drage'a i chyba powinien go sfragować Drage, uwaga! I 120 HP, no trafiaj! Dobrze, udało się Drage'owi, ale... Tutaj niestety ANR będzie miało spore problemy, proszę Państwa. 10 sekund do końca, Oj. muszą fragować. Jest kill, 4 do 4, U. niebieska gwiazka po stronie ANR, szósty punkt i ANR wyjdzie zwycięsko, proszę Państwa. Nie spodziewałbym no, się. ANR tutaj niby niespodzianka, <laughs> niby nie ten, ale jednak ANR pięknie tutaj zagrało. Mamy 1 do 0 na tym trybie. Zobaczymy, co tutaj pokażą. Możliwe, że teraz jest ostatni meczik ANR versus Fatty Sports ponieważ tylko jednego punktu brakuje ANR, żeby przejść dalej. I mamy ten mecz się już rozpoczął. Widzimy tutaj już, Karl podjeżdża po tą niebieską gwiazdkę. Drage tutaj stara się go obić, ale no niestety nieskutecznie. Dwa strzały, nietrafione, ale teraz Drage dostaje od, damage od ramy. Ramanabel. Bell. Opi tutaj na lewej stronie z Leonem, Symantek tutaj po prawej stronie mogliśmy zauważyć we wcześniejszym meczu, że tutaj bardzo ładnie leczył. E, swoich kompanów broni, a w szczególności Dredge'a, który miał tak naprawdę około 1000 HP wcześniej. Tu po tej prawie podjeździe. Po Low battery! To, to nie u mnie. 20%. To ekran, z którego dostajemy te mecze, miał tu jakiś problem z baterią, ale już wszystko się Oj, coś tutaj nie podłączyli tu, e, dobrze, ale tak na razie. 5 do, 3, 5 do 0 już tak naprawdę ma ANR. Nie wiem kiedy, nie zauważyłem kiedy oni zrobili te fragi, ale mamy już tu rozstawione miny. Oj, już tutaj OP i oberwa tą miną, ale Byron go e, szybko leczy. E, tutaj, no w tarapatach. Oj, mamy jakiegoś laga widzowie, tak coś to nie u nas, więc przepraszamy mega za to. Nie wiem, co się teraz dzieje w tym meczu. Jest jakiś problem, ale póki co ANR w dużo lepszej sytuacji. O, co tu się dzieje? Poczekaj. Oj, oj, komentatorzy. Jak na się przełączyło na kasterów, to też przełączymy na nas na chwilkę. Czekamy. Jak już meczek się wznowi, to od razu wam pokażę. Czasem się zdarzają takie bugi, to nie zależy niestety od nas. E, I najgorsze, że przegapimy i nie będziemy wiedzieli, kto wygra, bo to się jest końcówka tego meczu. Było wówka ale... ANR. Ale ANR się tutaj naprawdę mocno zapowiadało. Mieli niebieską gwiazdkę, mieli 50 gwiazdek. No i no, kurczę, zobaczymy. Mam Jak nadzieję. Jeśli że... tego nie wygrają, to na pewno będą musieli coś zepsuć w tej giereczce. no bo nie można takiej straty, kurczę, przegapić w ostatnich sekundach. Są bardzo bliscy zwycięstwa, no i trzymamy kciuki, żeby to oni tutaj wyszli z Zaraz pewnie się już dowiemy, kto wygra. Tak, oni teraz nie będą anulować tego meczu, nie ma nawet tej opcji, tylko po prostu oni kontynuują tam gierkę dalej i po prostu realizacja tego Kombinuję, jak to naprawić. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że był pewien lag, co prawda wyglądało trochę inaczej, nie tak jak teraz, no ale nie wiemy, co się dzieje. Wy też widzowie, widzę, że czekacie tutaj z niecierpliwością. Zaraz Wam damy informację, jak coś dostaniemy, co tutaj się wydarzyło. Paweł się rozładował. Tak, może jeszcze to tam obserwuj Discorda, może tam będą jakieś informacje, ale póki co, do, do, nie wiemy, nie wiemy o co chodzi. Cały czas jest tutaj pokazany na komentatorów, więc czekamy. Jak przyłączą nam na mecz, to będziemy Wam wszystko mówić. Tak, komentuje Dominik, od kiedy komentuję? No miałem już kilka turniejów, które mi się zdarzyło komentować, teraz będę coraz więcej, okej, okay. jest coś przyłączone, uwaga, ANR zwyciężyło! Wygrało, gratuluję, tak. właśnie ci chciałem, chciałem ci też powiedzieć, że tutaj informacja poszła, że ANR wygrało. Okej, okay, spoko, ANR zwyciężyło, tak. um, więc udało się, ekipa z Ramą jest już w finale, mordeczki. Tak, przeszli dalej. Przeszli dalej mega ANR mam nadzieję, że wygracie, no to słuchaj, mordeczko, już tutaj wygrało. Tak jest. Kiedy dostanę nagrodę? Ale jaką nagrodę, Adix? Jaką ty mieć nagrodę dostać? Nie kojarzę, masz nadal... Champion, masz nadal tą... Co? Y... Rasę na półce? Jaką rasę? Jasiek, jak zasłyszysz sobie na moderatora, to na pewno go dostaniesz, no a my teraz czekamy na statystyki, zaraz powinny być one pokazane, mieliśmy jakiegoś laga, ale ten meczek oficjalnie wizowy, no jest już zakończony, więc chwilkę teraz my możemy rozmawiać. porozmawiać. Marzec, e... tą tarę z klocków LEGO, co budowałem, oczywiście, że mam na półce, słuchaj, ona cały czas stoi, od tamtego momentu cały czas jest na półce. Jak się zaczęła przygoda z pogromcami mitów? O kurczę, nie pamiętam, to już było naprawdę dawno. ADX pewnie jak nie będziesz się pytał i będziesz aktywny, to pewnie zasłużysz. Dokładnie, tak to działa. <laughs> ale okej, okay, mamy statystyki oficjalne, więc ja już Wam przełączam i Tak, do... mamy, z, mamy zdobyte gwiazdki: 12 do 16 dla ANR, 14 straconych gwiazdek przez Fatty Sports, 12 straconych przez ANR, 50 tysięcy do 46 tysięcy damagea e, dla Fatty Sports. Niby większy demage, ale jednak tutaj nie udało im się wygrać. Więcej gwiazdek tracili. No cóż, hej Damian Kowalski, siemanko, witamy, witamy wszystkich No i przed nami kolejny meczek widzowie, dla tych którzy nie wiedzą Teraz będziemy mieli też mega mocne spotkanie, prawdziwy klasyk Brawl Stars Zmierzy się Replay Totem z drużyną SK Gaming Okej, okay, może to nie jest takie SK Gaming w swojej najlepszej formie, co pokazali we wczorajszym dniu Ale Replay Totem też nie jest w najlepszej formie Więc no ktoś musi zagrać dobrze, no nie ma co mówić Z dwóch drużyn, które wczoraj grały słabo, któraś musi dzisiaj zagrać lepiej Wczoraj minimalnie lepiej pokazało się SK Gaming, które zwyciężyło Zobaczymy jak będzie dzisiaj tak, dzisiaj, no, ja za kogoś trzymasz kciuki, Tori, od razu za... Ja jestem za replay totem w tym meczu, chcę to replay totem sobie poradziło tak. No, no, zobaczymy. Ja tutaj obstawiam, że no, możliwe, że Rebate to ten właśnie wygra, ale jestem za Escape w tym Dobra, meczu. Dobra, czempi, to skutanie. tutaj poczytaj czat, co tam się dzieje, a ja dam widzą w tym czasie nową ankietę do głosowania. Tak, 314 osób głosowało, jeżeli chodzi o tą ankietę. A słuchajcie, 314 osób głosowało, a mamy dopiero 180 łapeczek. Nie, więc no widzowie, te... dobijamy to 200 łapek teraz. Ktoś jeszcze nie polajkował, z góry dziękuję. No, do dokładnie, tutaj podbijamy te statystyki. A ja już no wam daję tutaj ankietę, żebyście mogli zagłosować na ten mecz, co będzie teraz. Ripley, Totem, y SK Gaming, zaraz ankieta będzie gotowa. Dokładnie, mamy teraz pokazanych kaster... komentatorów, którzy są za granicą, ale tutaj... Wy macie polskich kasterów. Mamy tu tutaj... tutaj u, u nas są lepsi kasterzy, okej? Okay? <noise> Mówicie, że nie Kto sądzicie, wygra? że takie emocje będą. No ja powiem wam szczerze, że pierwszy meczek naprawdę już z mega dobrej strony był a teraz zapowiadam to tylko jeszcze lepsze widowisko, więc czekamy. Jakieś serie u ciebie na kanale, zobaczymy, zobaczymy. Pozdrowisz, pozdro, się dla ciebie, mordeczko, pozdrawiam was wszystkich. Ym, no, tak widzę, że pytacie o, o ten. O pogromców mitów ze z kiedy będą i tak dalej. Śledźcie moje kanały z dzwoneczkiem najlepiej, to wtedy nic nie przegapicie. już za niedługo będziemy mieli nowe filmy, ale mi się skupmy bardziej troszkę na turnieju, widzowie? Ym, no, tak to wygląda. O tutaj widzę, że jeden z tych ma fajną... Y Fajną bluzę Batrandow. Pokażemy, pokażemy tutaj zagranicznych kasterów. Batrandows to jest koszulka, wiesz, też taką mam. A to jest, to jest koszulka, koszulka, Ta, koszulka sorry. Ja koszulka tak. z Batlandowców też taką miałem i w sumie dalej mam, oczywiście. Mogłem ją nie. w sumie ubrać, ale no, nie założyłem. Ja nie mam niestety. <laughs> No cóż, no. Mecze są ekstra, też tak sądzę. Ile macie lat? Ja mam 20 czempionów co roku. Młodszy z Minecraft. Trudna, tak, tak, tak. trudna matematyka, jakby coś. To jest trudna matematyka. 19, kurde. 20 19. Jak widać, trudna czempion. Cześć, Stasiu, Siemaneczko. Nasze ulubione kolory? Ja najbardziej lubię czerwony i lubię złoty i czarny. A ty, czempion? No kurcze. Mój ulubiony kolory? Ja zawsze od dziecka jakoś lubiłem kolor czerwony. Okej, okay, to spoko. No, to tak to widzowie wygląda, a my oczekujemy na kolejny meczik, zaraz pewnie będziemy mieli już bany, zaraz będą piki, poznamy mapki jakie będą, dlatego zostaje nam tylko wyczekiwać. Reply Totem kontra SK Gaming, o, mamy teraz prezentację, więc już wam odpowiem. Mamy teraz prezentację drużyn SK versus RT... Zobaczymy, co tutaj pokażą. Siemanko, co się witam, w witam. Kto wygrał we wcześniejszym meczu? Wiecie co? Wcześniej wygrało ANR czyli drużynka z Polakiem w składzie z Rabą. Dali radę wygrać 3 do dwóch meczów był oczywiście wyrównany. Wczoraj 3-2 wygrało Futesport, dzisiaj dwa wygrało ANR. Zobaczymy, wczoraj w meczu SK Gaming z Replay Totem lepsi byli SK Gaming, więc może idąc z tym tokiem myślenia. Dzisiaj będzie lepszy Replay Totem. Zobaczymy. Mamy teraz przedstawienie sponsorów dzisiejszego streama. Dokładnie, bez nich ten turniej nie mógłby się odbyć, więc tutaj oczywiście bardzo dziękujemy każdemu sponsorowi. E, firmy, jak widzicie, naprawdę potężne, myślę, że przez was dobrze kojarzone. Oj, ja coś tutaj, chwilę było to, tego. Poczekajcie, widzowie, jakiś drobny lag był, ale już wszystko macie pokazane. Troszkę widzę, że dłuższa przerwa pomiędzy tymi meczami, co oznacza, że może fajnie ją wykorzystajmy. Osoby, które są na live'ie będą mogły dodać mnie do znajomych w Brawl w sensie jedna z was. Każdy teraz ich napisze na czacie swój kod, no i póki mamy przerwę, to Daję wam chwilkę, żebyście wbili sobie do Brawla, sprawdzili swój kod, i ja dodam jakąś jedną lub dwie osoby do znajomych w Brawlu na moje główne konto, które są na tym liveiku. Tylko przypominam, łapka w górę musi być zostawiona i subik na moim kanale z dzwoneczkiem, najlepiej. No i jeszcze trzeba mordeczki mieć kodzik który wpisany w sklepie, to też jest podstawa. Dokładnie, kodzik. Kod Tory w sklepie, łapeczka, subskrypcja i wtedy tori was dodaje do znajomych. O, czekaj ja jedno może jeszcze. Tak, ja jeszcze cofnę może na ten screen, żeby widzowie widzieli. Mamy tu już pokazane wszystkie mecze, jak to dzisiaj wyglądało. Teraz gra drużynka SK Gaming z drużynką Replay Totem, co nie? I później będą kolejne dwa mecze. Finał wielki, on będzie na koniec, to będzie ostatni meczyk. No i będziemy jeszcze mieli ten mniejszy finał, czyli mecz jakby przegranych. No, zobaczymy tutaj, tak naprawdę no, tutaj Niby 19.20, niby 19.20 ten trzeci mecz, ale tutaj no raczej nie będzie. 19 nie, no chyba, że bardzo szybko by się tutaj rozprawił. No, chyba, że szybkie 3-0 będzie. Wczoraj a ty z tego że to było 3-0, albo 3-1. Już nie jestem pewny, ale na pewno szybki był dosyć meczek pomiędzy Skagame i i totem. 3-0 chyba, ale pewności nie mam. Ale z tego, co kojarzę, to wczoraj w drużynie Reply Totem w tym meczu Joker, czyli ich podstawowy gracz, musiał odejść na ten ostatni mecz i grał za niego jego trener, dlatego no, może to był powód, przez który Reply Totem zagrał wczoraj trochę gorzej. A to tak jak ja. Tak, tak jak <laughs> Częstochowa musiał, musiał No, Dokładnie. Okej, okay, piszecie swoje kody, więc ja tutaj pozwólcie, że wylosuję sobie szybko jedną osobę. Przypominam, trzeba zostawić łapkę w górę pod live'ikiem suba na moim kanale. No i ja tutaj pokazuję wam czat, żebyście widzieli i zaraz w pewnym momencie proszę bardzo, tak sobie palcem zatrzymam, kliknę. No i mordeczki, wylosuję jakąś jedną osobę. Uwaga, 3 4, obracam głowę w bok. Uwaga, hop kogoś tam trafiłem, kto to jest, uwaga Daimond, brawo dla Ciebie Daimond, robię screena i po live'iku będziesz dodawany a my oczekujemy, bo ten czas leci tutaj szybciutko, oczywiście to nie jest jedyny konkurs, w pewnych momentach tego live'a będę robił dla Was dużo dzisiaj takich konkursików, więc siedźcie z nami, nie zdradzam Wam kiedy, na pewno jeszcze takich konkursów będzie więcej i będziecie mogli zdobyć taką fajną nagrodę za to, że jesteście tutaj ze mną na live'ie no, no będzie, będzie się działo Wtedy, więc zostańcie, 87 osób jest dzisiaj, dzisiaj trochę mniej osób e, niż genie, wczoraj Nie wiesz, teraz jest też przerwa w meczu, dlatego troszkę wyszło Ale myślę, że na tak, pewno jak się zacznie, to troszkę więcej osób na pewno tutaj do nas przyjdzie I tak fajnie, że jesteście widzowie, naprawdę doceniam, bo to są takie swoje pierwsze turnieje komentowane na moim kanale Wiadomo, na zwykłym live byłoby nas dużo więcej, ale jako, że jest to turniej, to nie masz takiej aktywności Ale fajnie, że są takie osoby stałe, które też tak, się z nami dokładnie, ogólnie biliśmy już w tym momencie... 200 łapeczek. No i szacun, no i dziękuję widzowie. Zobaczymy, czy uda się pobić to, co było wczoraj. Raczej pewnie nie było, wczoraj był dłuższy live, ale wczoraj mieliśmy 500 lajkaczy. Na no, może, a może jednak, może się, no, no, Zobaczymy, nigdy nie wiadomo, nie? Nigdy nie mów nigdy, pamiętaj. To prawda. Dobra, widzowie, jak macie do nas jakieś pytania, to śmiało teraz pytajcie. Nie miałeś dwóch dodawać. Nie, mówiłem, że jednego lub dwóch, teraz dam jednego za jakiś czas dam pewnie drugiego. Spokojnie widzowie, będzie jeszcze więcej konkursików. Czy mamy Discorda? Mamy, no jak najbardziej. Teraz gadamy oczywiście, na Discordzie. Oczywiście, nie. że mamy Discorda, ale no, słuchaj, przez tym speaker to raczej ekran się nie dostępni. <laughs> Chociaż nie wiem. Może tak, no. Nie próbowałem e, nigdy. Ja też nie, ja też nie. Dasz mi moderatora. są, ile razy mam powtarzać, że kto się pyta o moderatora, tego nie dostanie. Ty jesteś naprawdę fajnie aktywny na kanale i tak dalej, ale się pytasz, więc no, nie, nie dam Ci tego moderatora. Niestety, taka jest zasada. Jaki jest mój ulubiony tryb w Brawl'u? Ja najbardziej lubię grać na showdownie, ale jeśli chodzi o tryby 3vs3, to najbardziej lubię Zadymę. Zadyma, no Zadyma jest szybka, fajna, to racja. Tak, Ignacy lubię i tak samo Lu też lubię. No, jak, jak jest mój najgorszy za tymiasz? Tik. Ja najbardziej nie lubię grać tikiem. Ja nienawidzę Mortisa, powiem ci, nie że lubisz? Mort. Nie, nie lubię Mortisa, nie ogarniam go w ogóle i, I nie lubię grać go, w, w, w I dlaczego mi go wczoraj dałeś, żebym go na 25 rankę wbijał? Dokładnie. A, taki <laughs> jesteś, o proszę, dobra, dobra, zapamiętam. Masz SG. Ile planujesz wbić pucharków do końca roku? Na pewno 30 tysięcy to jest minimum. Myślę, że uda się więcej, ale 30 muszę mieć do końca roku. Jak nie wbiję, to będę botem. Tanik, co? Może nie rozpoczynajmy tego tematu dzisiaj? Już wczoraj wystarczająco poruszyliśmy ten temat z piłki Piłkarzki. nożnej, więc dzisiaj wystarczy. Skupiamy się widzowie dzisiaj na Brawlu, Jak będzie jutro normalny jakiś live, to tam możecie mi zadawać już takie wszystkie ogólne pytanka. Dzisiaj bardziej się skupiamy na tym turnieju, bo chcemy, żeby to w miarę profesjonalnie widzowie wyglądało. Ehm, trzy minutki w ogóle tutaj do końca odliczania, więc coraz bliżej do kolejnego meczyku. Replay totem kontra SK Gaming. Nie zostaje nam nic innego, jeszcze chwilę poczekać i na pewno będzie dużo emocji. Będą duże emocje, będzie się działo. W jakim klubie, będzie... e a obecnie jestem w Brawl'u? W Kolce Spajka, w moim klaniku. Lola czy Fang? Wiesz co, ja wolę Lolę. Lola to jest w ogóle moja ulubiona chromatyczna postać, tak. Nie, Lola jest super z jeżeli chodzi o to. Ten jej cień jest mm -hmm. bardzo dobry, bardzo dużo damage'a bije. Oj tak, więc... to jest prawda. Tak, to dla tak mam Dominik oczywiście, że tak Jak dostać moderatora? Trzeba być aktywnym na moim kanale Przez więcej niż miesiąc, pod odcinkami, pod live'ami Komentować, lajkować, suba z dzwoneczkiem I wtedy no, na pewno dostaniecie ehm, Dobra, 2 minuty i 30 sekund Zostały tutaj jeśli chodzi o odliczanie ehm, Pewnie zawodnicy tutaj się rozgrzewają Już szykują powoli taktyki Bo oni raczej już znają jakie mapki będą i jakie będą tryby Zobaczymy czy te same co przed chwilą, czy może jakieś inne Zostaną teraz zmienione, zaraz tego wszystkiego się dowiemy Zaraz się dowiemy, czyli za około 2-3 minuty, nawet cztery, bo jeszcze tutaj prze, zostanę przyłączone obstawiam na e, zagranicznych komentatorów. O, tak, tak, bardzo możliwe. Cześć Mikołaj, siemaneczko, Diamond, wiesz co, dzisiaj na pewno już nie będę grał giereczek w Brawl, dzisiaj na pewno będę zmęczony po komentowaniu, więc będę odpoczywał. Nie, ja, po, ja powiem ci teorię, że dzisiaj to ja po komentowaniu idę się ogarnąć i idę od razy. razu spać. <laughs> tak, słuchaj, ty wiesz jak to było wczoraj tragicznie. Ja, o, ja poszedłem, ogarnąłem się... Położyłem się spać, tak kurde, no nie mogę zasnąć Ja tak samo miałem, tak byłem rozbudzony po tym komentowaniu Mimo, że byłem bardzo zmęczony, to nie mogłem zasnąć tak samo Powiedz, miałem, ci, że obstałem, że gdzieś tak około pierwszej, drugiej dopiero ja, ja zasnąłem po pierwszej, Ja po pierwszej zasnąłem, no Też tak miałem, identycznie Zobaczymy, jak będzie dzisiaj Dzisiaj myślę, że ten dzień w ogóle będzie taki szybszy, widzowie, bo... Halometku, czy wy... Yy, czy tak, połowne Tak, działa, działa, działa Okej, okay, przestraszył mnie tutaj OBS, jakiś lag był, widzowie Wszystko dobrze wam już śmiga? Wszystko okej? Okay? Tak, czekaj, jeszcze tutaj sprawdzę. Wszystko. Myślę, że tak. A Myślę, że tak. wszystko działa. Okej, okay. wy też, widzowie napiszcie, czy już jest wszystko dobrze. E, ile lat ma mój pies? Cztery latka będzie miał za niedługo. Okej, okay. przełączam już widzowie tutaj na tą grafikę, bo zostały ostatnie sekundy, więc odliczanie zobaczymy. E, siema Mateusz, witam serdecznie, miło cię tutaj widzieć. Jeszcze tak z ciekawości e, ci podpytam, Tory, ile masz na liczniku? Na liczniku mam 45, 44, 43. Tak to o, wygląda. Tak, tak, muszę sobie cofnąć. Tak, mamy troszkę inaczej mówisz. A teraz ile masz? 36, 35, 34. No Możemy sobie to teraz ustawić, nie? Póki jeszcze meczyk nie wystartował, żeby, żebyśmy mieli to idealnie równo. Więc tak to wygląda. Jakie są nasze ulubione przedmioty w szkole? Ja najbardziej WF i informatykę lubiłem zawsze, jak chodziłem do szkoły. A no, WF jest super. Dobrze, ostatnie pytanie. Ile masz? 19, 18. No 17. i te, dobra, dobra, dobra. dobra, 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 dobra idealnie, jest... no, idealnie, no, idealnie. Cześć, Mikołaj, punkt. Siemaneczko. Dzięki temu, bardzo miło mi to słyszeć, że Ci podobają odcineczki. Wielkie, wielkie, dzięki stary. Ej, no co? Jest jakieś odliczanie Nie. Yeah. Nie, yeah, jakieś problemy techniczne są. Zaraz zobaczymy, możliwe. czy coś tutaj. Więc musicie jeszcze chwilę z nami wytrzymać. Ale doceniam, że siedzicie, doceniam i że tutaj jesteście. Ja mam tylko tysiąc pucharków. Mordeneczko nie przejmuj się, pewnie nie grasz jeszcze długo, dlatego ich tyle masz. Wbijaj sobie na spokojnie, będziesz miał za niedługo na pewno więcej. Tak to wygląda. Co tam patrzysz Discorda czepion? Czy są jakieś informacje? Dokładnie, dokładnie. No, ja to, to obczaje, bo ja tutaj nie mam zbyt, jak tego kontrolować. Mm. To musi mi się załadować. Okay, spoko. Jak coś będziemy wiedzieć widzowie, to oczywiście od razu wam damy informację, ale zaraz do tego meczu na pewno dojdzie. Mam małe pytanie do ciebie. Wybierz jednego Brawlera i jak wbije na 25 rangę? O, spoko No to wybieram muryteczko Spike. Wiesz, że Spike jest moja ulubiona postać, więc musi to być Spike. Okej, okay. Manchester City czy United? Ja wolę United. Mam i trafiłem Jack A Bardzo się cieszę, wam też polecam wpisywać Torii w sklepie, a my oczekujemy cały czas na to spotkanie. Kurczę. Chcę już zobaczyć jak dzisiaj replay to ten będzie wyglądało przeciwko drużynie SK Gaming. Zobaczymy, kto dzisiaj wyjdzie zwycięsko, Wczoraj wyszło yy, zwycięsko SK Gaming, tak? Z tego meczyku, z tego co kojarzę. Cześć, Rusek, siemaneczko, okej, okay, fajnie. Że masz kodik Tori, bardzo mi miło. Pochwalcie mi się, widzowie, kto z Was ma kod Tori w sklepie wpisany. Zobaczmy, ile takich tak, jest. Jeżeli chodzi o to, problemy techniczne mają, więc trochę zostało wydłużone. Ale myślę, że niedługo zaraz powinno to być naprawione i Giereczka powinna zaraz wystartować. Idzie dzisiaj na końcowy meczyk? oczywiście. Słuchaj. po to tu jestem. Dzisiaj cztery meczyki są, mordeczko. Więc... Jeden już za nami, więc w sumie to trzy można powiedzieć. Trzy nam zostały, widzowie do oglądania. Troszkę się to lekko przedłuża, ale myślę, że miło spędzimy i tak ten czas razem. A gdyby nie spajka, to inny. Mm, ale w sensie, że jakiego zatemiarza innego bym wolał, gdyby nie spajka. No to Edgara, Edgara jak najbardziej. Ulubiony sezon w Brawl Stars. Halloweenowy któryś, wiesz, co był? Ten Najbardziej podobał to, co to jest, bo ja nie wiem, to jest turniej najlepszych graczy na świecie w Brawl Stars. I oni grają gry pomiędzy sobą, no i walczą o zwycięstwo, kto będzie najlepszą drużyną. Tak można to w skrócie najprościej powiedzieć. Będzie losowanie? Oczywiście, że będzie, jak najbardziej. To spoko, Damian, spoko, spoko. W ogóle m, dlatego mi się wydaje, że teraz od razu dali 10 minut tutaj po tamtym meczu przerwy, bo były jakieś problemy techniczne. Normalnie te przerwy byłyby krótsze. Tak, jak mogliście zauważyć tam z tego co widziałem, rozładował się tablet czy tam. No myślę, że z tym 20% dobrały. zostało tylko. Cześć Mikołaj, Siemanko. Powiedz top 10 najlepszych zadmiarzy, Nie, no tyle to nie będę wymaw... Ten, wymawiał aż 10 zadmiarzy, po pierwsze bym się bardziej zastanowić, a po drugie za dużo. S Słuchaj teorii, powiedz to top 50 zademiarzy twoich, a najlepszych. No, <laughs> już można top 60, nawet już 65 będzie zaraz jak. Jest w sumie 65, a jak wleci Willow, to będzie 66. Więc tych zadmiarzy coraz więcej widzowie jak tak dalej pójdzie to my sobie tylko będziemy listo zadymiarzy w brawlu chore czasy nas czekają pamiętam jak kiedyś było 24 no bez kiedy też pamiętam te czasy właśnie jak było jeszcze 20 parę zadymiarzy patrzcie widzowie jak to wszystko leci kurczę. i było tylko dwa mityki było to Mortis i Tara no to były pierwsze mityki oj tak to prawda Aha. Trzy legendy. Tak, to o, się kurwa. rozrosło szybko. Wow. Czy ty mieszkasz w Warszawie? Nie, ja nie mieszkam w Warszawie, do mnie wiesz, ale czasem bywałem w Warszawce. Um, ja to są ślubie chromatycy, ja już na to odpowiadałem dzisiaj. Pytanko, Lola. No, dzięki, Diamond, <ścoughs> mega mi miło. Okej, teraz znowu przedłużony. <noise> znowu czas przedłużony. Jakaś Było już widzowie odliczanie do końca, praktycznie. Już było znowu prawie zero, a niestety znowu przedłużyli ten czas. Słuchajcie, to możecie teraz iść na zrobić sobie herbatkę albo dwie. No coś w, tym <noise> stylu, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że zaraz to się szybciej zrobi niż te 4 minuty, które są tutaj odliczane. jakaś przerwa techniczna, no i musimy po prostu na to widzowie poczekać. No co, co tutaj więcej mogę powiedzieć. Ale za ten czas już mam nadzieję, że meczyk się rozpocznie. <noise> Aby się ten meczik rozpoczął. A jakieś wyzwanie teraz doszło? O, tak, kurczę. jest nowe wyzwanie w brawlu. Teraz ja właśnie jeszcze go nie grałem. Na pewno za niedługo sobie zagram. A, ja też go nie grałem. Znaczy dawno w ogóle nie grałem wyzwań w brawlu, więc no może. Ile ono trwa? Ono trwa A, 4 dni na spokojnie. Na jeszcze firmy, może na się to nagra. Hermes dzisiaj nie, ale do dzisiaj będą też w sumie, można powiedzieć, nagrody do zdobycia, bo będę dodawał was na moje główne konto do znajomych w Brawlu. Więc myślę, że spoko opcja, mm, dlatego warto być tutaj na live'iku, tym bardziej z nami z góry dziękuję. Oczywiście możemy sobie w ogóle teraz popisać, póki jeszcze nie ma meczu, póki jest to odliczanie, e, możecie tutaj nam zadawać jakieś pytanka czy coś w tym stylu. Przyłącznie na twarzy Dobra, skoro Wam tak lepiej, to nie ma problemu, widzowie, przełączam. Tak, ma... wydaje mi się, no. że to jest o wiele lepsze przełączenie, właśnie na nas, jako na osoby realne, żeby nie jakieś kurde okaże się, że tutaj jakieś boty z naszymi głosami lecą Żeby widzieli kto do nich mówi Dokładnie, Dokładnie. Bo Co tam widziałem tam specyl, że, że ktoś tam pisał wcześniej Tylko z jakieś dwie minuty temu Że kie, kiedy jakieś odcinki Czy tam seria będzie Od następnego tygodnia wracam Mam już przygotowane jakieś odcinki Więc będzie się Spoczko Mikołaj, u mnie wszystko git Mam nadzieję, że u was też jest dobrze Wolisz Tarę czy Pana P? Wolę Tarę, tak, ja wybieram Tarę z tej dwójki Ile będziecie w sumie dni tego komentować y, dzisiaj? To jest ostatni, I, tak. Oraj. Dzisiaj już są finały, wczoraj jeszcze była, dzisiaj jest już ostatni dzień, y, jeśli chodzi o ten turniej, więc no. no. będzie się działo, krótko mówię. Siemaneczko, Jerzyk, witam cię serdecznie. Y, Hermes, tak, dodanie do znajomych, tak jak mówiłem, mordeczko. Dzisiaj będę was zadawał na główne konto. Y, Powiedz to, pięć najlepszych zatemiarzy w Brawl Stars. Według mnie mogę powiedzieć, a tak ogólnie to nie wiem. Ja najbardziej <laughs> lubię Spike'a, Edgar'a, Mortis'a, też zaliczę do tego grona, Lole i Bonnie. Takie postaci wybieram. Bonnie, Bonnie, Bonnie. <laughs> Ile grasz w Brawl Stars? Wiesz co, ja gram długo, ale oczywiście to nie jest tak, że ja, nie wiem, nawalam cały czas o czy coś, tylko ja głównie nagrywam odcinki z Brawla i od 2018 roku grudnia, czyli od końcówki, prawie od 2019 można powiedzieć. No, tak to wygląda. Moja ulubiona piosenka, ciężko mi teraz taką jedną znaleźć, wiesz, um, kogo wolisz? Spajka czy Spikera, co? <grydy> to jego ulubiona piosenka to jest Brawl Stars z <grydy> A, ten dawaj, widzowie. Będzie dzisiaj jakiś konkurs, tak? Powtarzam po raz kolejny, w przeciągu 5 minut będzie na dodanie do znajomych mnie na główny konto. Jak najbardziej, będzie kilka takich szans dzisiaj. Mój kolega gra od bety, O, to już dosyć długo. Czyli dzisiaj będzie przedłużenie? Nie wyrobię się do 20. No, raczej się nie wyrobię do 20. Myślę, że na pewno. Myślę, że jak do 21. się wyrobimy, to to będzie dobry czas. No bo jak widzicie, przedłuża nam się to. Ja Wam przełączę to na chwilkę, żebyście widzieli. Minuta 47 jest pokazana, 46. No, zobaczymy, czy to po tym czasie już będziemy mogli obserwować ten meczyk, czy jednak to się jeszcze bardziej wydłuży. No że... raczej z tego co widzę na razie się nie planuje wydłużać nic. Chociaż oby, zobaczymy. Oby! <grym> oby! Okay, oby, dajmy, oby. Zrobiłem screen i oczywiście cię dodam. Pewnie Dominika, wiem wiem o tym. Jutro będzie odcinek ze Stambla, więc polecam wyczekiwać na kanale Torii 3. Na pewno Wam wrzucę odcinek z Brola też oczywiście będzie. Um, hej, wszystkim, Siemanko, już ci odpowiadam, na to a ciągle zadajesz to samo pytanie. Um, mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Pewnie Mateusz, no jak mógłbym cię nie pamiętać. Witam 100 osób, fajnie, że jesteście. Zaraz już ten meczyk będzie kolejny startował. Widzę, że czekacie w końcu. No troszkę już też się wyczekaliśmy i muszą nam go już teraz zaraz dać. <grym> no muszą, muszą. No dajcie, no dajcie do tego meczyku nie możemy jednak doczekać, bo cały czas jest przedłużona przerwa pomiędzy nim, a chcemy już zobaczyć starcie replay. Totem ze Ska gaming. kto dzisiaj będzie lepszy. No to by było super. Ile ale. no... Najwyk? Bo dopiero włączyłaś, wiesz co? Godzinę i 15 minut, a dopiero mamy jeden meczek. Jak wiadomo, no przedłuża się. Jeszcze ten meczek był długi, akurat tak się złożyło. Myślę, że teraz będzie to szybciej leciało. Ja Wam przyłączam na chwilę ten ekranik, żebyście widzieli odliczanie. 40 sekund do końca, i zobaczymy, czy tym razem to odliczanie będzie prawdziwe. Jeszcze tak powiększyć na to odliczanie, tak takiego zoom'a zrobić. Nie mam pojęcia, czasteczko, dlaczego ciężko mi powiedzieć. E, ile trwa live? Ktoś odpowiadałem. E, nie wiem, nie wiem czemu. Jeżeli może YouTube jakąś nową aktualizację wprowadził, ciężko opowiedzieć. Do międzyczasie jeszcze cię podpytam, ile masz na liczniku? E, 19 sekund, 18, 17. No, Znowu się zmieniło? Czemu mi to przyspiesza? Nie mam pojęcia. Ja mam jakieś pół... no, nie, no, to może ja mam. przyspieszę. Weź, nie zmienia, jak możesz. No dobra. Okej. Okay. 0-0 mam na liczniku. Aha, dobra, a ja mam teraz 0-0. No dobra, przejdę to... do przodu troszkę. Licznik zniknął, widzowie, i co teraz? No błagam, błagam. Niech to już będzie ten meczyk. Serio. I 10 minut. A co z Ramą i jego ekipą. E, wiesz co? E, no Rama e, zwyciężył pierwszy meczyk i najprawdopodobniej właśnie już są w finale. Wygrali z drużyną Foot Futesport, dlatego no czekamy, czekamy. I tak samo czekamy na jakąś informację o co chodzi, halo! Halo, halo! Zaczynamy, moi drodzy. Masz Proszę no nie, no nie o, o, przepraszam widzowie najmocniej Coś mi się tu włączyło, już wszystko działa Przełączam w ogóle na tutaj nasze kamerki Póki jeszcze nie ma kolejnego meczu, bo bez sensu Żebyście obserwowali coś innego Jak tutaj teraz, no nie wiemy Czy ten mecz wystartuje, czy nie, więc jeszcze czekamy Pilnuj czatu, bo to jest spoko, spoko Tori najlepszy, dziękuję Wartyks Bardzo mi miło, witam 100 osób, które cały czas tutaj Razem z nami czekam, widzowie my też czekamy Uwierzcie, my też czekamy Na to kolejne spotkanie My też czeka czekamy z niecierpliwością Na to spotkanie już tutaj, tutaj załamka, za głowę się łapie, już nie może. Nie no, po prostu nie lubię takich długich przerw, wiesz, ja bym chciał sobie oglądać meczek. Gdy oglądam i komentuję mecze, wtedy jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo ja lubię sobie oglądać ja ci powiem, że kiedyś Ja ci powiem, kiedyś były problemy techniczne i godzinę siedziałem. Uuu, to, to mocna sprawa, obyśmy my tak dzisiaj nie mieli. Ja oby. <laughs> Ajajaj, widzowie, no, co... Ory co najlepszy. Przy? Dzięki, dzięki, Wartik. Co się szanuje, Ale spawić nie musisz, mordeczko. Zobacz, może Discorda, może mam jakieś nowe informacje, wiesz? Nie, nie ma. Proszę. Nie ma nic, ok, jesteś na bieżąco, to dobrze. Tu, 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 jutro Dominik będzie live ze Stumbla, to tam takie rzeczy pisz. Um, a to nie wiem, facie, ale nie przejmuj się tym, nie przejmuj się tym. <laughs> Kurcze prosimy już ten meczek naprawdę widzowie zróbmy może spam serduszek na czacie przy okazji zobaczek kto z was tutaj jest na moim live I wiecie może te serduszka przyniosą szczęście i odpalą nam w końcu ten meczik, żebyśmy mogli go obejrzeć i komentować byłoby super No oby, nie ukrywam, że <laughs> by się przydało Kiedy odcinek? Jutro nawet dwa odcinki będą widzowie więc wyczekujcie To <laughs> Tori ma fajnie, Tori ma fajnie, ma dużo czasu na nagrywanie <laughs> Powiedzmy, powiedzmy, oczywiście tam jakieś inne rzeczy też mam, e, aczkolwiek no przynajmniej już szkoły tak nie mam, jak to było kiedyś, bo już mam studia teraz, więc no jest dużo luźniej na pewno, jeśli chodzi o ten czas. Aaa, dobra. O której jutro live'ik? Koło dziewiętnastej raczej, ja zazwyczaj robię koło dziewiętnastej live'iki. Co jest grane? Proszę, otwarcie nam tego meczyka. Czy zapomnieli zmienić scenę, a tu już pewnie mecze grają, drugi set. E, to, to wątpię, żeby tak było. No, ja nie. <laughs> nie, no, to raczej to jest niemożliwe. Aaa, kurczę, Belek. Kurczę, Belek. kurcze, no, tak Belek. Wygląda. To w międzyczasie może ja wam tutaj widzę, jeszcze nie mamy meczu, yy, Pokażę szybko jedną rzecz i przypomnę. Yy, Tutaj mamy tabelkę pokazaną. Poczekajcie. Jak wyglądają dzisiejsze spotkania. Już wam to pokazuję, żebyście widzieli. Znajduje się na Twitterze. Oczywiście pierwszy mecz już był rozgrywany i Food Esports zwyciężyło. Przepraszam, przegrało za NR, czyli z drużyną, gdzie mamy naszego Polaka. A teraz czekamy na to drugie spotkanie, gdzie SK Gaming będzie grało z Replay Totem, więc no. Czekamy z niecierpliwością. Czempion najlepszy. Dzięki mordeczko. No, czekamy, co jest? Cześć Kostek, się Siewadeczko. Papież, nie spam stary, to masz moderatora, a spamisz no O, patrz co przykład. się pojawiło Patrz co się pojawiło na ekranie Stay tuned, we'll back shortly No dobra, no, czyli mówią, że za chwilę wracają Czekamy, czekamy, z niecierpliwością Wszyscy, ja wam to pokażę, żebyście widzieli Tak się prezentuje na razie ta scenka Dodali tutaj taki napis Więc nie zostaje nam nic innego, jak tylko czekać Kurczę, no Kiedy? zawsze jakieś problemy się trafią, niestety. No, niestety, zawsze pod górkę. Wczoraj mi opona pękła w taczce, tak. tutaj teraz, taczce? no. To co ty robiłeś, że w taczce, stary? Ja jeszcze przed streamem węgiel nosiłem. A, okej. Okay. To ciężka praca wczoraj była. No, wy. słuchaj, ciężka, ciężka praca w szkole. Witamy z nowego wspierającego na kanale Tori No, mój Jerzyk, a bardzo dziękuję Janek, dzięki wielkie za wspieranie, Mordeczko, e, aż tutaj włączę na kamerkę i ci tak podziękuję twarzą w twarz. <noise> Żubik dla ciebie, byczku, serdeczne pozdrowionka, wam też wituję, polecam oczywiście wspierać mój kanał, z góry dziękuję. Kurczę, Hermes, nie musisz stary cały czas też tego samego pisać, bo już ci odpowiadałem na to, widziałem co ty piszesz, Mordko, a ciągle tym samym Czempion, gdzie mieszkasz? W Polsce, mordeczko. W Polsce mieszkam. Gra jeszcze ANR? Tak, ANR będzie grał w finale. Wygrało pierwszy mecz i będą w finale, tylko czekamy na rozpoczęcie kolejnego. Tak, a za chwilę mają wrócić? Podobno. Podobno. Zobaczymy, zobaczymy. Ciekawe, z czym tam jest problem. No, chyba rzeczywiście może być z tym telefonem, który jak widzicie prawie się rozładował. Może czekają, aż troszkę więcej procentów się zbierze. Może nie mają ładowarki? Nie wiem, ciężko. <grym> nie mają drugiego. <grym> Ile jeszcze meczy? Mordeczko zostały trzy mecze. Trzy mecziki zostały. Jakby nie patrzeć, to pewnie już by ten drugi był w, przy końcówce, gdyby się zaczął wtedy, kiedy miał. Dagmara, dzięki bardzo za wspieranie. Kolejna osoba już dzisiaj, czterech nowych wspierających na moim kanale. Kurczę, wielkie dzięki widzowie, naprawdę jest mi giga miło. Kto też chce wspierać mój kanał, to polecam. Koło przycisku subskrybuj macie przycisk wesprzyj. Dokładnie. No kurczę, no zaraz zobaczymy tutaj, czy coś daje, jakieś informacje są. Myślę, że jeszcze nic nie ma, no bo tutaj dostaliśmy napis, że za niedługo wracają, więc oczekujemy, oczekujemy widzowie cały czas. A ja dziękuję i tak każdej osobie z osobna, bo 104 osoby tutaj siedzą i czekają, a my w ogóle nie mamy meczy. Niestety nie zależy to od nas, no są jakieś tam lekkie problemy techniczne. Zaraz powinno się już wszystko odpalić. No, czekamy jeszcze chwilkę. No go, Ktoś tam się mnie pytał, że... Ktoś się mnie tam pytał wyżej, czy mam browser Stars, Mordeczko. oczywiście, że mam. Daj, no bo to, by... jeśli dałoby radę, to pewnie, tylko pamiętaj, że ja tą 25. -tą rangę mam na Edgarze, więc nie wiem, czy to będzie łatwe, ale 30. ranga to już by było coś i nie ukrywam, że ktoś by musiał mnie wykierować, żeby dało radę. O, no to czekamy jeszcze chwilę, czekamy, z niecierpliwością niestety. Ajajaj strasznie, strasznie przedłuża się ten meczyk widzowie, my tu chcemy oglądać dobry turniej w Brawl Stars, dobre meczyki. a niestety tutaj problemy techniczne na to na razie nie pozwalają, no, no, no i co ja wam mogę powiedzieć, widzowie, no niestety. Pomóż nam, no ale co mam, papież, pomóc, przecież to nie ode mnie zależy, YouTube pewnie jakąś nową aktualizację wprowadził, że dał tutaj inne funkcje moderatorom, czy coś takiego. Czempion, jesteś YouTuberem, no niestety ja siebie za YouTubera nie uznaję. <laughs> Tory jest youtuberem, ja nie jestem youtuberem. <grywa> skromny, skromny czempionek, jak tutaj o. widzimy. Dajmo, ja Ci nie obiecuję czy ja będę z Tobą grał czy coś, ja poza live'ami bardzo rzadko gram z widzami Jeśli chcesz ze mną pograć to zapraszam na live'y, tam głównie gram tutaj z Wami Jak poza live'ami jestem w Brawl'u to zazwyczaj nagrywam odcinek, no tak to u mnie wygląda, bo jest sobie mnie słabo z czasem, nie ma co mówić Czy gramy w Crash Royale? Nie, wiesz to ja mordeczko nie gram, kiedyś grałem dużo, ale teraz nie gram aktualnie Jutro Maja będzie, wiesz, jutro. Masz kozackie włosy, dzięki bardzo Woski, kłaniam się. I witam 100 osób, które tutaj dalej z nami siedzą, 107 dokładnie widzowie. Jak jeszcze nie zostawiliście łapy w górę, byłoby super, jakbyście to zrobili. A my dalej nie mamy na razie żadnych nowych informacji, kiedy wrócą tutaj z tym meczem niestety. Dokładnie, dokładnie. dokładnie, no niestety, no. nic nie poradzimy na to, trzeba czekać, trzeba czekać. Aj. aj, aj, aj. Kurczę, o co tu mogło pójść? No, no naprawdę, nie wiem, dziwne, dziwne. Bardzo rzadko jest tak za, żeby aż taki tutaj był błąd techniczny. No, ale znowu kolejny wspierający ci wpadł. Tak, więc... Ninga Banana, ty dziękuję, mordeczko, Piąte wspieranie już dzisiaj, jesteście niesamowici. Już wyrównaliśmy albo nawet pobiliśmy, nie wiem, wczoraj, wczoraj były 4 albo 5, więc całego serdeczka dziękuję. Ninga Banana, oczywiście każdego wspierającego będę pokazywał na odcinkach. No, wczoraj było 5. mefi wiesz, to wszystko masz opisane, jeśli chodzi o bonusy na poziomie boss. Właśnie w zakładce wspieranie, więc tam możesz sobie dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Protuberem. <laughs> no okej, okay, no mogę być tym protuberem, mordeczko. No mogę być, no, dla ciebie będę tym protuberem. Nie ma problemu. Swoją drogą, to jak mamy teraz chwilę czasu, może zobaczyć ankietę, jak wygląda tutaj na kogo głosował. jest na pewno 177 głosów i replay Fajnie. totem: 58 głosów i 42 na SK. No, ciekawe, jak widzowie to wybierają pod takim względem, bo nie głosują tak jakby na faworytów, bo faworytem jest SK Gaming, gdyż oni wczoraj wygrali z replay totem. Dokładnie Ale też mam takie przeczucie szczerze, że dzisiaj Reply Totem może być lepszy od SK Gaming Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie No chciałbym jeszcze ten obejrzeć w końcu Lubisz TikToka? Lubię, czasem lubię sobie pooglądać I właśnie Tori, ty wstawiasz tam te rzeczy? No mm, TikToka nie Nie, nie, nie tam nie myślałeś że to... Nie, bo tam do zbyt dużego grona można trafić. Do osób bliskich, nawet znajomych i tak dalej. Nie potrzebuję tego. <noise> tam każdy się może dokładnie, każdy zobaczyć. Ten algorytm jest bardzo dziwny. Jak mój pies się trzyma? Bardzo dobrze. Real czy live? No ja jestem za Liverpoolem dzisiaj, zobaczymy. Ym... I wyczekujemy widzowie! Już coraz bliżej mam nadzieję, że zaraz nam twórcy w końcu odpalą. Bo nie wiem ile ta przerwa trwa, ale na pewno już długo. Będzie nawet 20 minut, tak nie więcej. No, niestety, trzeba czekać. Innej opcji tutaj nie ma. A tutaj cały czas mamy taką samą informację. Stay tuned, we all be back shortly. Tu, 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 tu. Czekamy z niecierpliwością. No, Grasz niestety. W World of Tanks nie gram, nie gram, mordeczko. Kiedyś grałem, ale tak bym młodszy dużo. Chciałem sobie zagadać na jakiś temat Brawl Starsowy, ale tak sobie myślę i myślę, no, to nie wiem co ja bym tutaj wam już dzisiaj, bardzo dużo rzeczy mówiliśmy w tej poczekalni, najlepiej to żeby ten meczyk już kurczę, się rozpoczął. No jakby się rozpoczął meczyk byłoby zdecydowanie lepiej, to nie ukrywam. Fajnie by było. O to spoko Serena, ja też lubię. Czy mam te Z że tym Nie, nie mam, nie mam. Ja pamiętam, że to używałem z 6 lat temu, może coś takiego, wtedy były na to czasy pamiętam. Um, tak to wygląda. To w CS -a wtedy. Ja no, to mam taki widzowie pewien pomysł, żeby kurczę, w czasie, kiedy um, jednak tego turnieju jeszcze nie ma, kiedy nie mamy tej gireczki, żebyście nie siedzieli tacy zanudzeni, żebym wszedł do Brawl Stars. Co wy na to? Chcecie? <laughs> Oczywiście, że chcą, słuchaj. Możecie widzowie napisać, czy chcecie, bo tutaj od was będzie zależało. Tylko poczekajcie, wszystko sobie ułożę. Um, pyk, 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 pyk. Hmm. Chcecie, chyba, dobra, oczywiście, że tak. No i to mi się podoba. Ty obserwuj, Czepno, czy nie ma już tego meczu czasem, żebyśmy nie przegapili. Nie, wiem, wiem. Nie, no nie ma meczu na razie. Na razie na spokojnie tutaj widzę pod. Leci. Dobra, no Luzaku. A to, widzowie, w takim razie ja wam już powoli odpalę i zaraz sobie zobaczymy Brawla. E, ile lat grasz <noise> Brawl Stars? No już troszkę czasu gram, troszkę czasu mordeczki już gram, nie ma co ukrywać. E, jestem doświadczonym graczem Brawl Stars. E, no spoko, spoko, da full, na luziku, na luziku. Możesz mi cały ja czas by... mówić, jak nam wygląda sytuacja w skokach? Ja ci powiem, że... E... Mi się wydaje, że oni zapomnieli zmienić sceny. Nie, ja myślę, że nie, bo raczej nie pisaliby wtedy, że wiesz, że wrócą za chwilę czy coś takiego, nie? Wydaje mi się że raczej nie, więc tam obserwuj champion, jak możesz, a ja tutaj widzowie przenoszę się z wami na chwilkę dobrą. O nie, albo jeszcze się nie przenoszę, bo tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, którą niestety będzie ciężko ogarnąć. Więc nie do końca widzowie to chyba wyjdzie niestety. ajajaj. Chyba, że... O Janek Pawłowski, dzięki za szefowskie wspieranie. Byczku jest jeszcze na wyższym stopniu wspierania. No mordeczko wielki, szacun dla ciebie naprawdę. Wielkie, wielkie giga, dzięki za to. Mm, Hejka wszystkim. Ko na kim kolejne dwostępna ranga? Jeszcze tak nie myślałem właśnie. Zastanawiam się cały czas, na kim ją zrobić. Ale tak dokładnie to ja jeszcze nie wiem. <laughs> no więc wyczekujemy cały czas tego meczu mordeczki. Dalej go niestety nie mamy. kurcze bardzo się to przedłuża. No ninja, ninja raczej może być ciężko, bo znają życie ten live będzie trwał dłużej niż do 21. Jak, skoro tak się przedłuża, więc nie będę miał jak obejrzeć raczej. No, wiecie, ja lubię robić dla was live y i lubię komentować jak najbardziej, tylko jeśli właśnie te mecze lecą, ale jak mamy takie przerwy, no to nie ukrywajmy, że nie jest to najprzyjemniejsze, ale miejmy nadzieję, że już zaraz się to ogarnie. Ja to Janek, Jeszcze raz dziękuję mordeczko za wspieranie. No, czekamy, no niestety, żadnych informacji nie ma na ten temat, ile jeszcze to może potrwać, więc no trzeba czekać, trzeba, Nie, Czeka. Dominik, nie mam Twitcha, nie mam Twitcha. No nie tak to widzowie miało wyglądać, chcieliśmy tutaj dla was zrobić fajnego live'ika z komentowania typowo, a niestety musimy bardziej oczekiwać, niż komentować. A, a my gramy sobie w Brawl No niestety, widzowie, są króliki w stambule, wiem, wiem o tym, Bengi, jutro będzie odcineczek oczywiście. Wróciłem tak. z imprezy. To spoko, to wcześniej o 19. To się wychodzi i o tej godzinie na imprezę, a nie wraca. No, to racja. A skąd ty takie te, rzeczy tary wiesz co? Wiesz no, swoje się już przeżyło. My oglądamy dwóch botów. No, widzowie, wy, 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 nie wyzywajcie. Jesteśmy bambikami. Po prostu nie mamy, nie mamy live'a. W sensie do oglądania. Nie mamy meczy. Bo jest jakaś przerwa techniczna. Ajajajaj. ile mamy łapek w górę pod lajwikiem, sprawdzam już Zobaczmy widzowie jak to się prezentuje 226, o bardzo dziękuję każdej osobie z osobna, która Zostawiła łapeczkę, jak gdybyście jeszcze mogli dodatkową łapeczkę walnąć byłoby super A my dalej wyczekujemy, dalej to samo Dzięki, że widzowie tutaj z nami jesteście, nas wspieracie, bo No bez was byłoby tutaj ciężko A tak to jesteście z nami, możemy z wami pogadać, więc jest git Jest git jak najbardziej. Dokładnie, dobra, słuchajcie, zrobimy tak że, jak ktoś chce, jak my jeszcze czekamy, to łapcie kodzik do lobby na czacie. Jak ktoś chce, więc bijajcie. Czempion będzie z wami grał, w giereczkę. No okay. słuchaj, jak i, jak i tak czekamy tutaj. W sumie tak, no to prawda. To prawda, jak najbardziej. No Jeszcze raz wam to wkleję. O, nie to, co ja tu. czemu ja jak już my jak... Dobra, nieważne. Oczywiście Janek życzy to wam. Polarwik był dodawany. Mefił. Dzięki za miesiąc wspierania już stary, bardzo Ci dziękuję. Siema sieba wszystkim hejka. Um, nie znam, Serena, nie znam. Jak zrobić moderatora? Trzeba być aktywnym mordeczko ponad miesiąc na moim kanale, więc tak to wygląda. Siema Ewa, witam serdecznie wszystkich. Hejka, hejka, widzowie, dzięki, że jesteście. Kurczę, daliby nam już ten meczik, to prawda. Bardzo no bardzo fajnie by było, gdyby dali, no ale no cóż. Ciężka Nic sytuacja. się nie poradzi na to. Na to nie byliśmy gotowi, że tak tutaj się przedłuży i że nie będzie meczu, bo będzie jakaś przerwa techniczna. Ile trzeba być aktywnym, żeby dostać moda? Ponad miesiąc, czasem dwa miesiące zależy, oczywiście. Trzeba Trzec, komentować trzy, odcineczki, łapki w górę. <laughs> subika oczywiście z na moim kanale. No i wtedy bez problemu dostaniecie. Cześć fajny, witam, witam. No, kurczę. Szkoda, że ten mecz tak nie. Strasznie no. szkoda, strasznie szkoda, bo byłem dzisiaj mega nastawiony na te meczyki i pierwszy meczik mi się też bardzo fajnie komentowało. A ja tu taka długa przerwa niestety. Dokładnie. No dodam no, Janek, który ci tak tak odpowiadałem, dodam. Czy znam Wojana? Znam Wojana oczywiście. Replay totem kontra SK Gaming. Może to u nich jakieś problemy są u tych zawodników. Chociaż ciężko powiedzieć. Ale zobacz, na tej grafice zostało już zaktualizowane, ja wam tutaj je pokażę. Na tej grafice mamy trzeci mecz zaktualizowany, że tam już jest Foot Esports. I oni czekają na zwycięzcę meczu Replay Totem z SK Gaming. Ktoś po prostu, kto wygra w tym meczu albo Replay Totem, albo SK Gaming, wejdzie do kolejnej rundy w kolejnym meczyku i tam będzie mierzył się właśnie z Foot Esports. A kto wygra w meczu Foot Esports kontra zwycięzca SK Gaming lub Replay Totem, zmierzy się w wielkim finale z ANR. Oni już tam czekają na finał. No, czekamy. Podobno 19.40 ma ten trzeci mecz być. Znaczy to według tej grafiki, ale um, ja liczę, że będzie po pierwsze wcześniej, a po drugie ta grafika no wiemy, że się nie sprawdzi, bo nie mam jeszcze nawet drugiego meczu, niestety. Nie papież, dzisiaj raczej nie dodawanie do znajomych głównie będę robił konkursiki. Um, no co mogę tutaj wam jeszcze powiedzieć? Są jakieś tam informacje czempion na Discordzie? Możesz tam Nie, niestety raz. nie ma nic innego. Nie dobrze, nie dobrze. Spokojnie, na luziku. jak to nie wiemy czemu Dominik, właśnie. Jakieś problemy techniczne są u nich, no i nie mamy meczyku. Nie mamy wpływu na to, że tak powiem. No tak, to nie jest zależne od nas, widzę, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale bardzo doceniam, że tutaj siedzicie dalej i czekacie razem z nami. Powiem tak, myślałem, że dzisiejszy Lawi będzie szybszy, a tu może się okazać, że on będzie jeszcze dłuższy od tego wczorajszego. Może, może fajnie. Ciężko powiedzieć mordeczko. Champion wiem, gdzie mieszkasz? Okej. Okay. Jaki stalker? No, nie, że no, nie jest ciężko akurat, gdzie dokładnie mieszkam, więc no. Trzyma to tokawoka, witamy serdecznie. Tak, tak, ja mam na imię Kuba, dokładnie. A no, zaskocz widzów, jak ty masz na imię. No, a, słuchaj, jak dwóch, dwie osoby o tym samym imieniu siedzą na streamie, no to wiesz. No, więc obydwoje widzowie mamy na imię Kuba. Dokładnie. Dobra, przegrałem z, z twoimi widzami, masakra. Nie dziwię się, no widzowie moi są bardzo skillowi. Nabrał balu. Janek, nie mam niestety jak zrobić. Wiesz, bo nie mam przygotowanej sceny pod Brawl Stars, a szkoda, bo tak bym też sobie z wami teraz pograł i wykorzystał jakoś fajnie ten czas. Ale z tego co widzę, to patrz, tylko my tutaj rozmawiamy, a w studiu zagranicznym chyba jest tylko puszczone to tło i kasterzy chyba nawet tutaj nie czekają, tylko po prostu jest to tło opuszczone, że jest oczekiwanie. Więc widzicie widzowie, jak tutaj się staramy dla was, dlatego się tą łapeczką w górę, jeśli możecie. No i co no, zostaje nam czekać. Aha, dobra. <laughs> co jest? Podobna sieć im poszła. Uuu. No dobra, to obserwuj tego live'a, czempiona, no ja teraz jednak pogram z widzami w Brawla, póki nie ma tego turnieju, chyba mi się udało, o, pięknie jest ustawione. Widzowie, witamy w Brawlu, siemaneczko wszystkim, <noise> tylko właśnie jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, którą muszę poprawić, poczekajcie, wejdę sobie tutaj, hop, o, i teraz możemy lecieć, więc to, no, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, siemaneczko, widzowie, dzięki, że jesteście na live'ie, y. tylko proszę, czemu jak możesz, to kontroli tego live'a, żebyśmy nie przegapili. Kontroluję, kontroluję live'a, Dobra, bardzo fajnie, co my tu mamy ciekawego w sklepie Proszę Państwa, na pewno ciekawie jest Kodziktor w sklepie Brawl Stars, oczekuję się Na kolejne meczyki, witam 102 osoby um, Hejka, hejka Sam się nie spodziewałem, że dzisiaj na tym lawie będę grał z Wami w Brawla No ale no, tak wyszło, że mamy przerwę Więc trzeba to jakoś fajnie wykorzystać um, No i co proszę Państwa um, Lecimy, lecimy z giereczką um, Myślę, że możemy sobie pyknąć to jak, Jakąś fajną gierę um, Może Dłowski sobie pogramy z widzami Kto chce ze mną pograć to wbijajcie, ja będę sobie Max powoli wbijał, bierzcie najlepiej jakieś postaci, na których macie mniej pucharków i zapraszam. Zapraszam, wbijajcie. <noise> Woski, nie mogę takich rzeczy niestety tutaj zdradzać. Lubisz piłkę nożną? Oczywiście, że lubię. Dobra, X, -E -K Y, R, Z, J, -D. Już ktoś bił woda w on to szybko wpisuje zawsze. Co gierkę będę zmieniał. Składzik, kodzik, postaram się, żeby był ten sam, żebyście mogli sobie mieć go przygotowanego. I lecimy. Póki nie będzie tego meczu kolejnego, to będziemy sobie pykali w Brawla. To, co, to będzie ciekawsze dla Was niż po prostu, jak będziemy sobie siedzieli przed kamerami i do Was rozmawiali, bo wtedy nie byłoby takie ciekawe. Szkoda, że bez mojej kamerki tutaj, ale i tak myślę, że Gidrze że możecie sobie pooglądać browla i usłyszeć komentarz. <grym> Jak tam sytuacja no. wygląda? Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło, niestety. Cały czas czekamy i czekamy i czekamy. Od kiedy wybrał są duelsy? No już od jakiegoś czasu, mordeczku, już od jakiegoś czasu. Ej, właśnie ty, może zagram to wyzwanie w duelsach wizowych. Chcecie, żebym je zagrał? To co dzisiaj wyszło, żeby sobie pychnąć, bo coś czuję, że to może być dłuższa sytuacja z tym, jakim tutaj wywaliło internet i tak dalej. Czemu, kiedy masz rodzinę? Oj, słuchaj, w styczniu. Podobnie jak Tory w tym samym miesiącu. Dokładnie, dokładnie. Którego no, ty ja miałeś? Ja trzeciego. Dobra no, widzowie, to po tej gierce zagramy to wyzwanie, będziecie mogli do mnie wbić. A nie, bo czekajcie, bo pojedynkowe wyzwanie to, to chyba sam będę grał, okej? Okay? Więc no, zobaczymy jak mi pójdzie, będziecie musieli mi kibicować i mam nadzieję, że będzie git. Oleż, to ładnego killa zrobiłem. Tą piperkę jeszcze by trzeba było dojechać. Pięknie, dużo gemów na środku, zbieram je. Uciekam, kolejny kill widzowie. Jest dobrze, ale mam kłopoty. Muszę stąd szybko zawijać. Dobra, przeżyłem. Podaw proszki niestety dedną, ale ja mam 10 kg, więc sobie wycofam. Obserwuj tam czempion cały czas, oczywiście. Będą po na do znajomych, jak najbardziej, mordeczki. Kurde, a tak fajnie się zapowiadała. Tutaj jednak kurde, godzinka opóźnienia będzie. Coś no, tak czuję. No, myślę, że godzinka to minimum. Niestety. Tak, tak to bywa, zawsze pech. No, a miało być krótko dzisiaj. <laughs> Zmieniona jest ogólnie godzina na. No dobra, już to dobra, nieważne. Zmienili tam godzinę na tej rozpisce? Nie, znaczy zauważyłem, bo było chyba o 20, czy 2020 20 wcześniej też było. Mm, ten ostatni mecz. Czy na, nawet nie pamiętam, wiesz, chyba no to właśnie. O, 20 było. No, jest 2020 No na pewno. Się... A <laughs> nawet drugi mecz się nie, odro... nie rozpoczął. <laughs> Więc no. Nie mogą zrobić kolejnego meczu wcześniej, a później tamten, bo to w ogóle nie jest problem wizowy z meczem, tylko problem jest z połączeniem u nich. Więc nie chodzi o to, że którzy jacyś pro player, że mają problemy, a nawet jakby to i tak nie mogą, bo mm, wiecie jakie drużynki teraz grają i musi tutaj być wyłoniona najpierw z tego meczu drużyna, która zagra w kolejnej rundzie. No ale dobra, ja obiecałem, że zagram z wami to wyzwanie, no to lecimy. W sensie, że sam zagram, bo nie można tego zagrać z wami. Wyzwanie pojedynkowe. Napiszcie mi widzowie, jakie postacie tutaj najlepiej mam wziąć. No, to spokojnie sobie, Tori, tam pykaj. No, jak coś to obserwuj, ale póki co niestety nic się na razie nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, to są problemy w studiu całym. Okej, okay, ja na pewno Edgara sobie tutaj, widzowie, chciałbym wziąć. Spike, Broki, Bo, mówicie? Hmm. Okej, okay, no myślę, że Brock rzeczywiście byłby tutaj dobrym zadymiarzem, więc sobie skorzystam z tej opcji, powiedzmy. Albo B, ty może B wezmę? No, widzowie, chyba B bym skorzystał. Um. I mówicie, że co jeszcze? Jin nie, raczej Jinem nie, bo ja tak nie przypadam za nim tutaj. Yy, ale dużo. Kurczę, nie wiem, nie wiem kogo wziąć. Broka, dobra, to wezmę jeszcze tego Broka. Yy, tylko, oczywiście, ustawię sobie tutaj jeszcze. Yy, Tarczę, to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. Tarcza dużo daje. Um, Okej, okay, u Edgara tak samo sobie tutaj ustawimy Pyk, 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 proszę bardzo. No i możemy lecieć, widzowie Let's go! <grym> Zobaczymy jak pójdzie. Jak będzie słabo szło, to po prostu zmienię A wy się to wyzwanie? Możecie mi napisać w sumie w komentarzu Jak to tam, widzowie, u was wygląda. Dziwnie, że tak czuję robić Robiąc live'a z live samej gry, bez mojej kamerki, że mnie nie widzicie Tylko widzicie, jak gram i słyszycie, co mówię No, no ale to takie dzisiaj, widzowie, warunki niestety. Co zrobić? No nic nie poradzisz, niestety Okej, okay, ten gość wziął Barleya. Wydaje mi się, że Barleya Powinienem porobić, no nie oszukujmy się widzowie Ale nigdy nie wiadomo, nie można lekceważyć, bo ten ziomeczek może na przykład dobrze grać Barlejem. Dwa razy go już trafiłem, on mi ani razu, więc zacząłem trochę lepiej, ale teraz dostałem i to podwójnie, więc ja się tutaj troszkę wycofam, poczekam aż HP mi się uleczy. No i wtedy dopiero będę go po raz kolejny atakował. Witam serdecznie wszystkich, to jest nowy w ogóle zostawcie łapę w górę. Nie ma kamerki, bo to jest ustawiona scena taka z live'a z turnieju. Kto to wygra jest się przeciwko niemu gra, mordeczki, tak szczerze? Nie wierzę, przewaliłem z tym barlejem, ale wstyd Dobra, zaraz go dojadę, teraz już na pewno Edgarem go dojadę, mordeczki To to nie ma opcji, że on mnie, nie poro że on mnie teraz porobi, serio um, Dobra, on jest tutaj Więc szybko sobie tutaj na niego będę wbijał Ej, on ma ulta, to dobra, to może nie będzie tak łatwo <grych> Oj nie, co jest, ty, bo ja zaraz deadnę Dobra, skaczemy, no już trzeba było w końcu Jezu, nie, przegram z nim Nie, nie, widzowie Eee, jestem załamany, naprawdę. Co ja robię w tej grze? To jest wstyd. Przepraszam, przepraszam za mojego skilla, ale mnie wkurza gościem tym Barley. Ja myślałem, że tu Barley będzie łatwy do porobienia, a naprawdę ciężko się przeciwko niemu gra. Masakra. Jeszcze nawet na blisko go nie mogę podjechać, no bo chłop ma ten gadżet przygotowany, ale okej, dostał dwa razy. No jak teraz go już nie porobię, to też będzie lipa straszna. Chłop ma w ogóle jeszcze daj na Majka przygotowany, więc nie będzie łatwo. Dobra, chodź tu, chodź tu. Jezu, jakie on uniki robi, widzicie? Ten gość nie jest naprawdę fajnym rywalem. Dobra, Ult jest walony na ciebie gościu, muszę to już teraz wygrać. Jest, jest, widzowie, GG! Nie, nie jestem teraz nowy, zobaczcie, już teraz będzie dobrze. A jak tam Czepią sprawa wygląda? Cały czas jest to samo, oj, teraz jakbyś stream się cały ściół? O kurczę, to może coś się dzieje w końcu. Obserwuj, obserwuj tam. Znaczy, Jak wiesz, jakby taki lag transmisji był całej. Okej. Okay. Informuj mnie na bieżąco. O, nie, 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 nie. widzę. Hmm, przegrałem, no. No theory, nub, no. Wiem, wiem, że jestem nubem. Ale mnie wkurzył ten gość. Głupio się grało przeciwko niemu. <laughs> Lecę z drugą gierką od razu. Ajajaj. Aj, aj. Boski no, nie jest jakoś specjalnie mnie nie zareagował, wiesz, to nic takiego specjalnego, nie? Um, zamiast odgadać Geyla, wiesz co, ja uwielbiam tutaj Gracie Edgarem, więc znaczy no raczej nie będę go tutaj zmieniał. E, ale zobaczymy: Mandy contra B. Nie będzie łatwo, Mandy ma lepszy zasięg. Ale można to dobrze wykorzystać. Dostała już raz, pięknie. Okej, okay, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Mandy. Zapraszamy. Na razie jeszcze mnie nie potrafi trafić, więc jest dobrze, zepchałem ją trochę. Okej, okay. nie wiem po co ona do tego rogu w sumie wbijała. Oj, użyła gadżetu, kłopoty. Teraz traf, 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 traf. Jak to nie wpadło? No i przewale. No i przewale widzowie. Jezu jak ona nie dostała? Patrzcie! Jest! Udało się, trafiona! To prosto. no widzicie, już jest forma. I co, czempion zmieniło się coś, czy nie? Nie, cały czas to samo. Na Discordzie też żadnych informacji? Też żadnych. Nie podoba mi się to. Dobrze, że też w Brawla sobie mogę pykać. Widzowie, to jest dla was ciekawiej. Oj, ciężko będzie z Nani. Ciężko będzie bardzo pokonać Nani tutaj. Może wyczekam trochę. Oj, tam w krzakach skampiła. Zaraz będzie ulta tutaj na mnie ładować, boję się, boję się Nie no, na ma taki zasięg, że ja nie mam z nią najmniejszych szans Totalnie Kurde, widzowie Może nie zużywam tego ulta, lepiej poczekam do kolejnej gierki I teraz no Edgarem będę musiał ją podjechać na blisko, powinno się udać. Hejka wszystkim, siełanko Lecimy od razu ostro, agresywnie tylko musimy uważać na łuta. Skok musiał już wlecieć, nie najlepszy, ale jest, udało się Uf. Szybko załatwiona akcja O co chodzi, że nie ma turnieju? Nie wiem mordeczko Nie pytaj nas, nie wiemy niestety Jakieś błędy techniczne są no. Te problemy w studiu mają, dlatego Cześć czarna, siemaneczko, witam, witam Okej, okay, teraz Edgar kontra Colette To nie będzie łatwa giereczka, chociaż na razie jeszcze mnie razu nie trafił Dobra, powinienem go tutaj dojechać, pięknie Uciek, ale dobra, jest dojeżdżany, nie! Nie, muszę, muszę, muszę Boże, co tu się dzieje? Cześć Panda, Siewadeczko, witam, witam. Hej o wszystkim. Witamy, szefa. Kurczę, widzę słaba forma w tej gierze co u mnie. 5 minut. Dalej. Co, za 5 minut startujemy? Jest! O w końcu, dobra, no to ja kończę tą gierkę, widzowie, i już tutaj wam przełączam, żebyście wszystko widzieli. Możemy wrócić do turnieju. Drobne tutaj błędy techniczne, ale na szczęście już wszystko ogarnięte. Przewale, to przewale, to przewale. E, Okej, okay, może nie, może nie, widzowie, jeszcze walczymy. A i dostań no 60 HP! Jest! Żółtem <laughs> na taśmy widzieliście, widzieliście, widzowie, tego na Pięknie udało się. Dobra, no to ja już tutaj wracam em, do tego, co tutaj chciałem wam pokazać, więc poczekajcie, proszę bardzo. Cyk, o. I gdzie masz stare informacje, że jest 5 minut? Na Discordzie, tak? Dokładnie. Okej, okay, no to czekamy widzowie ostatnie 5 minutek i turniej będzie w końcu rozgrywany. Okej, okay, czapionek, jak coś to jest kamerka, więc no. <śm> a, dobrze no, się informujesz, bo już tutaj. Cały tak, no, rozbalony się, to, się tak. dziewa, <śm> Ja widziałem, że była. <śm> <śm> BRS, o co chodzi? No. Tak jak mówiliśmy, po prostu e, problemy techniczne jakieś mieli tutaj organizatorzy tego turnieju i się przedłużyło, praktycznie nie wiem ile było tej obsłowy, ale chyba z 30 ponad minut, jak nie więcej. E, no co zrobić, no, Zaraz meczek już powinien wystartować w końcu. Siema, siema wszystkim. Kiedy mity? Kurczę, każdy tutaj dzisiaj pytał o mity. Nie tak dawno były mity. Myślę, że do tygodnia będą na pewno kolejne, więc wyczekujcie, wyczekujcie. Cześć FIFA Brawl Stars, siemaneczko, witam cię serdecznie. Czepion, dodasz do znajomych. Nie dodaję do znajomych mordeczko, niestety. Na razie. Jeszcze. Na razie jeszcze nie. Mieli Na tak, razie jeszcze to Polacy? nie. Nie mordeczko, takiej typowo polskiej drużyny tutaj nie mamy, bo odpadli we wcześniejszym etapie, ale w ANR, czyli tych, którzy pierwszy mecz grali i wygrali i doszli do finału już teraz, no to jest jeden Polak i jest to Rama oczywiście, tak to wygląda. Hej, cześć Hela, witam cię serdecznie, zaraz będziemy akurat zaczynać, no, zaraz będziemy zaczynać widzowie kolejny meczek. 111 osób się zebrało, o jeden 1 Ula la, więc Ci tak, że więcej jest osób teraz, niż jak leci, lecą mecze O, widzowie już to się teraz niecierpliwie. O, timer Taka, jest, timer jest Do końca, jest. ale kurczę, to takie oszukane to 5 minut, miało być wcześniej 5 minut, a to teraz 5 minut leci no. Ile teraz masz na liczniku? 4,45 a, dobra, 44, jest trochę mniej. <grymne> Zróbmy lepiej, nie, no widzowie, gdzie? Ty masz dziary? Mam jeden tatuaż tutaj na ręce, o, tak jak widzicie, widzowie. Więc, no, hej, czy coś cię ominęło, Anna? No, ominął cię pierwszy meczyk, gdzie Rama razem z NRW, czyli wygrali czy do dwóch z Czy da radę dzisiaj wstać do naita? Niestety nie, dzisiaj naity są wyłączone, jutro będzie live, gdzie będziecie mogli donaitiki wysyłać, ale dzisiaj można ewentualnie super chatem albo dać wspieranie, bo to działa. Dokładnie. Tak, Dobrze, powiedz mi jeszcze raz, ile teraz masz? 4-15, 4-14, 4-13 Jaka jest Na nagroda za finał? Jaka jest nagroda za finał? Ym, drużyna, która wygra, która zajdzie dalej, albo ENR, albo FUTESPORT, może jechać do Japonii Oglądać taki turniej największy w tym roku od ESL, który będzie organizowany w Brawlu, i dostaje za darmo tam transport, hotel za darmo i tak dalej. No i na tym turnieju w Japonii, właśnie Replay, to to Gaming, już na pewno grają. Oni tam już są zakwalifikowani. A ANR i Foot Esports walczą o to, kto będzie mógł właśnie polecieć i obejrzeć ten turniej za darmo z Japonii, prosto z tamtego miejsca. Tak to wygląda sytuacja, więc no, zobaczymy kto się tutaj dzisiaj lepiej pokaże, bliżej tego jest drzecznika NR, którzy są już w finale, ale zobaczymy, futesport oczywiście jeszcze nie skreślamy, bo też mają jeszcze szansę. Z czego tak. jutro live? Ich jutro może ze Stambla wam odpalę, zobaczymy. Tori, Tori, ważne pytanie, ile teraz masz, bo trochę byłem zasufany. i to bardzo. 3, 24, 23, 22, 21, tak u mnie wygląda jeśli chodzi o czas. Dobra. Kto Teraz wygra? masz pewnie Tego 17. Tak, 16, 15, 14, tak, tak, tak. dobra. Czyli to dobra. wszystko jest sponsorowane dobra. przez Samsunga, a nie tylko przez Samsunga, jest wiele różnych też innych sponsorów. Masz też ehm, monsterka. Tak, monsterek DHL, ym, no więc no, sponsorzy są naprawdę potężni. Nie ma co mówić, mocne, znane marki. Dokładnie, 3 minuty i lecimy z tym meczem. Boże, w końcu, Tori, ja jak wrażenia po tym oczekiwaniu? To, ja, w to jeszcze, ja w to jeszcze nie wierzę, dopóki nie zobaczę meczu na własne oczy, to, to nie uwierzę. I teraz wyobraź, ślicznik. 60 minut. Idź pan, idź pan. Tak będą myśleć jakieś konkursiki, oczywiście, że tak. Mówicie, żebym przełączył z twarzy, ale widzę, ją tutaj nie ma na razie co oglądać, bo jest odliczanie, jeszcze 2.38. Jak będzie taka ostatnia minutka czy coś, to wtedy wam przełączę, na razie jeszcze nie. Czemu ci to tak wolno leci? Nie, no ja mam 32, 31, 30. No właśnie, ja miałem tyle samo tutaj. Ty. I ty masz to... yy, nie, nie, no nie mam... da się, no ja mam 37, nie da, nie da się nawet tego bardziej dać. 37 teraz? 3, masz? 32, 31. Tak to wygląda, więc gdzieś tam stary się dostosować. A, teraz ile masz? 3, 25, 24. 23. Dobra, jest git. Okay, to teraz jest git. Nie wiem, jakim cudem te tak do przodu wyrwało, znaczy do tyłu. No też nie wiem właśnie, jak to działa. Długa ta przerwa była. Niestety, widzowie, też nas tak troszkę zmuliła ta przerwa, ale mam nadzieję, że meczik nas rozmuli i będą na nim spore emocje. Wiem o tym ja mam, ci, na wiem. Ja ci powiem Tori, że na pierwszym spotkaniu, w, drugim, w drugiej rundzie mnie tak trochę zamuliło, nie wiem czemu. To lepiej się nie chwal chwalić, bo to, to niedobrze świadczy o komentatorze. Nie, nie no, żartuję, oczywiście, że nie. Słuchajcie, żarty żartami, ale nie, fajne emocje były. Teraz ja, czekamy na... Ten pierwszy meczik, ANL ze Future Sports, naprawdę był spoko do oglądania, bo tam było 3 do 2, walka wyrównana, tak, do końca się nie wiedzieliśmy, bardzo... która drużyna zwycięży. Tak, tu wyrównane szanse, maksymalna liczba rund. Tak, tu myślę, że może być meczik jest szybszy, tylko pytanie, dla jakiej drużynki? <laughs> No to na kogo tam stawiasz? Mówisz na Ripley Totem. Tak, tak? Yy, według mnie Ripley Totem. Yy, myślę, że w końcu muszą coś wygrać. No według mnie Escape więc zobaczymy. <laughs> Ninja, chyba cię nie ominęło, bo pamiętam, że wcześniej byłeś, a jak wyszłeś to była tylko przerwa. Teraz już minutka została najprawdopodobniej i za minutkę będziemy startować. Ja wam tutaj zaraz właśnie włączę to odliczanie, żebyście widzieli. No i w końcu doczekamy się tego meczu. 111 osób cały czas z nami jest. Wielkie dzięki widzowie, szacun dla was. Łapeczkę w górę zostawcie jak możecie. Równa minutka, więc odpalam tutaj wam, proszę bardzo, żebyście widzieli. No i lecimy, lecimy, proszę Państwa. Pozdro Dominik dla do Ciebie. Siema kiedy Mistosła świata? Jeśli chodzi o Mistostwa świata, Brawl Stars, te finały miesiąca, to będą one około 25. Tak, jakoś tak to będzie wyglądało. Dobra, 47 sekund do końca. Dokładnie, wyczekujemy dalej. Więc czekamy na no to z niecierpliwością. No, tutaj za chwilę będziemy widzieć starcie Titanów Replay Totem versus SK. Następny meczyk będzie e, Fatih Sports versus wygrany. Tak, wygrany versus tego meczu. Wygrane? A Fatih Sports przegrało? No tak, bo Fatih Sports miało lepszy bilans wczoraj. Dlatego teraz zmierzą się z drużyną, która wygra jeśli chodzi o SK Gaming albo Replay totem. Tak, o. I tak, i ona później dopiero będzie grała w tym lower finale Foot Esports kontra na przykład tutaj zwycięzca i oto kto zmierzy się za NR. Czy grałem już to wyzwanie pojedynków, wiesz co? Grałem tam kilka, dwa meczyki, jeden wygrałem, jeden przegrałem, więcej nie zdążyłem. Okej, okay, mamy tutaj kasterów pokazywanych, więc to oznacza, że już wracamy widzowie w końcu do żywych i w końcu możemy wyczekiwać tego starcia. Jak kupujemy motkę z Zeta i im kibicowa oni odpadli szybko. No widzisz mordeczko, może na kolejnym turnieju jakoś lepiej im troszkę pójdzie. Nagrymy się raczej, jakewery. Pękowicz, podchwytliwe pytanko, ale no nie ze mną takie numery. Cześć wszystkim, Siemaneczko. Pozdro, Dominik, dla ciebie. Zostawcie łapę w górę, kto się nie zostawił, będę wam bardzo wdzięczny. A my wyczekujemy. Na razie ciągle tam kasterzy zagraniczni coś mówią. Zaraz powinniśmy w końcu mieć wybieranie tych drużyni i przejść w końcu do tego drugiego meczu. Nie sądziłem, że się go w końcu doczekamy, ale chyba będzie. Nie, no w końcu trzeba było się na niego doczekać, wiesz, no. tak Tyle czekać to nie można aż tak. Oj, tak, no to prawda. Cześć Jasno, Siemaneczko, witamy serdecznie. Cześć wszystkim, dawać nam ten mecz w końcu, naprawdę. No, czekamy, czekamy, czekamy. Był już Jest, to... SK kontra Tribe. Nie będzie takiego meczu, i nawet nie miało być takiego meczu, bo Tribeów przecież tutaj nie ma na tym turnieju. To zostały cztery drużyny, które się nie odpadły: Replay Totem, SK Gaming, Food Esports i ANR. No i zobaczycie jeszcze dzisiaj ich wszystkich w akcji. Dokładnie, teraz czekamy. Jesteśmy tutaj na ekranach. Tak, Pan Kro, oczywiście, że będzie jak najbardziej. Jesteśmy na ekranach. Czekamy na to. Aż w końcu tutaj się zacznie No i Beczek pełen emocji Dwóch największych gigantów Brawl Starsowych Ripley Totem vs SK Gaming Pozdrawiamy WiDominix, pozdrowienia dla Ciebie Byczku, oczywiście że tak Słuchajcie moi drodzy mamy 264 łapki, dobijmy te 300 314 głosów, a mecz się jeszcze nie zaczął. O Boże! A jak była taka długa przerwa, to nie ma co się dziwić. A tu jeszcze mamy pokazywaną e, tabelę, jak to będzie generalnie wyglądało. E, 50, 57 głosów na Replay Totem, 43 na SK. A tak jak widzicie tutaj, e, teraz będziemy mieli meczek SK Gaming Kontra Replay Totem. I kto wygra w tym meczu, zmierzy się w kolejnej fazie z drużynką Food Esports. Oto, e, czy zagrają w finale, czy nie. A to już wiem, jak to działa, dobra. Tak jak mówiłem. <laughs> No, dobrze mówiłeś, tak trochę nie skumałem tego jak ta drabinka działa, ale okej okay. Nie, nie wiem, będzie nigdzie. meczy, trzy mecze jeszcze zostały, um, już odpadam dzisiaj Xaver na to pytanko, czy Ci pamiętam, kojarzę każdy coś widom Dominix, hejka hejka Dobra, ale my tu nie chcemy oglądać drabiny, tylko chcemy oglądać meczik, więc proszę włączyć nam tutaj mecz o, czyżbyście usłyszeli? Nie, przedstawienie drużyn. Gie, iKaos okay. oraz Yoshi w drużynie SK Gaming. No składzik na pewno bardzo popularny, mega skillowy składzik. Mimo wszystko, mimo takich wielkich nazw, nie pokazali wczoraj zawodnicy SK tej swojej najlepszej gry. Może dzisiejszy dzień będzie lepszy w ich wykonaniu. No, zobaczymy. Oby tak to było. Tak wala, coś na pewno, ale się myślę, że najciekawsze rzeczy przed tobą. Tak? Pinkowicz, na no, jak cię nie kojarzyć? No i ładnie wszystkim do Spike'a ten świąteczny mi się wydaje. Tak, no wczoraj lepiej grało SK Gaming niż totem, ale ja porównuję ogólnie do wszystkich drużyn, które wczoraj grały. No i SK Gaming wcale też nie pokazało się lepiej. A pamiętajmy, że SK jutro, przepraszam, wczoraj grało z totemami w składzie, gdzie Replay totem nie miało swojego podstawowego zawodnika Jokera, bo musiał już pójść i musiał grać ich trener tam zastąpywać. No, się działo wczoraj. Więc to sobie mi opowiadał. Dokładnie. Ok, tutaj skład właśnie Replay. Totem jest prezentowany dzisiaj już Joker, jak widzicie, jest Maury i Maru. No i trener Roll, który wczoraj miał okazję zagrać giereczkę razem tutaj z Replay. Totem tak, Replay. Totem Joker, Maru, ma, Maru i Roll. No, jestem ciekawy, której drużynie tutaj dzisiaj pójdzie lepiej. No, Replay totem z SK. SK Kładzik, się... jak widzicie, bardzo młody. W sumie nie widzicie tego, ale mogę wam to powiedzieć. Joker, Maury i Maru, oni wszyscy są w młodym wieku, chyba najmłodsza drużynka na całym tym turnieju, więc będziemy tutaj wyczekiwać, jakim pójdzie. Tak, ja jestem za Replay Totem, czekam z SK Gaming w tym meczu. Zobaczymy, kto tutaj lepiej obstawi. Skąd się wziął ten turniej? To jest turniej organizowany przez ESL. I to już jest taka finałowa faza z Dragon Pro Series, bardzo fajny turniejek. Dzisiaj w tym turnieju, wy tak typowo nic nie możecie wygrać, ale możecie wygrać za do nimi, doznają na główne konto, bo dzisiaj jakiś czas będę robił na to konkursiki. Dokładnie. Diamond raczej się... nie. Dajmon, już nie dostanie, mówisz? Nie, chodziło mi się o co innego. mu na jego. No tańca. mamy, mamy, w końcu, mamy. W końcu mamy. czekaliśmy, wow. Mamy tutaj zbanowane już Barleya, Karla, y, Janet, y, Penny oraz Poko. I wzięty stół po stronie SK Gaming. Pierwszy tryb to będzie Brawl Ball. Stew jest wzięty, dokładnie, mapka Super Beach na Brawl e, Czyli plażowa, też już przynajmniej mieliśmy okazję ją zobaczyć e, Czy cię pamiętam Damian, szczerze nie do końca, ale postaram się pamiętać e, Fajna mapa jest teraz na zadymę, no też ją w miarę lubię Ja w ogóle lubię te plażowe mapki, więc naprawdę spoczko Czekamy na drugi wybór, bo coś długo wybierają tutaj zawodnicy Replay Totem No, trochę wybierają bo mają przyspieszyć tempo, jak widzieli, że było opóźnienie Tak, raz dwa, Szt. mają pułkownika Ravsa wzięli ale oraz... ja nie mogę takich rzeczy robić, aż takie władze co ja tam nie mam Oraz zjeli B. B Tak, jest wzięta B jako druga z więc teraz czekamy na wybór po stronie SK Gaming Co zrobić żeby zagrać? No tutaj nie ma że zagrać, tutaj grają najlepsze drużyny e, Aczkolwiek na pewno będą jeszcze nieraz jakieś turnieje dla was, w których będziecie mogli wypykać moi widzowie Dokładnie, tutaj czekamy cały czas na to tą... A. Druga mapa to będzie Ring of Fire na Hot Zone, Bells Rock, następna mapa to Knock i na trybie Knockout, Crystal Arcade, Game Grab i Save Zone na hejście. Jako... Otis... Sorry, że ci przerywam, wiadomo, no, idealnie wróciłeś tutaj na Magic, więc nic się tak bardzo nie ominęło, akurat Magic teraz będzie startował. Dokładnie, wzięty Otis przez drużynę SK Gaming. Nie hmm. wiem kiedy Damian, oglądaj to na pewno się dowiesz. Czekamy na trzeci wybór, co tutaj SK Gaming wybierze, czekamy na replay totem i będziemy mogli w końcu startować z tą giereczką, ale długo strasznie wybierają. Też tutaj chyba bardziej chcą się przedłużyć. Czyli <grym grym> no, by... knockout? Raczej nie, wczoraj mieliśmy na ostatnim meczu, bo tam podajesz tylko Nasz knockout. knockout. A tutaj jak widzicie jest, jest na trzecim, Bo wczoraj nie było, a dzisiaj był. jest na trzecim, co nie? Wczoraj był, wczoraj Na ostatnim, był, na ostatnim, ale to on nawet nie kojarzy, żeby był grany, bo tam nie doszło do tego meczu. Tak mi się coś wydaje Nie, nie doszło do tego no meczu No właśnie, ten. więc tak jak mówię, wczoraj nie było lokautu, a dzisiaj będzie na trzecim meczu, więc na pewno będzie A my mamy wzięto Max O, Max Otis Jest twój ulubiony postać, Tori jest Spike Spike, Spike roofs i B to jest druga drużynka, replay Totem No i możemy już zaraz zaczynać, w końcu, w końcu, widzowie Już uśmiech na mojej twarzy się pojawił Bo na to czekałem, chcę ten meczik zobaczyć I na pewno będzie tutaj dużo emocji Dużo emocji? Wow Telefon mi prawie spadł Brobo czy hejs? Ja wolę browbola. Mówicie, że Knockout najlepszy tryb? No do oglądania na pewno jeden z ciekawszych Nie ukrywam, do grania w sumie też bardzo ciekawy oczywiście No i składy całe wybrane, możemy lecieć proszę Państwa Zobaczymy kto kim będzie grał, czy zobaczymy czy Gaming pokaże skilla Czy może lepiej tutaj replay. Totem to się zaprezentuje Zaraz poznamy odpowiedzi na te pytania tak, mamy już tutaj mecz zaczęty, SK Gaming vs Ripley, totem, pierwsze spotkanie, nabrał balu, piłka jeszcze nie tknięta, chaos. Yoshi na środku, Gie po lewej stronie, Maury, tutaj 1000 HP na jego koncie, równy 1000 HP, na środku, Joker, Joker na środku, na B. Maru po prawej stronie, Chaos teraz w tarapatach, 1000 HP, 1800 HP mu zostało starają się tutaj go obijać, iKaos wyeliminowany, Yoshi przejmuje tą piłkę podanie do Gie, teraz będą atakować zawodnicy SK, ale no niestety Maru z eliminacją Yoshi wyeliminowany, Joker na środku tutaj zbi, będzie starał się Ai, Chaos, a teraz trochę obijać Gie, teraz jest po lewej stronie będzie walczył ze Spike'em. teraz dwóch zawodników Joker i Maru przy piłce IKAO z Joshim, starałem się ich tam obijać. Jest rzucony wcześniej gadżet przez Jokera. Joker teraz sam na bramce i będzie jeden do zera. Co oni tu zrobili? Jaką lukę oni tutaj znaleźli? Zawodnicy Replay totem. Piękna akcja. Tutaj już IKAO z gadżetem wyeliminował tą prawą osłonę. Josi tutaj na środku stara się z, wraz z ikao ten Joker z eliminacją. Mar. Maury po, Maury po prawej. Teraz stara się podjechać do Yoshi'ego. Jest pusta bramka, jednak Gie wcześniej już wrócił. Jednak nie musi strzelać Maury. Joker na środku z Maru ze wsparciem. Rzucony gadżet. Oj, Gie wyeliminowany w kłopotach. Zawodnicy SK. Muszą teraz to jakoś wyrwać się z tego spawna. Rzucony ult na jego, Yoshi, ledwie, fajnie mu się udaje z tego uniknąć, ale niestety jest trafiany, jest wyeliminowany przez Maurego. Teraz ICAOS. Tutaj podanie do ICAOS, Aikaos ICAOS z piłką i czy będzie gol? Jest jeden do jednego. Ładną lukę tutaj wyparszył wy... sobie ICAOS. 25 sekund do końca. Maury tutaj, rzucony ult na jego, gije 2000 HP na jego koncie. Ma ICAOS tutaj obijany. Oj, pięknie, pięknie trafia Joshi, Teraz Yoshi, Joker w Josiego. 500 HP na jego koncie. 9 sekund do końca. Zaraz zobaczymy, tutaj zniszczone wszystkie murki, wszystkie przeszkody. Oprócz tych dwóch murków, które są niezniszczalne. Oj, z eliminacją teraz gije. Mają teraz bardzo ładną przewagę. Josi wywala piłkę do tyłu. Co za błąd. Mieli otwartą bramkę no, w tym momencie. Było, nie? Nie, no nie, niepotrzebnie. I czy trafi? Nie trafia! Wybita piłka na lewą stronę. Jeszcze Yoshi tutaj jest trafiany urtem. Wyeliminowali, co tutaj SK zrobiło. Niewykorzystanie sytuacji ludziom się mści, więc zobaczymy, czy teraz Reply Totem nie zrobi, czasem gola. Oj, teraz coś czuję, że teraz z kontrą będą ruszali. 30 sekund do końca. Zostaje sam Yoshi. Piłka przys przy Maru, Maru, traf, to musi być, jakola. tak jest widzowie. Jest braweczka i replay totem wychodzi zwycięsko. SKG Gaming miał świetną sytuację, żeby ten mecz zakończyć. No ale zmarnowali ją, w wykorzystane sytuacje, bardzo często się mszczą. No i wykorzystali to zawodnicy Replay Totem. Ale więc... tutaj błąd popełnił e, ICAOS po, prawdopodobnie. No, ogólnie tu było dużo błędów w postawie SK w tym meczyku. Ale zaczynamy już kolejny zawodnicy SK Gaming. Muszą bo tamtym wcześniejszym szybko zapomnieć i skupić się na tym, co jest teraz. No a tutaj bardzo podbudowani totemsi już frakują po raz pierwszy. Teraz na blisko Spike, on był mocniejszy. I czy Maury to wykorzysta? To musi być gol Powinien zdążyć? Oj, pięknie zmieścił tą piłkę koło słupka. Giję, nie miał jak tego wybronić. Szybko totemsi wychodzą na prowadzenie. Może już zaraz być 1 do 0. I ten może można naprawdę szybko zlecieć. Ale oczywiście wszystko zależy od postawy SK Gaming. Jeśli nic nie zmieniał w swojej grze, no to raczej totemsi się. Widzą tutaj zwycięsko. E, mocno atakowany Joker na środku, ale boi się go Josi. Widzimy, e, no naprawdę, mocna jest stabilnie, zwłaszcza jak trafi ultem. Chociaż teraz przestrzelił Joker chyba trzy strzały z rzędu. Może to być kosztowne. Kolejne niepotrzebne błędy: Maury obijany. No i nie wiem, jak z tego uciec. Josi bierze piłkę, będą próbować atakować. Zbliżają się już do bramki. Rywali, ale Deda ich jeden zawodnik, a dokładnie to Gije. To nie jest ten Gije co kiedyś. No na tym tu nie, nie mam takiej formy aż. Ale może czekamy na jego jedną akcję i się tutaj troszkę nam rozbudzi. Była długa przerwa, mogła ich tutaj troszkę wybić z rytmu. Bardzo dzielnie i dobrze bronią się zawodnicy Reply Totem. Powinni raczej, kurczę, doprowadzić tutaj na spokojnie do, myślę, utrzymania tej jednobrakowej przewagi. Ale nigdy nie wiem, co się wydarzy. Oczywiście nie skreślam jeszcze do czyny SK Gaming. Dobry team wydaje mi się, że mają Totemsi, bo zobaczcie, jest B, jest Spike, jest Ruf, fajnie, to wszystko na razie razem funkcjonuje. Kurczę, troszkę teraz zrąbał ten gadget, Joker, bo szybko został on rozwalony Malony. Nie spodziewał się, że Gie tak łatwo sobie z nim poradzi Joker z lekkimi problemami, ma mało HP, znowu musi się wycofać SK Gaming zyskuje teraz lekką przewagę Oj, Deda jeszcze ich zawodnik, Maury też z wielkimi kłopotami czy to będzie brameczka? Josi strzela! Joker, nie ma jak tego wybić! Nie A, nie ładnie, ładnie tutaj probili Dochodzi do wyrównania, proszę Państwa! Okej, okay. dlatego właśnie powiedzieć, że mecz zaczyna nam się od nowa i to się stracili tą przewagę, którą mali, mieli. Tak samo było w poprzednim meczu. To się prowadzili podaj, SK Gaming wyrównało i później to się wygrali w dogrywce. Jak będzie teraz, czy będzie podobnie, tego nie wiemy. Joker agresywnie, ale no został praktycznie sam, więc raczej chyba tego nie ugra. Chociaż bardzo skilowa akcja. Pokażcie Jokera, co on tam robi! Trafia! O, wow. ale to wykerował. Wow. Ale, Joker tutaj pięknie To Jokera naprawdę mega mocna akcja. To było fajne. No, teraz e, można było uznać, że golden score był. O, jak najbardziej, Joker tutaj wykierował e, wielki szatun dla niego. Jakie mam przywileje, że mam sparty Super7? Dużo, dużo z takich jest. E, fajnie grają, też tak uważam, Joker let's go, <grym> dokładnie. E, mega Joker, o i tak, plus jeden, plus jeden w Macie tutaj statystyki pokazane? Mamy statystyki, 67 do 84 tysięcy damage'a, 32 do 29 tysięcy zregenerowanego życia i 183 tysiące do 139 tysięcy oddanych strzałów, z tego co kojarzę. Chyba. <gry> Mniej więcej coś takiego. Czekamy sobie na rozpoczęcie kolejnej mapki. Ona będzie oczywiście już na innym trybie. Ten punkt i kreci do drużynki Replay Totem, to jeszcze szybko zobaczymy jakieś powtórki, więc na chwilę przełączę Wam na, na nas, żebyście mogli zobaczyć. Kojarzę, kojarzę bardzo, oczywiście, że tak. Na razie Replay Totem bliżej zwycięstwa, jeśli chodzi o starcie z SK Gaming. No ale pamiętajcie, że jeszcze wszystko może się odwrócić. Trzeba tak zrobić trzy punkty, żeby awansować do kolejnej rundy i zobaczymy, czy one będą po stronie Replay Totem, czy jednak SK Gaming. No, zobaczymy tutaj na razie. Ripley, to ten prezentuje się zdecydowanie lepiej od SK. Tutaj ładnie było podejście SK, to jedno pod bramkę, no ale niestety tak trochę słabo szło tak teraz SK. Ła no tragiczne bramki puszczaj tragiczne. Mogli już to wybrać. Fazę banów i możemy zauważyć, że będzie teraz rozgrywana, widzowie. Gorąca strefa, czyli chodzą na mapce Ring of Fire, a ja szybko podziękuję Pęgie Kapiksowi, który wjeżdża tutaj z Zadymiarskim wspieraniem, widzowie, jesteście niesamowici. Ja nie daję wam tutaj możliwości wysłania do a i tak tutaj wjeżdżacie ze wspieraniem. Już szósta osoba dzisiaj. Wielkie dzięki kapiks drzwi dla ciebie. <laughs> nie, chyba szósta mi się wydaje. Witamy z powrotem, Siemanko Boski, Siemanko No i dobra, mamy bany, zobaczcie, zbanowany Lu Bell i Penny. A po drugiej stronie, dostał z Steel, Penny też, no i Roofs. I wziętą mamy już LoL przez drużynę SK i mamy teraz e, kolejny tryb Ring of, e, to znaczy tryb Holdzone Ring of Fire mapa. Tak, czy któryś <laughs> No, to dziękujemy bardzo za takie tajemnicze słowa. O, 20 właśnie wybiła, 22 dokładniej. Ponad 2 godziny liveika. Dzięki, że dalej widzowie z nami siedzicie. My rozgrywamy teraz drugi meczek dzisiaj. Była tam krótka przerwa, ale już teraz myślę, że to będzie wszystko szyb szybciej lecieć. Czekamy na pierwszy wybór po stronie Replay. Totem: Replay, replay, totem. Mamy tutaj pierwszy wybór Max to spoko, Rafał Spoczko, okej, okay, Max pierwszy wybór po stronie ryba i to pierwszy wybór po stronie skagaming lola, oby dwie postacie bardzo skillowe, które mogą zrobić mega różnicę zwłaszcza na gorącej strefie. No to może zrobić mega różnicę, zobaczymy co tutaj wybiorą, jaki team comp SK wybiorą, ale teraz wiesz, że bardzo wolno to wybierają znowu, <laughs> chcą żebyśmy siedzieli jak najdłużej. <laughs> ja ogólnie bardzo lubię gorącą strefę, jeśli chodzi o tryb do oglądania, może grać jakoś tak specjalnie nie, ale do oglądania mega fajnie się to ogląda. Nie wiem czy kojarzycie widzowie, kiedyś był jeszcze taki tryb siege, <laughs> to był tryb, którego akurat bardzo nie lubiłem, bo został już usunięty, się nazywało, nie przepadałem za tym trybem, kojarzycie go widzowie? Jest to nawet na turniejach, bo to było tragiczne. No, nie <laughs> lubiłem tego trybu. Generalnie, Mac jest wzięta po stronie Replay Totem, więc już dwóch zadymiarzy wybranych. Czekam na kolejne dwa piki ze strony SK i potem jeszcze jednego ze strony Replay Totem. A tak, Space of Cards za 20 zł był wczoraj, tak, tak to wyglądało. No więc, tak jak mówiłeś, długo wybierają, ale Otis jest wzięty. Lola i Otis po stronie SK Gaming. Fajna drużynka na razie. No, zobaczymy, co wybiorą jeszcze. Jakiego zdmiarza potężnego SK? Na razie bliżej zwycięstwa jest oczywiście drużynka Liplytotem, ale to jest dopiero pierwszy punkt, muszą zrobić trzy. Czekamy cały czas tak. na te piki. Mac i Max y, wybrani po stronie replay. To przypomnę, a po stronie SK Gaming Poryteczki jest Lola i Otis. Y, dlatego zaraz poznamy trzecią Poko. postać. Poko. To Poko, jest taki dosyć po, po, po. niezbyt często spotykany tutaj zadybiasz. Y, tym bardziej jeszcze na właśnie gorącej strefie. Y, więc zobaczymy, jak tutaj jakiś zawodnik SK będzie grał. Y, tym Poko. Zobaczymy, czy mu dobrze pójdzie. Maleczko chebrań, witam. Do gratulacji. Poko, Szanowni, Poko zawsze spoko, jak to się mówi. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie spoko. I, I wzięty, mamy karę wzięte. To tak, jest kar, więc. Teamy są już kompletne, nie zostaje nam nic innego jak tylko czekać na rozpoczęcie tego meczyku. Dokładnie, więc czekamy z niecierpliwością na ten meczyk. Wy możecie zostawić łapkę w górę, brakuje nam 17 łapek, już 16, tylko do? 300, tak? Zaraz 300, będziemy mieli. No to spokojno, tak, bardzo do fajnie. 300. Dobra widzowie, a meczik już będzie nam zaraz startował, bo widzę, że już się pozmieniało, każdy gracz wybrał sobie jaką postacią on będzie dokładnie grał, no i let's go, czekamy tylko na rozpoczęcie i możemy startować z drugą mapką. Dokładnie, mamy start meczu i tutaj już zawodnicy lecą na środek, jest na środku, Gie po lewej stronie, spoko, i po prawej z oticem. Maury tutaj na... Mauren na lewej stronie, tutaj z Karnem, stara się obijać, ale tutaj Yoshi bardzo agresywnie wszedł od tej prawej strony. Tutaj Joker z Mac. Oj, z eliminacją teraz Joker. No, tutaj Mac naprawdę może zrobić bardzo dużą robotę. A tutaj stara się coś tutaj obijać, ale tutaj Maury po tej lewej stronie zrobił bardzo duże zamieszanie. Oj, teraz musi trochę cofnąć. Maru tutaj wbija, stara się z tym max na plecy wbić. Został wcześniej wyeliminowana Mac. I teraz zawodnicy SK będą starali się przyjmować strefę. Już tutaj Meg z ultem użyty. Również został użyty cień Loli. Oj, oj oj, aj kaos z eliminacją Joker wyeliminowany Yoshi również z eliminacją. Na środek jest przejmowany. 36 do 38. Lecą teraz zawodnicy e, replay totem. Na środek, starałem się. Mocno obijany IKOS 2000 HP na jego koncie. Tutaj Poko naprawdę będzie robił robotę, bo będzie ich leczył. GE z eliminacją w tym momencie. Mac na ulcie. Więc teraz muszę jak najwięcej procentów zebrać, żeby potem. Oj, nietrafiony. Nietrafiony strzał od. Yy, o Od Jokerat na tej Mac. Niestety. Aj, 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 Maru od prawej. Teraz Yoshi w tarapatach zostaje wyeliminowany. Yoshi w tym momencie IKOS rzuca swój cień który jest bardzo szybko zniszczony chaos wyeliminowany teraz przejmują tą strefę zawodnicy, replay totem Maru za chwilę prawdopodobnie tam dołączy żeby szybciej tą strefę, z... a jednak nie, po chciał dać ulta tylko swojemu koledze Yoshi tutaj 2000 HP na jego koncie, musi uważać Maru z kolejną eliminacją, Gie 1700 HP na koncie, zostaje wyeliminowany 2% i mamy tutaj replay 1 do 0 na chodzonie. Znowu, to Temsi wychodzą tutaj zwycięsko na ten moment. Bardzo fajnie się to oglądało. Jak tak skupiłem się na początku, to wydawało mi się, że Skagami wygląda troszkę lepiej, a jednak okazało się, że Temsi drugą fazę tego meczu mieli dużo lepszą, no i zdobyli ten ważny punkt na gorącej strefie. Jeśli zdobędą drugi, to w ogóle cała gorąca strefa pójdzie na ich konto, no i są na bardzo dobrej drodze do tego. A więc agresywnie już tutaj zaczyna Maru. Tak, Maru tutaj też odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o Max, ale Głównie skupmy się widzowie na Make, bo jak będzie ten nabity ult u Jokera, ja go w ogóle muszę tutaj bardzo pochwalić. Jest to mega młody gracz, on ma strasznie dużą perspektywę On za jakiś czas widzowie będzie pewnie jeszcze lepszy, bo wiecie, cały czas gra w tego Brawla, cały czas się szkoli i tak dalej, a jest bardzo młody, więc za parę lat to może być najlepszy gracz na świecie w Brawla. Zobaczymy widzowie, czy to się sprawdzi myślę, że jest na to szansa. Ale bardzo fajnie teraz wbiło SK Gaming. Znowu lepszy start był po stronie Playtotem, a SK Gaming udało się z tego wyjść i w trójkę siedzą totalnie w środku. No i ciężko jest ich powstrzymać. Gdy tych trzech zadymiarzy jest koło siebie czyli Otis, Lola i Poko, no to nie jest to łatwe, no chyba że właśnie Joker wleci z ultem, bo o tym mówię. Na chwilę ich tam wykurzył z tego środka, ale SK Gaming już wraca. Mądrze to zrobili, nie rzucali się na niego, wycofali, no i poradzili sobie z Jokerem. E, bez Jokera Reply Totem będzie miał ciężko, mimo że Marutaj bardzo mądrze wchodzi od boku i próbuje e, atakować swoich rywali. Obija ich mocno, gije z problemami o mało HP. Mały nie najlepiej mi się wydaje gra na tym Karlu. E, dużo tutaj e, razy jest zabijany, a tych kill jednak nie robi jakoś dużo, ale ważne, że wypchali zawodników SK Gaming do tyłu i teraz mogą nadrabiać. Procenty lecą na e, dyktando Reply Totem. Mieli stratę już jest teraz praktycznie wyrównane. E, znowu wszystko wjeżdża w podobny, w podobną ilość. Po 50 parę procent mają. No i kurczę, ciężko ocenić, kto wygra tym razem tą giereczkę chociaż bardzo ważne kile po stronie drużyny SK Gaming. Maru fraguje, Może teraz jeszcze jakoś z tego uciec. Bardzo skillowo u nich to urywali. Trafia fajka osa! Czy tutaj będziemy mieli killa? Oj, a cały czas procenty lecą do SK Gaming. Chyba ta rundka tym razem pójdzie na ich do widzowie. Z tego co widzę, to Replay tutaj jeśli teraz nie przeatakują, Nie, już myślę, że mogą mnie zdołować. Bo to jest końcówka meczu. Ostatnie 6%. No raczej powinni to zdobyć tej zawodnicy. Tak jest. SK Gaming wychodzi zwycięsko. ja SK Gaming tutaj tym razem niestety nie replay totem, jak chcieli tutaj. Jest jeden do jednego na Hot Zone. Zobaczymy za chwilę kolejny mecz, kolejne starcie przeciwko SK versus Replay Totem i mamy runda trzecia. Replay versus SK na trybie Hot Zone. Teraz już atakują zawodnicy. Bardzo szybkie przejście Maru, Maurego do prawej stronie Maurego na prawą stronę. Tutaj najważniejszym killem, który musi zrobić w tym momencie Maury jest wyeliminowanie poko, żeby oni nie mieli tego heal Joshi w tym momencie z eliminacją. Maru zostaje wyeliminowany Yoshi 76 HP na jego koncie. Oj, teraz mają kłopoty. Zawodnicy replay totem. I chaos znowu z eliminacją. Oj, teraz podjazd zrobił Maury. Piękny podjazd. Z dwie eliminacje na jego koncie. Już tutaj przejęli ten środek. Zawodnicy replay totem. I chaos tutaj rzuca swój cień. Muszą uważać teraz, zawodnicy replay totem, na to, żeby nie zostać wyeliminowani. Ale niestety dostaje bardzo potężny bobel i Joker. Niestety Joker zostaje wyeliminowany. Maury tutaj zostaje sam na plecach, tak samo jak Maru zostaje sam na górze, muszą mu teraz obijać, 60 do 21, oj teraz nie mają tego zgrania, zawodnicy replay, Yoshi z kolejną, dokłada kolejną eliminację, 20 HP na koncie sam Maury nie może go trafić, eliminacja Maru. Rzucony cień, muszę to bardzo szybko zrobić jakoś. Joker znowu eliminowany, Gie zostaje sam, nie mogą zostawiać tego Gie. Gie musi być natychmiast eliminowany, no i niestety Maury nie udało się i Secik wlatuje w tym momencie na konto SK Gaming. No grali lepiej, nie ma co ukrywać. Generalnie nie podoba mi się gra Karlem po stronie Reply Totem, no ten Carl nie robił tutaj zbyt dużej różnicy. Przez co ciężko im było walczyć, bo praktycznie walczyli dwóch na trzech. Miało cały czas przewagę SK gaming, dlatego ten punkt dopisujemy im. No i znowu meczyk się wyrównuje jeden do jednego. Ten skład nie był zły, tylko że ja bym osobiście wymienił tego Karla na coś innego. No tak jak mówię no. właśnie, bo e, tutaj Joker mega fajnie grał e, na Mac, wszystko było spoczko, no, ale ten Karl tutaj troszkę odstawał niestety. Tak, mamy tutaj 20 killi po stronie SK, 15 po stronie Replay, 78 tysięcy damage'a po stronie SK i 86 tysięcy po stronie Replay. Totem 24 tysiące zregenerowanego życia po stronie Replay i 57 tysięcy po stronie SK Gaming. No, więc statystyki prezentują się następująco. Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, że drużyna, która by wygrała, miałaby gorsze te statystyki, no i tak jest też. Tym razem tutaj lepsze statystyki są po stronie SK Gaming, bo oni wygrali. No, ale oczywiście Replay, totem wydaje mi się, że nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w tym meczu. To, że teraz przegrali, może ich jeszcze umocnić. Zobaczymy, jak to zadziała na tą drużynę. Czy powalczą na kolejnej mapce. No, zobaczymy. Jestem ciekawy, co tutaj się wydarzy. Czekamy teraz na kolejne bany i piki. Oby tutaj coś się zadziało, oby nie było 5 do 2, <grych> 3 do 2 znowu. Mamy teraz highlights. Powtarzajcie szybko pamiętują dokładnie z tego meczyku możemy sobie przypomnieć, jak to mniej więcej wyglądało wcześniej. Gie, Ikaos i ta ekipa SK Gaming tym razem pokazała się z dobrej strony. W końcu ta gra jakoś u nich zaczyna wyglądać. Zgranie jest coraz większe, dlatego SK Gaming może wracać na topkę, na swoją topową pozycję. Tak, czekamy cały czas. Teraz już z niecierpliwością czekamy na to bany i piki i mamy już mamy bez e, rock e, tryb knockout okay. mamy tutaj SK zbanowana Bonnie Brock Piper. Tym razem e, szybciej poszło, tak? Bo już mamy trzy od razu bany po obydwu stronach i jest wzięta Bell, czyli pierwszy zadymiarz który tutaj będzie po stronie Replay Totem. Oprócz tego, tak jak tutaj champion wcześniej wspominał, będziemy mieli na Knockoutie historyczną giereczkę na tym turnieju. Na Knockoutie się naprawdę fajnie ogląda widzowie, więc będziemy mieli spoko widowisko. Tik wzięty po stronie SK Gaming, no o, odważnie. Oj, tu może być mocno. Tik jest mocną postacią właśnie na te, tego typu tryb, przynajmniej moim zdaniem. E, troerzy, przede wszystkim, jeżeli chodzi, nie Pamiętam, że nie, nie jestem pewien te, tej mapy, e, która to jest dokładnie, ale e, na knockout jest dobry, właśnie TIK. Tak samo jak Ja e, właśnie Piper, Brock. Też oczywiście ale wszystko jeszcze jest zależy od mapki. Teraz będziemy mieli Bell's Rock. No tutaj TIK i Beef w różnie SK Gaming. Póki co ten składnik mnie przekonuje, naprawdę. To może być mocne. No to może być mocne. Jeszcze zależy, jaką trzecią postać wezmą. Oj, tak, to też jest bardzo ważne, właśnie tutaj, jaka będzie postać wzięta jako trzecia. My zaraz poznamy drugą postać, u totem. Co się tu dzieje? Co tutaj się dzieje? Dzieje się to, że za jedną łapkę mamy 300. Dlatego. <grystanie> Zlajkujcie, kto może. Bardzo fajnie, że kupuje sobie nowego skinka. Mam nadzieję, że z kodzikiem Tori. No i co? Coś tu zawodnik Replay. O, jest, Sam. Ciekawy wybór. I Otis. Od razu otis wzięty. Widzę, że masz o taką sekundę max dwie do przodu, ale to jeszcze nie jest aż tak źle. Um, I czekamy na trzeci wybór USK Gaming. Dobra, teraz powinniśmy, wydaje mi się mieć w jednym momencie, ale tak, czekamy sobie jeszcze na ostatni pik. I zobaczymy, co to będzie. Replay, Totem składzik ma już kompletny, jeszcze tylko SK Gaming, no i będziemy mogli startować z tą giereczką. Knockout. Nie mogę się doczekać tego knockoutu, bo akurat to jest tryb, który uwielbiam oglądać, jeśli chodzi o pro playerów. Bardzo ważny na knockoutie jest pierwszy kill, o czym zawsze wspominam. Okej, okay, Gail. Gail też może być mocną postacią, jeżeli chodzi o ten tryb. Oczywiście, zwłaszcza, że Gail ma bardzo dobre gadżety i Star Powery. Tak, to jest mocna akurat. Kari, może odciąć drogę. To, to musisz jeszcze raz mi podać Twoje ID. Ale jak nic nie zmieniłaś, to bez sensu, żebym ci dodawał. Bo tak jak mówię, wysk mi wyskakiwało, że masz zbyt wiele oczekujących zaproszeń. I nie wiem, jak ci wysłać tego zaproszenia. Ehm, będzie, będzie jeszcze dzisiaj, Widomix. Oczywiście, że tak. Nie pytajcie, kiedy widzowie będzie. To Wam obiecuję. Ehm, no a my już czekamy na rozpoczęcie tej giereczki. Składy kompletne: B, Gale i Tick. Który według Was skład jest lepszy? Czy jednak może Bel, Sam i Otis? Możecie napisać, której drużynki skład Wam się bardziej podoba. A my, proszę Państwa, startujemy z pierwszą giereczką. No i tu. Tutaj... I może się naprawdę wiele wydarzyć Zwróćcie uwagę, że na tej mapce Mamy też te niezniszczalne ściany One tutaj będą na pewno dobrą robotę odgrywały Ale patrzcie na to, Joker mega agresywnie On próbuje od razu wypolować tego Tika Ale nie wiem, czy to była dobra taka taktyka Chociaż zobaczcie, G jest mocno zepchany Tylko on ma ulta, to jest też problem tutaj Jeśli chodzi o Jokera kurczę strasznie agresywnie próbował go tutaj obejść I może mieć duże kłopoty, bo tam iKaos go wypatrzył Będzie próbował trafić go B Maury atakuje Środek obijany, kto zdobędzie pierwszy Kila to jest kluczowe w tej giereczce. Um, tutaj leci ult, ale nie najlepiej wykorzystany Troszkę myślę, że za wcześnie go użył, czekamy na tego pierwszego killa, który zmieni na pewno tą grę Bo wtedy któraś drużyna będzie atakowała z przewagą Będzie miała jednego zawodnika więcej, a to jest podstawa na nokiausie No wtedy gra się dużo łatwiej, nie oszukujmy się Zbyt dużo na razie sam w tej giereczce nie może zrobić, jest pierwszy kill i chaos trafia! I chaos trafia, proszę Państwa, Joker z problemami, 3 na 1, to musi być gieraczka dla SK Gaming. Wczoraj SK Gaming zwyciężyło z replay i Totem, na razie są też na bardzo dobrej drodze do tego. No, zobaczymy, co tutaj pokażą, na razie jest 1-0. Do tego, czekamy na to, niezniszczalne ściany są, jak już mówiłeś tutaj, na tej mapie. Oj, tutaj Maury po prawej stronie stara się tutaj co wychwycić, ale oni jest bardzo mocno bijam do 600 HP. Starałem się go teraz wychwycić. Zawodnicy SK. No SK tutaj jest naprawdę, no prezentuje się bardzo ładnie. Bardzo fajnie teraz gra. Zaczę... Wzięło się w garść po tej pierwszej przegranym secie. Joker na środku. Oj, agresywnie. Za chwilę możemy go zobaczyć. Bardzo agresywnie rzucony gadżet przez B. Maury tutaj stara się tym Otisem cokolwiek, kogokolwiek, jakikolwiek damage wychwycić. No i na spokojnie, zawodnicy SK, strefa już z tego, co chyba sam lekko zauważyłem, zaczyna się zmniejszać. Więc tutaj za chwilę możemy zobaczyć naprawdę ciężką sytuację po stronie Ripley Totem, ponieważ są uwięzieni. Mają TK, jedna z eliminacji już jest po stronie Ripley Totem, tak samo jak po stronie... Oj, kolejna eliminacja, w tym momencie po stronie Replay Totem zostaje sam Gije w tym momencie. Guille, 700 HP, ma problem, no i niestety zostaje wyeliminowany. Dokładnie, gije oczywiście po stronie Skagami, kiedy play to e, Aczkolwiek mamy 1 do 1, no i teraz decydujące starcie, jeśli chodzi o knockout. Oczywiście o pierwszy punkt, bo później trzeba będzie jeszcze drugi punkt zdobyć w knockoutie. E, no i na razie Yoshi przyjmuje środeczek, nikogo tam nie ma. Totalny malus, może sobie chwilę odpocząć. E, gije cały czas, próbuje te miny rzucać, żeby troszkę się wycofali jednak rywale, żeby można było ich troszkę zepchać. Joker tym razem już e, zmienił taktykę, nie wchodzi tak agresywnie, chociaż, chociaż, już trochę podszedł. Joker też trochę popełnia błędy, bo cały czas pozwala ładować sobie ulta temu Tikowi. On gdy nie naładowanego ulta, to jest dużo groźniejszy, o tym musimy pamiętać e, spokojnie Szymon, witamy wszystkich tutaj widzów, którzy są, dzięki wielkie Moderatorzy, pamiętajcie o wysłaniu linku na czacie tego, o który was prosiłem e, No ale okej, okay. strzały cały czas lecą Gie cały czas obija, zaraz pewnie będzie używał tego ulta, myślę, że czeka na odpowiedni moment Joker po raz kolejny trafiony, zbliża się do Gie Ale tam już Yoshi jest na asekuracji, bardzo mało HP u no i deda no, SK Gaming tutaj na razie prezentuje się lepiej, nie ma co mówić, jest 3 do 2, przewaga jest po stronie SK Gaming Jeśli teraz mądrzy rozegrają tą przewagę i jej nie stracą, było blisko, żeby IKO zdednął, to powinni wyjść zwycięzco i bardzo mądrze to zagrał, zobaczcie ten gadżet postawił, fajnie zrobił robotę, no i zakończona giereczka, SK Gaming Pięknie SK Gaming teraz, o kurczę, ten gadżet to naprawdę jest koszmarem jest koszmarem dla przeciwników, jeżeli jest dobrze użyty. A właśnie tak było w tym przypadku, bo tutaj rzeczywiście e, pro player SK Gaming użył go idealnie. Tak, czekamy teraz na kolejne starcie i mamy już kolejne starcie, w takim razie atakują, teraz stara się Joker bardzo agresywnie tutaj podejść, ale jednak iKaos tutaj rzuca swój gadżet jeszcze szybciej, już z eliminacją, już i Joker podjeżdża I oj ojojoj iKaos wyeliminowany zostaje, Joker bardzo dobrze tutaj zagrał. Barowi Jokerowi, bardzo... udało się zrobić to, na co cały czas czekał, czyli podjechać tak, jednego zawodnika. Bardzo ładnie udało mu się podjechać, mimo tego, że SK na samym początku wyeliminowali prawą stronę, to jednak Joker tutaj też zrobił bardzo dobrą robotę. Jest dwóch na dwóch. versus Icaos został wyeliminowany. Yoshi versus Gie versus Joker i Versus y, Maru. Maru zostaje, Maru zostaje tylko sam Joker, więc tutaj może mieć problemy. Użyty gadżet w, ty, w, w tym momencie przez Yoshi'ego, a teraz będą odbijać. Będą teraz ciężka. razem chodzić, bo wie y, Yoshi, że ma naładowanego ulta i Oj. niepotrzebnie w sumie tego ulta używał Yoshi w tym momencie. No ale ważne, że jest zwycięzcą, myślę, że nie będzie narzekał e, To go tutaj cieszy najbardziej e, No i jeśli teraz SK Gaming Zdoła wykraść z o tem, no to dopiszą Na swoje konto drugi punkt I myślę, że właśnie na to liczą, e, od razu tutaj e, Ruszają, nie pchają się do przodu, bo Wiedzą jaką mają taktykę, wcześniej ona dobrze wychodziła Więc czemu by ją zmieniać, muszą tylko uważać Na tego Jokera, bo on tu może zrobić Oj. największą różnicę e, Ale póki co został Mocno wybity i prawie by e, Ale oczywiście udało mu się uciec e, Ulty Navi to już u wszystkich oprócz iKaosa po stronie SK Gaming A zobaczcie, że mu Replay i tem nikt nie ma tego ultu oprócz jokera no więc czekamy, jak tutaj będzie użyte. Czekamy na jakąś dobrą akcję. Może po prostu wyczekują zawodnicy SK Gaming, żeby strefa troszkę się zmniejszyła. Tik robi roboty, tutaj widzę, że cały czas piszecie na czacie. No, mogę się z Wami tutaj jak najbardziej zgodzić. Wiecie, Tik na tą mapkę to jest złoto. Ja nie wiem, dlaczego tutaj, nie no w sumie chyba pierwszy wybór miał SK Gaming, no i dlatego go od razu wzięli, bo on był chyba wybierany jako pierwszy i nie dziwię się, bo naprawdę Tik oddaje w tym meczyku. Co tu dużo mówić. Kurczę, póki co nie mam jeszcze ani jednego killa. Ale jak już ten pierwszy kill będzie, to uwierzcie, że wtedy ta sytuacja się szybciej rozwinie i te kile będą lecieć. Oj! To jest najważniejszy. Pięknie, teraz Joker już odepchany przez już jego w idealnym momencie. To była taka akcja SK Gaming, jakie lubimy oglądać. Naprawdę nice. Brawo SK, ładnie tutaj zagrali. Kolejny set na konto SK. 2 do 1 SK Gaming. No i jeśli teraz zwyciężą, no to replay Totem zostanie wyeliminowany z tego turnieju i będzie pierwszą drużynką, która tak jakby no odpadnie, tak. Oczywiście tak. przypomnijmy, że oni i tak mają awans już zapewniony na ten najważniejszy turniej, który będzie za jakiś czas. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ten turniej, no to z niego odpadną. No, niestety. Zdarza się, zdarza się. I teraz mamy porównanie: 807, 87 tysięcy damagea po stronie SK, 31 po stronie tre, tre, Replay, totem 18 tysięcy zregenerowanych grzybciej po stronie SK i 50 tysięcy po stronie Replay i nie wiem dokładnie co oznacza to z ultem ale to dużo tego jest po stronie replay. To są użycia ultów i wiesz, ich jest tak dużo po stronie replay to tym dlatego, A, bo ten, że Joker dobra, sam grał sam ten. samem i cały czas sobie strzelał tym ultem i dlatego jest aż taka przewaga, ale rzeczywiście rzadko się spotyka aż taką różnicę w tych ultach, widzicie widzowie? No ale okej, okay, korzystając z chwili, że teraz mamy przerwę pomiędzy meczami no to czas, myślę, że widzowie, zrobić dla was lekki konkursik na danie do znajomych ale teraz pomyślałem, że zrobię go inaczej. Uwaga! Pierwsza osoba, która wy Wyśle mi zaproszenie, macie tutaj mój kod, zostanie dodana przeze mnie do znajomych w brawlu. Więc dawajcie, ja czekam. Pierwsza osoba, która mi tutaj wyśle widzowie, e, to po prostu ją akceptuję. To jest kodzik. Później będę jeszcze robił inne te konkursy dla was na tym turnieju, że e, kto na przykład napisze na czacie to będę losował, ale teraz robimy kto pierwszy ten lepszy, tak Was z zaskoczenia wezmę, zobaczymy, komuś tutaj uda. Macie mój kodzik pokazany i zaraz wracamy oczywiście do meczyku bo teraz jest przerwa pomiędzy meczami, tam powtórki są pokazywane, e, dlatego zaraz to wszystko mordeczki będziemy tutaj ogarniać. Szybko was tylko chcę tutaj dodać. E, na razie nikt nie wysyła, coś wam długo, to idzie, wizowie. No, o dobra, jest Damian C jako pierwszy, gratulacje, no i Damiana zaakceptowałem, jesteś w moich znajomych. Później oczywiście będą jeszcze inne konkursy, ja wam tutaj przełączam szybciutko widzowie, żebyście zobaczyli jak to wygląda. E, o, mamy już tutaj od razu piki i bany, bo teraz będzie e, Crystal Arcade na Game Grabbie, taka mapka. Tak, mamy tutaj Crystal Arcade, jak już wspomniałeś, na Game Grabie. Mamy zbanowanego Gina Penny, Max 100 pułkownika Rafsa oraz Kroła i wziętego już po stronie SK... B oraz wziętego spajka po stronie Replay Spoczko Kari oczywiście dodam Generalnie Spajczek jest wzięty, więc mnie to mega cieszy Zobaczymy, wydaje mi się, że Maru może nim grać Ale do tego przejdziemy zaraz. Czekamy na kolejne wybory. Mapka Crystal Arcade też na pewno dobrze was kojarzona. tym bardziej jak oglądacie ten turniej, to myślę, że musicie ją kojarzyć. No i czekamy sobie na kolejne wybory. Jest Otis wzięty USK Gaming do kompletu z B Otis jest chyba jedną z najczęściej wybieranych postaci. Oj tak, tym, który... ja bym powiedział, że Otis i Max to są takie dwie postaci. Tak, się Otis wydaje. Max, tak, oni są wybierani bardzo często. W tym momencie w jest planie. Max zbanowana, więc no nie można. Mamy wziętą Bell. zwróćcie uwagę, jest tutaj do pary ze Spajkiem w Reply Totem. No i czekamy na dwa pozostałe piki. Wyczekujemy, wyczekujemy, proszę Państwa, już zaraz będzie wybór, no i przejdziemy do tego meczyku, no i jeśli SK Gaming wyjdzie zwycięsko na Game Grabie, no to wyjdzie zwycięsko też w tym meczu. A Mam już przypomnę, i... przypomnę, że w kolejnej rundzie na zwycięstwo tego meczyku czeka Food Esports, drużynka, która właśnie, no, będzie czekała w tej kolejnej rundzie, a w finale wyczekuje ANR, drużynka Ramy, naszego Polaka. Będzie się działo wtedy. Okej, okay, jest Sentry, i jest Spike, dwie legendy w drużynie Duplaytote, oczywiście oprócz tego jeszcze dochodzi Bell. A kto będzie trzecim wyborem SK Gaming? Na razie mamy B, mamy Otisa. No i gdzie jest ten trzeci wybór? Kto będzie po stronie SK Gaming widzowie? Zaraz się tego oczywiście przekonamy, tutaj długo się zastanawiamy. Sam. sam! Dobra, sam jest wzięty. Czyli postać, która y, grała na Knockoutsie po stronie Replay Totem. Tak, tak, Joker nim grał, tak dokładniej. Nie, to nie jest ostatni konkursik. Jeszcze będzie więcej konkursu na danie do znajomych, oczywiście. Nie ma problemu, widzowie. Tak to wygląda. Słuchajcie, dzisiaj Tori robi dużo konkursów na dodanie do znajomych, więc macie okazję, więc skorzystajcie. Warto być i oczywiście warto lajkować, bo tylko wtedy będziecie mogli brać udział, łapeczka w górę Dokładnie, w górę, mamy zaplanować. już 314 łapek, bijemy Dziękuję rekord... Lecimy ...bijemy do... rekord... Ile tam było wczoraj? Około 500? To, ponad 500 było lekko, tak, dokładnie. No więc dzisiaj trzeba to pobić, więc udostępniajcie, lajkujcie, a my, no dobra, mamy sortujemy. kolejny mecz! Mamy kolejny mecz, mamy kolejny mecz, tą mapę też, również widzieliśmy wczoraj, lecimy, e, I Chaos. Na środku z B, Yoshi z Otisem na lewej stronie. I tutaj bardzo agresywnie Gie podszedł po prawej stronie, eliminując Jokera na Bell. I teraz przejęty mają się rolnik zawodnicy SK. Bardzo agresywnie tam samym tym podszedł właśnie yy, Gie. Oj, Gie tutaj można naprawdę... Oj, oj, będzie się działo. Gie zostaje wyeliminowany, no niestety. Maury e, z eliminacją. Joker na środku z, z iKaosem. iKaos pięknie w tym momencie trafia no, i teraz, jo, gije, kurczę, co ty robi, Gie tym samym? No, tu potężny, potężny wjazd zrobił po tej prawej stronie. 7 do 0 na razie w Gemach dla SK. Tutaj, oj, co tu się stało? Jakieś przełączenie? <laughs> okay. jo, czyżby zdradzili już, kto wygra? <laughs> no, na razie się zapowiada trochę inaczej, bo to SK Gaming prowadzi. Tak, na razie SK Gaming prowadzi, ale wiesz, no, wszystko jest możliwe. Gie <giję> tutaj już w tarapatach, ma bardzo mało życia. Oj, Joker z eliminacją, niestety. z 7 gów na koncie. Musi poczekać na swojego teammate'a. Teraz są odcięci trochę z tego środka. Trafiony iKaos, tak samo jak Joker, trafiony. Gie po lewej stronie ma ulta. Będzie strzelał cały czas z tego ulta. Oj, Maury tutaj w tarapatach lekkich. Z dwóch stron jest statakowane, 700 HP na jego koncie, trafione przez e, Ikaosa. Maru teraz ultuje Ikaos i czy będzie z eliminacją w tym momencie e, Maury zebrane wszystkie gemy, prawie, prawie że wszystkie gemy przez replay. Totem mamy odliczanie. Maury tutaj zostaje wyeliminowany. Josie po prawej stronie i teraz zgije, musi podjeżdżać. Niestety on zginie najprawdopodobniej Akaos tutaj. A 1000 HP, no i nie zdążą niestety. Czy bo oni przewidzieli przyszłość? I jednak tutaj replay Totem wychodzi zwycięsko Myśleliśmy, że SK Gaming po takim dobrym starcie No zdoła wygrać tą giereczkę A jednak los odwrócił nam się e, Całkowicie nam się odwrócił I replay Totem wygrywa e, Dlatego oczekujemy kolejnego starcia e, Jeśli teraz Replay Totem wygra To punkcik poleci do nich I znowu będziemy mieli najdłuższy możliwy meczyk Ale może jeszcze SK Gaming powalczy Może tutaj uda im się zdobyć kolejne punkty No zobaczymy Co tutaj pokażą a więc proszę państwa, I Chaos bardzo agresywnie, pierwszy kill w pierwszych sekundach Oprócz tego rozłożony gadżet, czuje się mega pewnie i jest wybijany kolejny zawodnik O matko, ile tam kili poleciało A Ani jednego killa jeszcze nie zrobiła, dużo na replay totem A SK Gaming ma już tutaj z 3 kile, oprócz tego 4 gemy na swoim koncie gadżet po raz drugi użyty i troszkę tym razem słabiej, bo Maury sobie łatwiej z nim poradził eee, Maru tam obija, bliski do dnięcia Yoshi, ale jakoś jeszcze udałoby się przeżyć I oprócz tego trafia w Maru Spike... Odpadł. Maury tak samo na senty deda No powiem wam szczerze, wielka forma SK Gaming No i tutaj już jest niemożliwe, że oni znowu stracą taką przewagę 7 gemów i przegrają. Jestem ciekawy jak to się dalej potoczy 8 gem zebrany, iKaos zaraz będzie miał 9 I później 10, ale 10 już mi nie mogą pozwolić rywale żeby zebrał Bo wiedzą, że wtedy jak dopuszczą tego 10 gema No to będą mieli spore problemy, raczej ciężko będzie go dojechać Maury jest w i tego nie widzi I chaos. Ależ go zaskoczył, nie wiem czy widzieliście tą akcję O cholewcia, świetne zagranie Maurego, jak on wykorzystał ten moment I wszystko znowu stracone <noise> Niesamowita to jest sprawa Ej, ale od tego naprawdę widzowie można się uczyć, co tutaj zrobił Maury Wyciekał troszkę w tym krzaku No i totalnie z zaskoczenia udało mu się podejść Jest odliczanie, replay totem, znowu mnie zaskoczyło, ale przerwane odliczanie, choć to na chwilkę Chociaż Mario jest tam czujny, lecz ma mało HP, znowu 10, znowu odliczanie i co najgorsze dla SK Gaming. Maury, czyli jedna osoba ma te wszystkie gemy, więc ciężko ciężko będzie to powstrzymać, tym bardziej, że tutaj Mario już czeka z pomocą. Nie, nie dadzą rady. Nie dadzą rady. Je, jeszcze nie na tą stronę lecą. A o, więc replay totem, proszę Państwa, wychodzi zwycięsko i mamy 2 do 2. 2 do 2, 2 do 2, drugi meczyk i drugi najdłuższy meczyk z możliwych. Oprócz tego przerwa, no więc dzisiejszy live rzeczywiście może być dłuższy od wczorajszego, mimo że ma tylko cztery mecze. No zobaczymy, jak będą się prezentować kolejne mecze. Dokładnie, co ty Champion, powiedz mi tam, przeliczasz jakiś pitos? Że tak co chwilę ci słyszymy, jakby dźwięk jakiś tu od ciebie? A nie, czekaj, bo ja tutaj odłożę jedną rzecz wtedy, jak to słychać, bo mogłeś już cześć, Okej, mamy statystyki wizowe dokładne pokazane, tak to wygląda, SK Gaming 27 killi, 23 kg u reply totem! No. Ze, zebrane gemy, zebrane gemy! <grafy> a, tylko jeden, naprawdę? <grafy> nie, to stracone gemy, a zebrane gemy okay, tutaj. Okej, sorry, tutaj troszkę się <grafy> odkleiłem, stracony gem, tylko jeden replay totem, oni w ogóle nie stracili gemów praktycznie, co jest grane. Champions za bogaty? No chyba tak, właśnie chyba tak. Kurczę, no... Widzisz, no zdarza się, no cóż. Jedno jest pewne, teraz zwycięstwo już wyłonimy, nieważne kto wygra, to już będzie trzy u kogoś. Albo będzie to Replay Totem, albo SK Gaming. No to tak 50 na 50, jako Huberta. No ale to akurat prawda, rzeczywiście. No to jest totalnie 50 na 50, nie wiemy czego się spodziewać. Wydaje mi się, że SK jest ciut lepsze w tych meczach, ale robią mega duże błędy w końcówce gry. I przez to tracą to, na co pracowali na początku giereczek i przegrywają. No niestety, taka prawda. No ale replay totem tutaj miał bardzo, sytu bardzo fajne sytuacje. Tutaj ta akcja Maury, zebranie tych wszystkich gemów. To było kluczowe w tym meczu, no nie ma co ukrywać. No, to Safe była zone. podstawa. <gry> Save zone. Może się skończyć bardzo szybko albo mega długo. Jest no kaucik, więc zobaczymy. Bany wszystkie już od razu poleciały. Zobaczcie. Bonnie, Max, oczywiście, jak żeby inaczej. Bell, Yves, Grom i Bonnie po raz drugi. Siemaneczko Fox, Siemaneczko. Hej witamy serdecznie, cześć wszystkim. To ten wygrało, jest 2 do 2 na razie widzowie. Teraz będzie decydujące, kto zwycięży. Kiedy koniec, no to jest drugi meczek dopiero mordeczki, a nie licząc tego meczu, po nim jeszcze dwa kolejne. Ale no, wielki finał już na pewno się będzie jeszcze ciekawiej oglądać, ale nie wiemy, kto tam zagra. Wiemy jedynie na razie, że ANR to jest jedyny pełniaczek, który będzie w finale, a druga yy, drużynka, która do niej dołączy, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, dowiemy się w przyszłym odcinku. <laughs> Czemu tu troszkę odkleiło, widzowie, przepraszam za niego. A my mamy wziętego broka, jeśli chodzi o drużynę SK Gaming. Tak, nie da się tak. wysłać do ale jutro na live się będzie dało, więc zapraszam jutro na live. Tak, wzięty jest, został Brok. Czekam na pozostałe piki ze strony SK oraz replay Totem. Ale teraz e, za chwilę zobaczymy pik replay totem. Hiro moja ulubiona postać poza spajkiem to jest generalnie Edgar. Tak. Jaka jest Twoja ulubiona postać poza spajkiem? Sorry. Przed chwilą odpowiedziałem na to stary. A ser, jest. Ja, ja tu zająłem się, czytałem czatu, ale mamy już wybraną kole, to raz B. Tak, dwie postacie wybrane u Replay Totem. Czekamy na drugi wybór od SK Gaming. Mapka safe Zone na napadzie. Napad to jest rzeczywiście taki tryb, który może się skończyć dosyć szybko, jeśli fajnie uda się to dojechać. Oczywiście wszystko zależy od zatymiarzy, jacy będą wzięci. Co jest odkleiło go? No, zdarza się. Zdarza zda się. Zmęczenie już wchodzi trochę. To normalne, widzowie. No nie no, dzisiaj na pierwszy lekcji to ja spałem. Dosłownie. Okay, spoko Bęgę na luźniku mordeczko. Co za linki wysyłają Moderatorzy. Takie ogólne do kolejnych turniejów, właśnie organizowanych przez ESL. No, mamy Otisa oraz Broka po stronie SK oraz mamy kolet i bi po stronie Replay. Totem czekamy na trzecie wybory u obydwu drużyn. Tak, trzecie wybory. No, kogo obstawiasz, że tu wezmą? <laughs> Totalnie nie mam pojęcia, serio. No, no powiedz, że spajka. No, wiem, dobra, że. Tam... powiem, powiem. Spajka. Spajka, dobra. <laughs> Zobaczymy czy się sprawdzi, ale znowu długie, długie jest to wybieranie. Sprout! Tego co bym w życiu nie przewidział. Sprout, Sprout, Sprout. Na tą mapę? No w sumie może być. No ja myślę, by... że tak. wiesz, Środek na przykład zamuruje, czy coś w tym stylu. I to może to być spoko. Ja jestem ciekawy, ja bym tutaj wziął jakiegoś tanka, może bardziej pod to w tym momencie. Ale no nie wiem. jest B, jest koled więc na pewno myślę, że jakiś tutaj zanimacz na krótszy dystans. nie byłby złym wyborem, ale Jakiś Bull, Daryl. Bas! Baz. no to mieliśmy prawie rację. Tak, rację mieliśmy z tym, że na krótki. Mi się wydaje, Herobrine, że Cold, wiesz? No tak mi się wydaje. Czy lubi Olivera? Lubię, pewnie, że tak. Ja mam 7 lat. No to spoczko, to młody jesteś jeszcze widz. Fajnie, że już wiesz co to Brawl czas i tak dalej. Może kiedyś byłeś bardzo dobrym graczem w Brawlach, tak wcześniej zacząłeś grać w tą giereczkę. Jutro, Ksawery, jutro będzie Live, więc zapraszamy jutro o 19, myślę, że wam odpalę. A więc tak, za chwilę będziemy zaczynać to spotkanie. Ostatnie spotkanie, SK vs. Stripe. E, to e, znaczy replay totem, mówiłś, totem. Champion, co replay co totem, to to replay totem. <laughs> <laughs> nie, dobra, kiełek na tej mapie będzie naprawdę e, bardzo, do, jest dobrym pikiem, bo może tutaj naprawdę odciąć to, ale już już jest z eliminacją tutaj. Pierwszą. Brok tutaj będzie za chwilę obijał ten save. Znowu gije, teraz gije z eliminacją. Rzucony ult. Już zebrane 18% save'owi. Replay totem. No i tutaj będą mieli problemy zawodnicy replay. No i tutaj Joker już jest obijany przez Sprouta. Odcięcie tego środka. Oj, już wiadomo po co był ten Sprout wzięty tutaj. Gije z eliminacją kolejną i teraz się zacznie. Ikaos! Zebrany ult w tym momencie. Przedłużony sobie ten ult i będzie za chwilę przez tą ściankę nawalał do tego safe'u. i trochę jednak źle rzucam ten ult niestety, bo Gije nie mógł trafić safe'u. Nie mógł trafić tego sejfu. ajajaj, aj, aj. Joker tutaj od prawej strony stara się zajść, ale Ikaos czujny cały czas. Rzucony jest znowu ten ulcik, Joker nie wie co ze sobą zrobić w tym momencie, no ma problemy, ma problemy, jest atakowany z każdej strony, nie może nic zrobić, tylko unikać tych strzałów. Oj, trafiony teraz I chaos odcięcie tego środka, żeby nikt nie mógł przejść. I teraz bardzo ładnie to zagrał, Gie może tutaj na spokojnie sobie obijać, znowu z eliminacją I Chaos 80 do 94%. Maru zostaje sam na środku, po kolei, każdy z zawodników replay totem jest ten, Oj, Joker teraz z eliminacji, niestety Yoshi eliminuje Jokera, rzucony ult przez Gie, gi gi 74% do 94%, Ai, chaos. Yoshi, Gie, bardzo dobre zgranie w tym momencie, Joker po prawej stronie stara się coś zrobić, ale nie ma zbytnio jak tutaj zareagować, jeżeli chodzi o jak zaatakować tutaj, ale teraz jest pod jest podaj chaos, chaos, no niestety jednak się broni. Tutaj jednak zadaje, chce chcę zadać więcej damage'a, jeszcze żeby mieć tego ulta naładowanego i obijać zawodników w replay to ten 27 do końca. Ripley to ten nie ma tutaj co zrobić, nie ma w ogóle przejścia jakby pod save zawodników SK. Cały czas ich odpychają, już naładowanego ulta ma Joker. Muszą uważać za chwilę, teraz i też naładowany Ultima Chaos i teraz y, pierwszy raz chyba został wyeliminowany i Chaos, 8 sekund do końca, no i teraz muszą pod, y, zaatakować ten save 54 do 76. Nie, nie da rady, nie ma szans, to jest SK. pewne SK Gaming. I oni są im bliżej tej kolejnej rundy, kolejnego etapu. Zobaczymy, jak to się uda. Tak, mówi się Gie, wiesz? Mówi się Gie, z tego co kojarzę, chociaż aż też takim mega ekspertem czy specem nie jestem, ale tak też słyszałem i tak jak komentowałem na przykład na Mistrzostwach w Paryżu, to też tak było to mówione. No ale dobra, widzowie, lecimy z kolejną rundą. Druga runda się rozpoczęła. I Chaos, Yoshi, Gie po stronie SK Gaming. Widzimy oczywiście Star Power i gadżety, kto sobie jakie tutaj wziął, jakie przygotował. Joker mocno wjeżdża, ale jest cały czas obijany, nie robi tutaj przewagi. Chociaż teraz dobry podjazd Wajkaosa, lecz nie zdążył, pomógł mu Yoshi No i wyeliminowany Joker e, Reply Totem jakby nie do końca e, wziął nauczkę z tej porażki, którą wcześniej mieli e, No i znowu popełniają podobne błędy, mimo że troszkę tam wiadomo Mają teraz lepsze procentowe, procentowe sytuacje, 94 do 100 To mimo wszystko wydaje mi się, że z kontroluje ten mecz Chociaż teraz deadnięcie o e, bardzo dobrze tam Joker się zachował Joker jak już to robi najwięcej killi, jeśli chodzi o drużynkę Reply Totem Cały czas podjeżdża na blisko. Jest kolejny frak! Oj, prawie wszyscy wyeliminowani. Reply Totem teraz mądrze to zagrało. Maru 90HP miał sporego farta, że tutaj przetrwał. No i proszę Państwa, I Chaos musi szybko ogarniać sytuację, musi to bronić. Znowu Joker na blisko świetnie gra tym bazem. Możemy się użyć od Jokera wizowej, jak najlepiej grać bazem, bo on to robi. 65% skurcze, czyli jednak chyba dobrze znieśli tą porażkę, bo wyciągnęli z niej fajne wnioski. No i widzimy zupełnie inną grę Reply Totem. Początkowo tak się zapowiadało, że jednak znowu będą pomieniać te błędy, ale. Jednak dalsza gra nam pokazała, że wcale tak nie jest I e, naprawdę świetnie Radzą sobie na razie tutaj e, Zawodnicy TTM e, Taki skrót tej mordeczki od Ripley Totem e, No ale dobra, środek cały Jakby... <grych> Zagospodarowany przez SK Gaming. Ten Ult kiełka robi sporą różnicę. E, Ikaos bardzo mądrze rzuca cały czas sobie ładuje Ulta i znowu może go użyć trochę za późno, trochę się spóźnił Joker był przed tym ULTem, ale nic mu to nie dało, bo teraz już deadną. SK Gaming przydałoby się, żeby ruszyło do ataku. Jeśli tego nie zrobią, zaraz może im braknąć czasu. Maru tutaj się przedziera z lewej strony. Gije po raz kolejny trafiony, tym razem DEDA. Nie gra dobrze SK Gaming, raczej nie zwyciężą w tej giereczce e, Maru pięknie tutaj użył ULTA, jakieś tam kolejne procenty zbite już 55 do 85, co prawda? I chaos teraz tutaj mądrze. Po raz kolejny zablokował drogę, ale zostało 26 sekund do końca. Mi się nie chce w to wierzyć, że oni aż tyle procent byliby w stanie zdobyć, jeśli chodzi o SK Gaming. Raczej tutaj bez problemu sobie poradzi. Co prawda, deadnouł teraz Maru. Joshi z fragiem, ale to jest za mało czasu: za mało czasu, żeby odwrócić losy tego meczu. No więc to jest taki totalnie typowy, najdłuższy mecz, jaki tylko może być. Bo dalej nie wiemy, kto zwyciężył, i dopiero ta gireszka, która będzie zaraz, zdecyduje o tym, kto będzie zwycięzcą. Tak, no niestety, SK jeszcze jedna szansa, ostatnia szansa, czy ją wykorzystają, nie wiadomo, ale ten mecz zdecydowanie gorzej im poszedł, we wcześniejszym spotkaniu nie dawali w ogóle szansy Replay Totem, ale teraz, ajajaj, co tu się dzieje, mamy kolejne spotkanie, lecimy, Replay Totem, SK Gaming, Tryb, Haste, lecimy, I chaos. Znowu próbuję tutaj odciąć te, ten środek, ale no na razie stara się wyeliminować jokera, no niestety nie, nie trafia go ani razu. Ojojoj, oj, oj, teraz problemy ma iKaos, podjechał pod nie ja, nieudany chociaż połowę życia mu zadał. Rzucony ult w tym momencie i teraz zacznie się obijanie tego safe'u, czy dadzą radę obić to zawodnicy SK, tutaj już Brock przy tym, no niestety już ma Joker ulta naładowanego, niestety nie trafia nie trafia tym ultem Joker, ajajaj 78 do 100 muszą uważać teraz zawodnicy SK, jak tutaj będą atakować, muszą najbardziej uważać na tego Jokera, bo ten Joker naprawdę może tym bazem zrobić dużą robotę, dużą różnicę, no niestety 18 HP jeszcze tutaj walczył, ale no niestety nie udało mu się przetrwać aj chaos ICAOS, w nim tak naprawdę cała nadzieja, czy, jak ode, czy odetnie im drogę, czy nie odetnie im ni, e, drogę. Tutaj musi uważać, teraz Joker podchodzi od tej prawej strony. ICAOS musi uważać, Gie cały czas tu bije na tym środku i Osi pomaga, 3000 HP na koncie Jokera teraz się regeneruje. I będzie za chwilę podjazd najprawdopodobniej pod save, albo się będzie czaił na IKAOSA. Jeżeli IKOS zostaje wyeliminowany, to będą mieli problemy zawodnicy SK. Minuta do końca. Cały czas tutaj toczy się ta walka na środku. Joker chce, chce się, chce użyć tego ulta. Czai się na to, i teraz podjazd za chwilę będzie najprawdopodobniej pod IKAOSA. Ojojoj, oj, Joker obijany. Jeszcze nie trafiony przez GIE. Oj, teraz się szykuje podjazd pod Gie, bardzo piękny podjazd pod Gie, zostaje wyeliminowany w tym momencie Gie i teraz Joker przechodzi na tą lewą stronę, Yoshi tutaj już ze wsparciem od tej lewej strony idzie, eliminuje, Joker znowu nie trafia swoim ultem, 78 do 90, muszą teraz uważać, odcięty, ładnie odciął tutaj e, ten save, żeby nie trafiał, podpięcie, pod, e, rzucony ult na save, obijany teraz save zawodników e, replay totem, Gie tutaj muszą uważać 10 sekund do końca 9, 8, jest również wcześniej rzucony ult przez kiełka i no niestety dla replay SK Gaming wychodzi zwycięsko w starciu z Replay Totem. Dziękujemy drużynce Replay Totem za udział w tym turnieju. Teraz oficjalnie już odpadają. SK Gaming awansuje do kolejnej rundy. Jak widzicie, udało im się teraz zwyciężyć. I w kolejnej rundzie czeka już na nich Food Esports. I to będzie taki meczyk o finał, bo która drużynka wygra po prostu ten mecz, zmierzy się w finale, gdzie czeka ANR z Ramą, czyli z Polakiem w drużynce. Dlatego rozpoczynała się najciekawsza faza tego turnieju. No Widzowie pewnie SK Gaming teraz chwilkę będzie miało odpoczynku. No i zaraz muszą zaczynać kolejny meczyk. Tak to się złożyło. No, będziemy jakieś 5-6 minut czekać aż odpoczną. A w tym czasie I... może zrobię wam konkursik widzowy, więc jak coś, to możecie pisać już mi na czacie wasze ID, dam wam chwilkę, wasz kodik z Brawla i sobie wyrosujemy tam jakąś osobę, którą no, damy na mojej teraz konto. 29 kg SK 11 replay 96 tysięcy zadanego damage'a SK i 34 replay i 18, 16 tysięcy zregenerowanego życia przez SK i prawie 40 koła przez Replay. Champion to jest specjalista w czytaniu statystyk. Zawsze oddaję mu tą rolę. Rozpoczynała matematyka. <laughs> no wiesz... Ja, ja tu zaokraniam to wszystko. Znaczy, I nie zaokraniam wszystkiego, ale no. Iście śmiało, mordeczki te kodziki, ja mam to jeszcze z minutkę lub dwie, żebyście na spokojnie mogli tutaj sobie napisać. A ja włączam teraz nasze kamerki na chwilkę, więc witamy tutaj wszystkich zgromadzonych, dzięki, że cały czas z nami siedzicie. Ten turniej już wkracza w no, tą najważniejszą fazę. W fazę, gdzie będziemy mieli półfinał i finał, można powiedzieć, bo zaraz poznamy duszynkę, która przejdzie do finału, no i później już tylko wielki finał nam zostanie. Okej, okay. coraz więcej kodów. Przypominam, żebyście stawili łapkę w górę pod live bo tylko wtedy to tak można, żeby. Mogli brać udział, było warto wyczekiwać na wyglądowiska Gaming. Bardzo ładna przewaga przez Kiełka. Masz rację, Jacob. Kiełek tutaj naprawdę fajnie rozegrał. Eee, my tutaj od razu mówiliśmy z championem, że ten Kiełek może zrobić sporą robotę na tej mapce. Tym bardziej jak się zaczynała i zobaczyliśmy, jak ta mapka dokładnie wygląda, no to rzeczywiście wiedzieliśmy. Eee, hej, wszystkim się maneczko, łaj, ale co łaj? <laughs> witam, witam. Dobra, eee, więc ja tutaj mordeczki może zacznę powoli losować pierwszą osobę, póki mamy chwilkę czasu. Przejdę do Brawla szybciutko. Eee, wejdę sobie tutaj w znajomych i uwaga. Pokazuję wam, czy nie, to inaczej, to muszę wam pokazać ten na kamerce, żebyście widzieli, że losuje. Nie ma spamienia. Kto będzie spamił, a wygra, to tutaj oczywiście nie zaliczamy. Nie można tak robić, że ktoś spamił, bo to będzie nie fair. I uwaga, jest telefonik pokazany. Poczekajcie, proszę bardzo, telefonik pokazany. Hop, wy wszystko widzicie, Ja się patrzę w bok i na 3, 4 zatrzymuję. 3, 4, hop. Okej, zatrzymałem, kto to dokładnie jest. Z tego co widzę to jest wiaderko i Szymon Pokémon, tak pół na pół, więc okej powiedzmy, że Was sobie dwóch szybko dodam i zaraz wracamy do komentowania. Oczywiście to jest jedyny konkurs, konkursik dzisiaj, więc zostańcie widzowie do końca. VR, czekajcie, VRJL9. Ej, nie, źle to wpisuję, kurczę. Co ja zrobiłem w ogóle, co ja przełączyłem, przepraszam. Dość Jej, źle, dziękuję, źle o, wiaderko już dziękuję Dobra, to wiaderko i Szymon Dodam was za chwilkę, okay? bo teraz muszę przełączyć I oczywiście mam zapisane Tutaj obydwa wasze kody Więc będziecie dodawani, o to się nie bójcie A wy sobie się nie poddawajcie, bo dzisiaj na pewno Będziemy też robić jakieś konkursiki W zamian tak, za to, a my mamy. po mam... prostu tutaj jesteście z nami A my mamy teraz przedstawienie drużyn W tym finale Nie, nie, Lower... Finale, nie finale Lower finale. W tym mniejszym finale, a dokładnie można to nazwać W sumie półfinałem, bo drużynka, która wygra Dojdzie tutaj do finału a no w sumie tak, teoretycznie można tak tak nazwać. No, więc generalnie zobaczymy, czy wyjdzie zwycięsko SK Gaming czy Food Esports, w sumie to przydałaby się Chyba jakaś nowa tabelka Nie tabelka, tylko ankieta, bo dawno w sumie Nie mieliśmy Prawie 500 głosów na tej ankiecie To naprawdę sporo, dobra, ja tylko szybko pokażę wam sponsorów Widzowie, jak tutaj wygląda sytuacja Żebyście wszystko dokładnie widzieli, proszę bardzo Sponsorzy są pokazywani oczywiście No i za chwileczkę zrobimy sobie nową tabelkę Teraz troszkę jest nas mniej, wiadomo, bo jest przerwa Ale niedługa, widzicie, tylko 3 minuty 30 sekund Więc spoczko, w tym czasie myślę, że Idealnie będę mógł zrobić tabelkę no, to tylko 3 minuty, całe szczęście. No, bo już dzisiaj już czekaliśmy dłużej w pewnym momencie. No ale dobra, chyba to... prawie Chyba, chyba około 40 minut. Mhm. Tą ankietę zakończamy, czas na kolejną, proszę bardzo. Dodaj, rozpocznij ankietę. Kto wygra? Okej, okay. coś takiego. No i dajemy sobie tutaj, proszę Państwa, SK Gaming. Czy jednak myślicie, że wygra Food Esports? Ja jak miałbym obstawiać po tym, co te drużynki prezentują, to obstawiłbym na food Esports. A ty czempion jak? Ja bym obstawił Food Esports również. Wydaje mi się, że wygrają, oni w ogóle y, Dosyć pechowo przegrali z y, ANR, tak to myślę, że już by czekali w finale Bo tam było 3 do 2, też mogli wygrać Równie dobrze, y, no więc generalnie Widzowie według mnie są tutaj faworytami Ale oczywiście nie skreślam SK Gaming, bo tutaj y, Mecz meczowi nierówny Każdy z każdym według mnie można na tym turnieju wygrać No dobra, to się już nie mogą, bo już odpadli Ale mogli, y, y, tak to wygląda I spamił, y, no nie wiem Wydaje mi się, że nie spamił jakoś bardzo, więc no, Tą dwójkę, wiaderko spamił, czekajcie, ocenię Ocenię, jeszcze mogę to cofnąć czy wiaderko spamił? Dobra, wiaderko spamił widzowie Macie rację. Wiaderko spamił fest. Ale. Kurczę, no i co ja mam teraz z tobą zrobić, wiaderko? Mówiłem, żeby nie spamić. A ty spamiłeś rzeczywiście i się nie posłuchałeś. Muszę pomyśleć, co ja z tobą zrobię. degrat de Nie, no, degrad to nie. Chodzi o to, czy go dodam, czy nie. Siema, siema. Fute sport wygrali wczoraj wszystko, dokładnie, ale dzisiaj przegrali za NR, dlatego teraz nie mają pewnego miejsca w finale. Nie no, wiaderko żartuje, nie bi. Ok, minutka ostatnia odliczana, minutka 47. No i czekamy, widzowie, czekamy, jak to będzie tutaj wyglądało. A, tak, czekamy na to starcie. Food e Sports vs. SK Gaming Clore Final. O kurcze. Na razie najdłużej jak się da w sumie, bo 2 do 3, 3 do 2. Może teraz dostaniemy. Przerwa! Mecz, może dostaniemy teraz taki śmeczyk 3 do 0. Zobaczymy. Tak, dostaniesz meczyk 3 do 2 znowu. Nie zdziwiłbym się, bo to są serio. Tak wyrównane drużyny na tym turnieju, że to, to ciągle nie zdziwiłbym się, gdybyśmy takie wyniki oglądali. No ale osobiście powiem szczerze, nie chciałbym, żeby. Chciałbym zobaczyć 3-0. Tak powiem. Dla chciałbym którego? zobaczyć 3-0. Yy, dla. Eee, tych, no eee, Fate Sports, Okej, okay, foot eee, Footy Sports Sports. No spoko, spoko. Eee, wydaje mi się, że raczej tutaj jest to możliwe, gdyż Footy Sports prezentowało się wcześniej lepiej, w wcześniejszej fazie. Ale to zwycięstwo, może tutaj dać też troszkę w bocy eee, Drużynie Skagajmi przed chwilą pokonali replay totem, eee, dlatego, no kto wie, bo patrzcie, jakby tak podsumowując, oni wczoraj grali ostatni mecz w turnieju i go wygrali. Teraz grali, to był ich pierwszy meczyk, mają dwa winy z rzędu. Więc są w naprawdę dobrej formie. Oczywiście to były dwa zwycięstwa nad tą samą drużyną, replay totem, ale no zobaczymy. No tutaj może być różnie, no zobaczymy. Replay totem nie, nie wróciło z formą, jak wczoraj grali tragicznie. <grych> dzisiaj również. SK dzisiaj no, pokazało się trochę lepiej, ale jeśli co, się zobaczy. Dokładnie tak. No, już teraz bliżej widzicie. Teraz odliczanie się kończy. Pewnie będziemy widzieć kasterów, dlatego ja przełączę też na nas, Żebyście nas co chwilkę mogli pooglądać. Um, a my byliśmy cały czas, dobra, nieważne. <śmiech> <śmiech> Sorry, lekka fatka widzowie Muszę też to zrozumieć, że już troszkę zwyczajnie jesteśmy. E, proszę się nie promować, panie Mikoki, Muszę cię wyciszyć, e, bo tak, tak nie robimy, proszę pana. E, proszę się tutaj nie promować na czacie. E, no, więc ostatnie odliczanie, zaraz będziemy mieli już fazę banów, fazę pików. E, poznamy mapki, jakie będą w tym meczu. E, dlatego lecimy. Ja jeden widzowie w takim turnieju zmienił to to, że przerwy pomiędzy rundami żeby były troszkę szybsze. Na pewno by się wtedy fajnie i energicznie to oglądało. Siema Igor, witam cię serdecznie mordeczko. Czy chodzimy no, na Tak, ja czasem chodzę. Może nie widać po mnie, ale czasem chodzę. Czasem chodzę. No, trzy razy w tygodniu, no czasem chodzę. Karnecik <laughs> jest wykupiony, ale. No. O, Ark Monsterka tutaj widzę. <grymne> tak, nawet nie widziałem spoko. To chyba nie wiem, czy nie mamy coś inaczej. A nie dobra, może miałem to przed tym. Mniejsza auto, widzowie. Mniejsza oto coraz. A, do... ja, on teraz do mnie dopiero pije. No to <grymne> <grymne> Nie wierzę w to. Dobra, super to jest. Ja sobie trochę cofnę. Za to chwilę to dostosujemy. Kto nie ma lajka, like niech da. Bardzo dobrze mówisz, Boski. Kto może samą, to może Dokładnie, słuchajcie, jest. mi... Słuchajcie, mieliśmy 4 około 70 głosów w ankiecie, a mam tylko 334 lajki pod streamem. Więc teraz, każda osoba, która nie ma łapki w górę, robi klika tą łapkę w górę. Fajnie Zobaczymy. by było robić łapeczek mordeczki, więc jeśli nie masz, to z góry dziękuję. Spoko, trzymaj się Ninja, możesz co jakiś czas wchodzić i mi mówić jak to tam wygląda sytuacja. No a my oczekujemy tego starcia, wiadomo SK Gaming musi troszkę sobie jeszcze odpocząć po tym meczu, który przed chwilą grali, żeby takich dwóch z rzędu typowo nie grać, tylko chwilkę dychnięcia, ale myślę, że niedługą chwilkę i za niedługo będziemy startować. Siema, siema Tezo, no nie jest łatwo, ale jest przyjemnie, myślę. Spoko, meczyki są, więc no, nie ma tragedii. Tak, nie ma tragedii, jest fajnie, Jakubalski, nie ma jest... za bardzo się tutaj wypowiadać na takie tematy teraz, bo to jest sponsor, wiesz, um, tego tutaj um, generalnie lajwika. Cześć Mateusz, witam serdecznie, cześć plutonowy, uszanowanko, makiele, witam, o, ile osób Będzie biało, Benji, siemanko, Mateusz, hejka, hejka, witam, zbieracie się powoli, fajnie, bo zaraz będzie kolejny mecz, jak się akurat zaczynał, więc spoko. Znowu Bicka pokazałem i się zbierają, masakra. No, chyba coś jest na rzeczy, champion. chyba no, coś jest na rzeczy. To, to może ja będę tak cały czas siedział dzisiaj. Nie no wiaderko, jeszcze myślę. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj zdecyduje. Siema Mati, Kiedy nowy odcinek? Jutro. Nawet będziecie mieli jutro dwa odcinki. Jeden z Brawla, 15.00, drugi ze StumbleGuysa, 16.00. Um, no. Dzięki, dzięki za ten komplement. O kurde. Kiedy zjesz tą papryczkę? Nie, ja nie, ja nie, nie mówię, żeby papryczki papryczkę z mordeczki, nie, nie, nie. Już kiedyś kiedy zjesz... jadłem. Zapis live'a? Raczej będzie. Tak, raczej będzie. Ej, no coś jest dłuższa, znowu troszkę przerwa, kurde. Hmm. Chcemy już ten meczyk, dajcie nam go, proszę, proszę. Dajcie meczyk. Zauważ, że jeśli teraz SK Gaming by wygrało, to... To byłby ich trzeci mecz z rzędu i wtedy graliby w finale od razu i to byłby ich czwarty mecz z rzędu, byśliby cztery mecze z rzędu grać. No byłoby ciekawe. Mm. <laughs> tak samo jak Fatty Sports, by teraz wygrało, to będzie trzeci A, mecz z rzędu. E, nie, no nie z rzędu, nie z rzędu, stary, bo przed chwilą nie gra. Jak nie? Z... No, ale jak teraz wygrałeś? Jak grało, teraz? Wiesz. A, dobra, to, o ten, dobra, <laughs> to, to racja. Zajęty, za, zajęty wiaderko. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Sprawdzisz moje mity w najnowszym odcinku. Murdeczko, ja biorę mity z komentarzy pod YouTube'em i najciekawsze, które mi się wpadną w oko, to je biorę, więc tak to wygląda generalnie. Spoko plutonowy na luziku. No i czekamy. Na razie to widzimy komentatorów zagranicznych cały czas, no ale tutaj przed wami siedzą lepsi komentatorzy w tym momencie. <grym> no, Przełącz na tych lepszych zagranicznych. <grym> Hmm. A no to czekamy. Jeszcze chwila. Siema, Siema, Hela, witamy. Jeszcze nie wiem, będzie, zobaczymy, mordeczko. Śledź moje kanały. to na pewno będziesz wszystko na bieżąco wiedział. No i mamy piki i bany. Nie mamy, nie mamy jeszcze stary, musisz trochę cofnąć. Fajnie. Ja ci powiem, kiedy będę miał tak sporą siostronną, widzę, że chyba 7-8 sekund. No bo teraz dopiero je mamy widzowej, tak to wygląda. No i mapka, która będzie rozgrywana jako pierwsza, to Banti kanał Grande. O! kanał Grande na Banti. To będzie na pewno fajne do oglądania. Będą tutaj gwiazdki zbierane, zobaczymy kto zwycięży. No i czekamy też na pierwsze wybory. Później jako drugi meczik to będzie Game Grab, zapamiętajcie widzowie Game Grabik. A trzecia to Pinehole Pant, jeśli chodzi o właśnie Zadymę, czyli mapka, którą myślę, że też lubicie w miarę. No i jeśli nie będzie to szybki meczik jednostronny, 3 do 0, to później będzie jeszcze napad grany. Brite to far mapka. No i chodzą na Open Zone. Weszły pierwsze bany, z tego co widzę. Zobaczcie, jak to wygląda. Cześć, Farelowy, witamy. No i mamy tutaj Max standardowo z banem, oprócz tego Serge i Janet. Poko też został bana, co ciekawe. Oprócz tego z banem penny, no i tik, a jako pierwszy za tym aż u SK Gaming wzięty, a bardziej wzięta, if. If, 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 wzięta. dokładnie. Boski. Czy Polska jeszcze gra? Nie mieliśmy w ogóle na tym, teraz na tych finałowych etapach typowo drużyny polskiej, ale w finale czeka nas tutaj meczek ANR, gdzie właśnie gra Rama, czyli jeden Polak. W tej drużynie jest jeden Polak, jest nim Rama, no i tamta drużynka już się zakwalifikowała do tego największego finału, i ze zwycięzcą tego meczu, co będzie teraz, właśnie zmierzy się ANR z Ramą w składzie. Zobaczymy, kto będzie ich rywalem w finale. Dokładnie, zobaczymy. A mamy na razie wzięte już Foley Sports, e, Sandy oraz Barleya. Agnieszka, nie byłem, nie wiem gdzie to jest. Barleya kojarzymy w ogóle naprawdę z dobrej gry we wcześniejszych meczekach. Zobaczymy, czy teraz też utrzyma tą formę. Barley jako Zadymiasz, pozdrowisz, pozdrowi koki z ciebie. E, jakich YouTuberów oglądamy? A Moryteczki, zapytajcie mnie jutro na liveiku, bo tutaj to nie będę reklamował. <laughs> Dokładnie. taki liveik bardziej ogólny. I na tamtym późniejszym live'iku sobie pogadamy o takich bardziej rzeczach. Tu bardziej pytanka w Starsowe możecie zadawać. I love odcinki to jego dzięki, będzie bardzo miło. Otis i w po stronie SK Gaming, po stronie Foot Esports mamy mordyczki Sandy oraz Barleya. I Otisa. I Groma. <laughs> To, jest to twoja decyzja, mordeczko. Kto wygrał SK czy to temy? SK gaming wygrało tak. No i jak widzisz teraz mamy ich tutaj w tym meczu i to jest mecz o finał. Dzięki temu, że tam wygrali, mogą teraz zagrać w o finałek. No i jeśli teraz wygrają, to dojdą do finału mimo słabego wczorajszego dnia. Tak, czekamy jeszcze na ostatni pik ze strony Sports i będziemy lecieć z meczem. Na kanał gram. Dzięki Mati, bardzo miło mi to słyszeć. Grom i Otis. Cały składnik. Nowy! SK Znowu Karl wzięty. O kurczę, Karl jest tym razem O jest! Bierny. Czemu oni biorą znowu Karla? Nie no, tutaj akurat może Karl oddać, bo to już jest inna mapka. Pamiętajmy o tym. Wydaje mi się, że jeszcze jak możesz, to cofnij o dwie sekundy, tak? To już będziemy mieli idealnie. Siema, czemu nie ma kamerki? My są kamerki, tylko pokazujemy wam widzowie fazę bandów. Tutaj możecie nas zobaczyć, tak to wygląda. Hejka, hejka. Witamy, kamerka hejka. normalnie jest. Tylko oczywiście czekamy teraz już mordeczki na wybory. 21 zaraz wybija, więc o tej godzinie już w sumie mielibyśmy mieć finał. Troszkę się przedłużyło, ale zobaczymy jak będzie teraz ten meczik się prezentował. Mamy! 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 Meczy! Kanal Grande! Fat Esports vs SK Gaming! Widzimy tutaj już zawodników. Już przyjęta gwia niebieska gwiazdka przez zawodników Fat Esports. Możemy tutaj zauważyć wymianę ognia po tej lewej stronie. Tutaj już grom mocno obijany. 1700 HP. Jeszcze mi powiedz, jaki masz timer? Już ci mówię, żebyśmy mieli równo. Ja mam 1.42, 1.41, 1.40. Tak to wygląda. No i generalnie, ja teraz, sobie tutaj przejmę na chwilę głos. Bo champion będzie sobie ustawiał, No. Sprawa wygląda tak, mordeczki, że póki co, 5 gwiazdek już, O kurczę, 5 gwiazdek już po stronie Foot Oni pokazują się tutaj z dobrej strony na starcie. Drake i Symantek już fragowali. Oprócz tego niebieska gwiazda też jest tutaj zebrana. Dlatego są faworytem do zwycięstwa w tej giereczce 1-17, mam, panie czempion Tak to wygląda sytuacja. A i Chaos próbuje sobie nabić ulta. Bo wiemy, że jak po prostu ten zadymiar że będzie monowitego, bo to będzie dużo, dużo groźniejszy. Um, no i co? Food Drage na spokojnie Uuu, wyczekuje w książkę. Kile są robione. Piękna ucieczka Gie w ostatnim momencie. I na tą mapkę jest spoko, mamy dużo wody. I jak wiecie, może sobie chodzić po wodzie jako no, nieliczny zadymiarz. E, więc e, to jest coś, co na pewno może też tutaj dać e, dużego plusa e, tej drużynce. I teraz Yoshi zamrożony, pięknie dreść to zrobił. Bardzo dobry kill i bardzo ważny kill. 15 do zera, czy ty to widzisz, stary? Co to jest za przewaga? Widzę, o, widzę, A tutaj bardzo ładnie grają zawodnicy Rzadko właśnie w... się zdarza, żeby przewaga była aż tak duża tutaj w e, meczach, gdzie grają no, najlepsze drużyny. No i powiem wam szczerze, że widać różnicę pomiędzy Futesports a SK Gaming i może ten wczorajszy Dzień to nie był przypadek, że Futesports Tak dobrze grało, um, dlatego mordeczki Możemy się to spodziewać, po, na razie Oglądając oczywiście szybkiego meczu, okej okay, Teraz zdennął tam jeden zawodnik, wiadomo 18 sekund, rzucili się troszkę Ej, może jeszcze tutaj wywalczą, za wcześnie Chyba skreśliłem tą ekipę, poczekajcie grom z problemami, ale tam Dwa kile wleciały, 17 do 8 Ej, Ostatnie 5 sekund No i myślę, że raczej utrzymają Tą przewagę, 17 do 10 Słaby start w tym meczu był SK Gaming. Później trochę się już obudzili, ale no zabrakło tego czasu. No niestety, no niestety. Zdarza się 17-10 do 10 dla Futsi e Sports. Kasia, no. nie będzie top modela. No niestety, nie będzie top modela. Zdarza się. No widzisz Szymon, tak inne jest priorytety. Na no, to. priorytety. <laughs> no tak, tak, dokładnie Boski. Dobrze piszesz. Dobra, champion No i mamy kolejny mecz. Już tutaj OP na niebieską gwiazdkę się rzuca. E, oj, rzucony gadżet przez Grom'a. Teraz już tutaj Dreyć jest obijany. To 112 HP na jego koncie. ale unikał tam, ale niestety. Joshi z eliminacją. Opi tutaj po prawej stronie z Symantekiem. E, na razie z 2 do 1 dla drużyny SK. No i tutaj już się trochę odnaleźli w, w tej sytuacji. Zawodnicy SK starałem się bronić, ale tutaj. Dredge nie odpuszcza, nie odpuszcza, stara się chobijać 400 HP na jego koncie, oj musi uważać, nietrafiony gadżet, oj tutaj namierzył symatek przeciwnika, oj 4 do 5 i czy uda się wyeliminować się tego, otóż potężnego zawodnika, niestety Gie z eliminacją 9 do 4, co tu się wydarzyło teraz, Dredge od tej prawej strony zaczyna podchodzić, rzucony ult przez Gie. Ey, tutaj również rzucił swojego ulta. Kolejna eliminacja od GIE. GIE, co teraz robi tutaj? Ma przyjętą niebieską gwiazdkę 4 do 11, gdzie wcześniej przegrali 17 do 5, to teraz nadrabiają to zawodnicy SK. 47 sekund, trafione, GIE. Dreć, tutaj musi uważać, również trafia Joshi w tym momencie. Oj, teraz doraz, OP! I czy mu się uda Udało się, ale niestety. Gije w gotowości, również wyeliminował. Yoshi, również z eliminacją zostaje sam Symantek, OP wraz z Drajem tutaj od prawej strony staramy się podchodzić. 16 do 8, muszą coś zrobić zawodnicy e, Fatih Sports, jeżeli chcą coś zrobić. Jeżeli, jeżeli myślą o wygranej, no niestety Symantek również wyeliminowany. No i tutaj wydaje mi się, że to już wygrało SK. 13 sekund, 12, 11, 10 do końca i. No niestety, SK wygrywa w sumie to starcie. Tak, czegoś zabrakło tutaj duży CVTS, po, po świetnym starcie. Teraz z drugiej strony dominacja SK Gaming. No więc szykuje nam się kolejne wyrównane meczycho. No, wyrównane. No tutaj. Widać, było przewagę w pierwszym meczu, właśnie z, z e, Footy Sports, ale Najpierw teraz. Lepiej grało Footy Sports, teraz lepiej grało SK Gaming. No i ta rundka po prostu zdecyduje. Ależ OP szybko przyspieszył na początku, ale tak samo gije sobie idzie tym środkiem. Choć nie zebrał niebieskiej gwiazdki. OP bardzo ryzykownie. przyszedł on mógł deadnąć, chyba niebieska gwiazka nie była warta takiego ryzyka. A na szczęście nie dednął, więc nie ma już o czym mówić. No i jest też użyty ult od razu. Jeśli widzimy, tam grom już go sobie użył, ale szybko. Symantek sobie z nim poradził. Póki co 1 do 0 1 ta niebieska gwiazka zebrana Josi bardzo mało HP, udało mu się uciec do tyłu, schował się za swoich kolegów No i ostro dojeżdżany był tam gie, który gra Eve, ale też mu się udało uciec, a i Chaos chyba już nie ucieknie Tak, mamy pierwszego killa, OP go zdobywa Brawa tutaj dla tego zawodnika, hej, wszystkim się wadeczko, widzowie Super, że dalej ze mną siedzicie no i co proszę państwa, let's go um, aj chaos, oj kłopoty, wszyscy zawodnicy z Gaming mają kłopoty po ten ult, Symanteka był naprawdę spoko szkoda, się, nie dało mu to żadnego kila bo e, zadał sporo damage'a praktycznie każdemu zawodnikowi, ale no nikogo nie zabił, a tutaj chodzi o gwiazdki, wiemy jaki to jest tryb, dobre leczenie, Symantec fajną robotę robi tym Barley'em, podoba mi się, um, ale pamiętajmy, że po drugiej stronie też jest postać, która umie dobrze rzucać, oczywiście chodzi mi tutaj o Grom'a, którym gra, aj chaos, piękny oh. potest pi! złapał dwa kile! no to było ale, kręgu, ale, się w meczu. ale sam dead jest 77. <laughs> Więc mimo, że zrobił więcej tych fragów, tak naprawdę zaczynamy znowu od remisu, a jeszcze niebieską gwiazdkę ma dużo SK Gaming. Dlatego to oni są na razie w lepszej sytuacji. No, SK zaczyna wracać w sumie do swojej formy. Mimo, że tutaj znowu się wydawało, że Foot Esport zaczęło lepiej, to, to już jest potwierdzone, no grali na początku lepiej Ale no szkoda, że dednął e, graczy, który zrobił przed chwilą dwa kile i musiało się tak skończyć OP mimo fajnej szarży e, nie do końca to wykorzystał 20 sekund do końca, kluczowy moment, muszą sfragować zawodnicy Foot, jeśli chcą tutaj myśleć o zwycięstwie Jeśli nie, no to ten punkcik padnie łupem SK Gaming Proszę Państwa, Symantek obrzuca z boku Barleya i może mieć kila tak mało brakło. Opi się wkleja jest. 9 do 7. 11. Oj, porobił wow. wszystkich. Praktycznie wszystkich. Ostatnia Ale sekunda. Tutaj. Brawo. Opi. bardzo dobra giereczka. Dużo kili zrobił na Karlu. Ale tutaj poleciało w tym momencie Footy Sports. Bardzo ładna gra. Bardzo pięknie to rozegrali te ostatnie sekundy. O kurczę, czekali do ostatniej sekundy. Bardzo ładnie. No i Footy Esports zdobywa punkcik. Warto było tutaj się starać, no bo dało im to zwycięstwo. Footy Esports, Footy Esports i mamy 38 gwiazdek zebranych <grym> zdobytych. A dziękuję, dziękuję. 38 gwiazdek zebranych przez Footy Esports, 43 przez SK. 43 stracone przez Food Esports i 35 przez SK, 56162 damage'a zadane przez Food Esports i 70436 damage'a przez SK Gaming. O, to no. Sarena, bardzo ci dziękuję za to, oczywiście pamiętaj co robić, żebym pozdrowił na odcinku z gry, dziękuję. Um, hejka, hejka, siemano wszystkim, witam serdecznie, żomale. Um, no tak jak widzicie, pierwszy punkt w tym starciu to było Food Esports, są oni troszkę bliżej finału, troszeczkę bliżej. Krok bliżej finału. Ale droga jakby nie patrzeć też jeszcze daleka, bo muszą zdobyć dwa kolejne punkty. Kolejna mapka, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że może to być Game Grab, więc zobaczymy. I to chyba będzie Game Grab. Bardzo możliwe, że tak to właśnie tutaj będzie wyglądało. Teoretycznie już powinniśmy mieć ten wielki ten finał. No ale opóźnienie dzisiaj było rzeczywiście spore i nie ma co się dziwić, że tak to się stało. Ale jeśli, powiem ci tak, jeśli to by było szybkie 3-0, no to mimo tego opóźnienia nawet nie skończyłoby się to tak późno. No. Mamy na razie highlightsy, więc na spokojnie witamy. Panda Elo! Okej, okay, przełączam tutaj, na, żebyście wszystko widzieli. Cześć wszystkim, siemaneczko widzowie. Kłaniam się nisko. Założyłem się z tatą, że jutro wstanę do szkoły. Tak, to już czytałem serenę i odpowiadałem ci na to. Cześć Panda, witam cię serdecznie. Hej wszystkim widzowie. Fajnie, że tutaj dalej z nami siedzicie. Dokładnie, o, game piki, grab. Piki. Już przełączam, sorry, żebyście Dokładnie, widzieli. Dokładnie, grab. Double Swash. Mamy już banę. Penny, Kruk, Jean, Karl, Quick oraz Two. Dokładnie, tak to się prezentuje. Ja jeszcze raz tak chcę podziękować każdemu, kto dalej z nami siedzi. Wielki szacun widzowie, że dajecie radę, tak długo z nami siedzieć. Naprawdę bardzo nam miło, że tutaj wspieracie, bo wiemy, że mamy to dla kogo komentować. Jakub Siamaneczko, Hejka, witam cię serdecznie. No i co widzowie? Czekamy na kolejne wybory. Najpierw SK Gaming zdecydowało się na Otisa, jeśli chodzi o game grawa. Otis też bardzo często dzisiaj wybierany. No tutaj Otis. W sumie nie dzisiaj często, po prostu jest często wybierany teraz. Wczoraj był często wybierany dzisiaj, tak samo jak Max była bardzo często wybierana. Oj, J.K. K ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Szymon też nie mógłby ci odpowiedzieć na to pytanko. To nie od nas zależy, zależy wszystko od tego ile będą trwały dane mecze, wiecie? Tak to wygląda. Dokładnie. Teraz czekamy kolejne piki. Janet wzięta i wzięta Max po stronie Footy Sports. No, Szymon, jest to jakaś wymówka teoretycznie, ale myślę, że tak. Doświadczona do dusza jak SK Gaming nie powinna mieć problemu z tym, że grają dwie giereczki z rzędu. Tym bardziej, że te gierki nie są wcale jakieś takie długie, a może nawet być plus, bo są bardziej rozgrzani na przykład i nie mieli tego przestoju pomiędzy meczami. Oglądamy, Oglądamy od początku. Odpocządu. No, to bardzo fajnie Dagmara, to się szanuje, jeśli to oczywiście prawda, dziękujemy. Żanet, Max, czekamy teraz. O, Pamka wzięta! A uu, Ładnie. Chyba dzisiaj jeszcze nie widzieliśmy Pamki. Nie, dzisiaj Pamki nie widzieliśmy, nie widzieliśmy, nie, widzieliśmy dzisiaj Żanet, czy tak, nie widzieliśmy? Jean, tak, Żanet widzieliśmy. Max też widzieliśmy. No, wiadomo. Jotisa tak samo. Jotisa to chyba w każdym meczu widzieliśmy no, prawie, prawie, że... Dokładnie. <laughs> Jak nie na banie, to w giereczce. No i czekamy Lecimy, lecimy Wasz ulubiony tryb w Brawl'u? No już też dzisiaj na to pytanku odpowiadaliśmy Witamy, dawajcie jakieś pytanka, których jeszcze nie było, dobra? Ems Wzięta Ems jest przez SK O, dokładnie Cały team wybrany, SK Gaming, PAM, Otis i Ems. Taką Z się prezentuje już skompletowany Ostatni wybór po stronie Futesports i będziemy mogli lecieć z meczykiem Dokładnie Czekamy na to Generalnie Foot Esports, tak jak mówiłem, to jest dosyć świeża drużynka, e, która nie zakwalifikowała się na wcześniejsze finały miesiąca. I nie sądziłem, że będą tak dobrze sobie radzili na tym turnieju. A jak widać, to po prostu może mieli pecha wtedy. E, no a teraz forma jest dużo lepsza. I na te mistrzostwa, co będą miesiąca e, właśnie w marcu, się zakwalifikowali. No i myślę, że po tym, co dzisiaj oglądamy tutaj, e, mogą być faworytami do wygrania w tamtych mistrzostwach. No i mamy również B, przez Foot Esports. Czyli składy kompletne. B, Janet, Max. A po drugiej stronie USK Gaming mamy PAM, Otisa i Ems. Dokładnie. Co są Super Saras pokocha gość. <grych> no i czekamy na to starcie. Ile trwa live? Ik? Już Wam mówię, mordeczki live trwa 3 godziny i 16 minut. Dokładnie tak to dzisiaj wow. wygląda. A my zaczynamy gireczkę, proszę Państwa. Wystartowała Game Grab. No i teraz, właśnie pytanko: Jak będzie się prezentowała sytuacja na Game grabie? Kto tutaj będzie lepszą drużyną? Foot Esports prowadzi 1 do 0. Przypomnijmy, wcześniej fajnie grali, ale to zwycięstwo wcale nie było takie pewne. Na Teska Gaming, SK Gaming równie dobrze mogło też zwyciężyć, bo wszystko tam się toczyło w ostatnich sekundach. Opi bardzo agresywnie, skupił się tutaj na GIE. Tak samo Symantek, który zaraz go wyeliminuje. Ultrzymy może był niepotrzebny na tą pumpkę, ale ważne, że jest zrobiony kill. E, OP bliski rozwalenia IKOS, ale nie udało się. W ostatnim momencie IKOS gdzieś tam uciekł. Yoshi czeka tylko na y, wychylenie, żeby zdobyć kolejnego gema, no i to oczywiście robi. Na razie 3 do 3, więc Gierka nam, tutaj wyrównanie się zaczęła. Ehm. Oczywiście mordeczki nie wiem, chyba ciężko powiedzieć. Dobra, cztery gemy po stronie tutaj food, a dokładniej OP OP sam zdobywa te gemy, jak widzicie. Takie kolekcjonuje, jak robił Torama we wcześniejszych gereczkach No jest już ich ponad pięć Sześć teraz już będzie, tak więc OP jest, no można powiedzieć tutaj głównym stackerem, jeśli chodzi o gemy Nawet jakiś pin u Symanteca widzimy taki dynkowy wleciał, Halloweenowy, chyba mu się troszkę czasy pomyliły, ale my się skupmy bardziej na grze, bo tam dużo gemów leży, a i kaos fraguje. Co prawda jego kolega z drużyny Dead No też ma problemy. Bardzo dobra sytuacja Food Esports. Czy oni zbiorą? Chyba nie będą tak bardzo ryzykowali. A jednak Drake szybko tutaj złapał i jeszcze zrobi killa? Tak! Udało mi się jeszcze sfragować. Więc to powinna być szybka giereczka na Food. E, oczywiście chodzi mi tutaj o Food Esports. No, bardzo ładnie się pokazali. Oczywiście o ile nie dedną. A chyba nie dedną, bo tutaj kolejny frag, frag ratuje. E, Gie został przy życiu. Josiu już praktycznie nie. E, super gra Food Esports. No, Futesport tutaj ładnie zagrało. Pięknie zagrało przeciwko SK 10-11 do 0. Wow, nice. Dosyć mocna przewaga jest była tutaj widoczna. A teraz lecimy z kolejnym meczikiem. Już masz kolejne? Tak, no ja już mam kolejne. Co my jeszcze później znowu? 325, 324, 323. Taki jest u mnie czas. O oh, kurde, e, ajej, ajej. czekaj, czekaj no Czekaj, dobra, no to co Skupiamy się tutaj na meczu, champion Znowu tam sobie to będzie musiał ustawiać Ajkaos z problemami, w ogóle food Znowu lepiej zaczyna, bo lecą pierwsze kile Z dwóch stron były co prawda kile, ale więcej Game'ów ma drużynka food esports Yoshi trafiony z wielkimi Problemami, 3-0-1, 3-0-0 Champion, Icaos, Proszę bardzo, użył ulta i to mu się Opłaciło, bo dzięki temu tylko nie deadnął, gdyby tego Ulta nie było, myślę, że mogłoby być już Po nim, dobra, w krzakach z prawej strony czaje się gije, oczywiście z jego prawej strony, dla nas jest to lewa Ale Symantek sobie z nim poradził Ta pamka nie robi takiego pożytku, jak myślałem, że będzie robić na tej mapce Gie może nie gra w nią w najlepszy sposób. Chociaż, oczywiście, to jest bardzo skillowy gracz, nie ma co mówić. Ale, no, ta gierka jakoś na razie najlepiej mu nie siedzi. Całej drużynie jest K Gaming ta giereczka, wydaje mi się, że na razie najlepiej nie siedzi. E, zobaczymy. Opi świetnie na max cały czas punktuje e, dużo gemów tutaj. E, ale, Yoshi, próbujemy odpowiadać i też ta przewaga, jeśli chodzi o gemy, powoli się już zmniejsza. Ajkaos e, tam czeka w krzaku, zaraz pewnie będzie robił dobry atak, on ma nabitego ulta. Będzie chciał to jakoś fajnie wykorzystać. Ojojo, jo, Yoshi obijany. Żadna taktyczna zmiana miejscówki podczas giereczki, dobra proszę Państwa, gemy leżą. Gemy leżą na ziemi, a i Chaosowi udało się je troszkę zebrać. Jesteś w ogóle jeszcze na czacie na napiszcie, kto tutaj nas ogląda, napiszcie jedynkę, chcę zobaczyć, czy mamy tu jeszcze dla kogo w ogóle mówić, bo jest mniej osób teraz. Ile je teraz masz? 1,58. 1,57 Dobra, 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 teraz jest git. Okay. Teraz wszystko jest git, więc można lecieć. 8 gemów na razie dla OP na koncie OP. Teraz e, Symantek 9 do 7. 9 do 7 jest rzucony gadżet, ale on za chwilę się tutaj skończy. Oj, 10 do 7. Już powinni powoli cofać zawodnicy e, Foot i Sports, ale jeszcze Gemy zebrane przez Draid'a tam u góry po prawej stronie. I teraz 8 sekund do końca. Muszą uważać, żeby nie paść zawodnicy Footy i Sports, ale to jest chyba prosty win dla nich, czyli 2 do zera. No, póki co Food Esports naprawdę robi wrażenie w tym mecziku, um, jak tak oglądamy to rzeczywiście, o są jedynki na czasie, dziękuję, dziękuję, że tutaj dalej nas oglądacie, wielkie dzięki, ale póki co Food Esports wyróżnia się na TSK Gaming, no i zasłużenie, zdobyli te dwa punkty, no i czekamy teraz na kolejną giereczkę. Na kolejna giereczka, a kolejna giereczka to będzie na trybie, a nie, jeszcze nie ten, ale mamy tutaj statystyki. Game grab: 28 gemów zebranych przez Football Sports, 27 przez SK, 0 straconych przez Football Sports, okurcze, i 26 przez SK, co jest naprawdę ciekawym wynikiem. 80 tysięcy zadanego damage przez Food Sports i 45 tysięcy i trzy przez Escape. Zero straconych gemów, naprawdę szacun za to. To jest bardzo ważna statystyka. Okej, okay, włączam kamerki, żebyśmy chwilę tutaj widzowie mogli z wami popisać. Chyba fut wygra to też, mi się tak wydaje. Szymon, już w ogóle przed meczem tak mówiłem, więc no jest na to spora szansa. Zobaczymy. Dwa no, my, my tutaj trzymamy kciuki za footy, e Esports. Jak jeszcze tego nie widzicie, tutaj trzymamy kciuki. Jest trzymany, oczywiście, że tak. Masz jakieś zwierzątko domowe, czempion? No, oczywiście, że nie. Nie mam. Phoenix Crowe czy Robomike? Fenixa Crowe, wolę, tak. Tu mamy teraz powtórki puszczane, więc nie będę wam na razie tego widzowie pokazywał. Um, ja podpowiadam na Wasze pytanka, więc jak jakieś macie, zaraz pytajcie, jest na to idealny moment, gdzie A przypominam, że już jesteśmy bardzo blisko wielkiego finału, gdzie czeka ANR z Rawą, czyli Polakiem w drużynce. Um, no i mordeczki zaraz um, możliwe, że poznamy już ich rywala. Najprawdopodobniej będzie to Foot Esports, który prowadzi 2 do 0 z SK Gaming. Um, no ale jak to będzie, o. zobaczymy. O, już pokazuję Wam widzowie, czekajcie. Pinhole Pant Brawbal. Oczywiście, o rzeszach, że czuję się zmęczony. No wiesz, troszkę już tu nie siedzimy, nie ma co mówić. Ale mamy teraz, właśnie Brawbola na mapce Pinhole Pant. To może być akurat trochę szybsza giereczka Jest wzięty Karl u SK Gaming, już od razu taki pierwszy pick Tak, został zbanowany. Kruki, penny, poko, squeak oraz otis. Fajny masz fotel, nie wiem czy do kogo to mordeczko, ale dziękujemy. No, pewnie do ciebie, słuchaj. Ja mam czarny fotel tylko. Ważne, żeby był wygodny, to jest najważniejsze. Dobra, kolejne piki zaraz będą wybierane. Jeśli, nie daj Boże, nie zakończyłaby się ta giereczka jeszcze na Braubolu, to kolejna mapka to jest napad. Ale nam się wydaje tutaj, że Futesport, póki to, co pokazuje, to szybko ten meczek zakończy. Ja powiem, ja powiem ci, czym się wydaje po tych pierwszych pikach, że Futesport już zaczyna ładniej wyglądać z tym składem. Bo Karl na Braubala. Joachim Siemaneczko, wiesz co? Karl może zrobić no, dobry podjazd. No może zrobić dobry podjazd, ale to tak kurde mi się zbytnie nie klei. Może by chcesz... nie miał gadżetu, to też rzeczywiście by mi się to nie kleiło, ale z tym gadżetem zobaczymy. Ems jest wzięta, pewnie środek będzie opanowywany. Wiemy jaki potencjał naprawdę ogromny ma Ems, zwłaszcza na takich mapkach, na których jest trochę otwartej przestrzeni. E, dlatego może to być mocna broń po stronie Futesports. Janet wzięta. Przez SK. Czy będzie w piątek live'ik, wiesz co, mal? Eee, jeszcze pomyślę, będę was na bieżąco informował. Mamy cały skład SK Gaming, tak? Bi, Janet i Karl. Osobiście powiem Ci, że mi się nie podoba ten skład SK. Tak mówisz? To jest. Ale co mam no, przez tego Karla, czy... Ogólnie, ogólnie mi się nie, nie podoba, ale zobaczymy. Dobra, czekamy na trzeci wybór u Food Esports. Eee, Stu, M's, no i kto może pasować do tej dwójeczki? Kto tutaj idealnie by się nadał? Ja bym tutaj. Chyba wziął Asha albo jakiegoś tego tanka innego, chociaż nie oczywiście wiem. Oczywiście dajmy że tak. Cynthia, witam cię serdecznie, siemaneczko. 60 osób jest na lewiku, fajnie, że dalej z nami siedzicie, mimo, że już jest po 21.8. Max! Max, ej, to spoko. Max yy, naprawdę jest gituchą według mnie. Yy, w parze ze Stewie i Zems, nie no, spoko, spoko będzie to wyglądało. Ale oczywiście tak totalnie ocenić będziemy mogli tylko pod koniec tej giereczki. W trakcie grają giereczki. <noise> Może i w trakcie w sumie, ale wiesz, mogą grać na początku słabo, a w ostatniej sekundzie wygrać i wszystko się zmieni. <noise> Liczy się zwycięstwo. Dokładnie, więc za chwilę zobaczymy, kto z kim tu będzie grał. Giereczka powinna się tak być... O, właśnie, startuje, więc zobaczcie. No, już startowała, Już wystartowała Giereczka. Mamy oczywiście niezniszczone ściany i wystartowali. Symantek OP. Oj, Symantek! Już został wyeliminowany. OP ma bardzo mało HP. Dredge tutaj ma też również mało. Bardzo mocno bili zawodnicy SK. E, zawodników Footy Sports. Ale przyjęli ten środek. Symantek od lewej strony zaczyna. Nie, za ciekawie zaczęło Footy Sports. Na razie tutaj na spokojnie grają. Zawodnicy Footy Sports, tak samo jak SK Gaming. Tutaj. Oj, ucieczka! Ucieczka Karla w tym momencie. A i Chaos tutaj agresywnie na J Janet. O, już tutaj ten gadżet zostaje wyeliminowany, i mają przewagę, jednak. Oj, chciał to zrobić semantyk pięknie, ale jednak SK tutaj o dziwo punktuje. Czyli jednak. Come mają... Czyżby comeback? Czyżby comeback? Come no, zobaczymy, ale na razie jest jeden do zera. Mam, ciekawy jestem, czy tutaj futis po obudzą. Na razie tutaj Symantek znaczy OP obija. Symantek dostaje piłkę i teraz będzie starał się wjechać za chwilę z eliminacją Drake tutaj i prawdopodobnie będzie tutaj za chwilę i kolejny gol. Jest jeden do jednego! Jeden do jednego, jeden do jednego, ale została ostatnia bramka, czyli można nazwać to Golden Score, czyli kto trafi to. Wygrywa. iKaos tutaj się bije z Symantekiem po tej lewej stronie, ale również Ajchaos stara się dreć z eliminacją, ale dreć zostaje wyeliminowany również przez już jego 700 HP na jego koncie. Symantek tutaj podjeżdża pod piłkę, żeby Icaos jej nie tknął. Symantek 2000 HP na jego koncie i się regeneruje. Oj, tutaj już gije, obrywa na tym Karlu. Tutaj Drejch będzie musiał starać się swoją stronę wygrać, bo to jest największa szansa, że do tej prawej strony wejdą. Tutaj jaka osoba również Symanteka, ale tutaj jest zostaje wyeliminowany i teraz będą mieli okazję, żeby wejść do tej prawej strony, podanie będzie do Drege'a i Drejd czy trafi? Niestety Drejd zostaje wyeliminowany przez Jeszcze jego i nie trafia Joshi 7 z HP mu wtedy zostało i czekamy teraz na spokojnie OP na środku, Cymantek tutaj chciał bardziej agresywnie podejść do Gie, ale no niestety za szybko się cofnął szybko zmienił zdanie, za chwilę zostaną zniszczone wszystkie murki, prawie wszystkie murki oprócz tych niebieskich czy tam srebrnych murków które są niezliczalnie do grywka dokładnie, i kto tutaj strzeli tą ostateczną bramkę oj, oj, oj 39 HP, aj, chaos Oj, 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 i teraz chyba gorszą sytuację będą mieli zawodnicy, właśnie foot e sports, jeżeli chodzi o e, dystans zadawanego do meczu. Oj, Symantek z eliminacją w tym momencie. I teraz podjeżdżam pod bramkę. Są te niezniszczalne murki. Dreć tutaj e, z OP będzie się starał tutaj podejść pod tą bramkę, ale chyba mi się wydaje, że im się to nie uda. Cymantek już... No, bo możliwe, że remis tutaj będzie. Jeszcze remisu nie mieliśmy. Oj oj oj, oj teraz podjeżdża sobie. Aj 16 sekund do końca. Oj, musi to wyeliminować. Oj, I chaos, tutaj, Pięknie, i chaos. 10 sekund do końca. Czy zdąży? O to nie, jest nie. pytanie. Nie, raczej nie. Nie powinien zdążyć. Niestety zostaje jeszcze wyeliminowany i mamy remis, moi drodzy. <noise> ja w to nie wierzę, po prostu. Ja w to nie wierzę. Pierwszy remis Tak no, no i oczywiście na Brawl Ballu Tutaj jest bardzo w sumie łatwo zremisować W porównaniu do innych trybów Zaraz rozpoczniemy od razu kolejną giereczkę Żeby po prostu tego Exit. nie przedłużać Myślę, że teraz drugi raz z rzędu Nie będziemy mieli remisu hey, Halo, komentator jeden uciek. uciekł Gdzie jest Teddy? <noise> Za, załamał się, wyszedł. Dobra, to pokażemy tutaj na nas przez ten moment. E, witam wszystkich serdecznie, dzięki, że jesteście. Nie Czekajcie pokazujemy dobra, na nas, już, wracamy. wracamy Dobra, już wracamy do giereczki, bo Yoshi lekko obijany. E, tym razem Futtersports dosyć agresywnie. Piękne podanie do Symanteka: czy on to wykorzysta? Jeszcze się wstrzymał, wiedział, że z tą byłoby ciężko. E, dokładnie to sobie przeliczył. E, no i zrozumiał, że nie ma co się tam pakować na razie. E, ale pięknie od boku próbuje dojechać Janet, uciekł szybciutko. No, ja tak chcę wspomnieć o tym widzowie, że. To jest mega talizman na dogrywkę, bo właśnie jak jest dogrywka No to wiemy jak szybko ten zadymiar sobie ładuje ulta A ult na dogrywce jest giga ważny, chociaż ta dogrywka nie jest też taka typowa jak na innych mapkach Bo ta i mimo wszystko mamy te ściany niezniszczalne a zazwyczaj dogrywka e, na brogu, o, jest na tego, że jest całe puste, ale tu już będzie gol. Tak jest! OP zdobywa brameczkę Foot wychodzi na prowadzenie. E, no i proszę państwa, czyżby to utrzymali tym razem? E, wcześniej prowadził SK Gaming, e, oni musieli wyrównywać e, No a teraz prowadzi Foot Esports więc myślę, że oni mogą nie dać sobie teraz już tak łatwo wbić tego gola e, Wiadomo, nie mogą się cofnąć i tylko kurczę liczyć o, na to, chociaż? że SK im nie strzeli, bo troszkę zostali <laughs> wyeliminowani i o od razu trafię, ja w to nie, nie e, Okej. Okay. Ale zobaczcie, minuta 14 do końca, więc chyba się sprawdzi to, że teraz nie będziemy mieli em, remisu, bo myślę, że to jest bardzo dużo czasu, żeby zdobyć jeszcze jedną bramkę. Nieważne, która drużyna ją zdobędzie, któraś na pewno wygra. My tu kibicujemy Foot e no i zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Joshi, teraz coraz bliżej, o kurczę. Czyżby jednak SK Gaming yy, miało to zwyciężyć? A chaos obijany, ale przeżył Bardzo mało HP, udałoby udało mu się przeżyć Lekkie kopoty, Drage dojeżdżany, świetnie Gie to zrobił, będzie bardzo ciężko się z tego wybronić W trójkę są mega blisko Respa Ale Symantek w idealnym momencie na szczęście wrócił Bez niego, no to już mogłaby być Lipa, <grym> to prawda e, Hejka wszystkim, siemano, I e, Kogoś mam zbanować, na się widzę, bo tutaj widzę, że ktoś się Spami, A Bartik spami, no to Bartik Proszę się ogarnąć, żebyś nie spamił e, No i Symantek teraz przedziera się Z lewej strony, będzie chciał wbić Tą brameczkę, pokaż ciam tam, twy, żeby to lepiej było widać jak wygląda sytuacja. Ok, teraz już wszystko widzimy na kamerze Symantek nie da rady, jednak tutaj może być znowu dogrywka ICAos obijany na środku jeszcze zdążył użyć ulta, co pozwoliło mu przeżyć OP z problemami. Jezu, jak on unika tego ulta od Żadet. to było bardzo skillowe B na środku, Icaos leci z drugiej strony, a Opi znowu przeżył świetnie gra ten zawodnik, w dodatku Icaos z deadnou no i dogrywka, znowu ten moment Miejmy nadzieję, że tym razem nie będziemy mieli po raz kolejny remisu, byłoby to na pewno spoczko. No ale wszystko się może wydarzyć. Ostatnie 50 sekund. Czy któraś drużyna odważy się i ruszy troszkę bardziej do przodu, to oczywiście będzie wiązało wielkie ryzyko. No ale bez ryzyka nie ma zabawy, no. Miejmy nadzieję, że tutaj któraś drużyna jednak spróbuje zdobyć tą brameczkę, a nie będzie kolejny mecz rozgrywany na remis, bo to nie byłoby na pewno ciekawe dla widowni. I myślę, że widzowie się tutaj mogli troszkę oburzyć, gdybyśmy mieli kolejny remis drugi z rzędu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie SK. Tutaj... Ma przewagę za bo zrobili jednego killa. 20 sekund do końca, a ja nawet nie wiem, gdzie jest piłka. Halo, o co tu chodzi, proszę Państwa? Oni chyba nawet nie chcą strzelać tego gola. No, troszkę tego nie rozumiem, widzowie. Bardzo pasywna gra, obydwóch drużyn, no i no, nie ma raczej szans, żeby w to 10 sekund strzelili, więc to jest kolejny remis. Masakra, naprawdę. Ajajaj, aj, aj. co tu dużo mówić. No, no takie mecze mi się szczerze nie podobają widzowie. <grym> A no, mówiłeś, że Brauman jest szybki. <grym> no, ja się już nie odzywam. <grym> o oh, kurcze, Belek! Ajajaj. Aj. Snapdragon Pro Series, bardzo ciekawy turniej. Tutaj mamy raz jakieś szybkie meczyki, raz jakieś bardzo długie. Wszystkiego możemy się tutaj spodziewać, naprawdę. Dokładnie, mamy już kolejny meczik w takim razie. Runda trzecia. <grym> O, gije tutaj od prawej strony. Tak samo jak opina środku już dostaje jakiś damage. Tutaj ta mz. Oj, Symantek ma szansę teraz. Jednak nie miał szansy. Myślałem, że podjedzie pod tą piłeczkę. I like chaos tutaj. Obity był do 500 HP. Jeszcze trafia tym gadżetem tutaj. E, b. Oj, opi. tutaj lekko. E, w tarapatach gije tutaj. W tarapatach. Oj, mają okazję teraz zawodnicy. E, oj, wybija tą piłkę. Bardzo dobrze zrobiona. Zrobił to Symantek, że ją wybił tak daleko. Teraz OP się zrespił już z Zrespił się z, z Symantekiem, przepraszam. Dredge tutaj od prawej strony, stara się pilnować tej prawej strony. OP stara się wyrwać ten środek. Symantek tutaj od lewej strony stara się również atakować. Na razie na no, spokojnie grają obydwie drużyny. Nie starają się jakoś tak za bardzo te, tego spuszczować. Oby nie grali teraz znowu pod remis, bo po prostu to jest załamka wtedy. <laughs> i Chaos tutaj bardzo agresywnie podjeżdża sobie pod OP, ale OP jednak niestety ginie. Cymantek tutaj ma bardzo mało życia. Yy, oj, 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 jest możliwość zdobycia bramki pierwszej, no i niestety SK zdobywa tą bramkę w końcu. Minuta 10 do końca. Symantek. Teraz agresywnie podjeżdżają zawodnicy e, Footy Sports. Oj, teraz lekki, w, w lekkich tarapatach OP. Oj, niestety OP. 67 HP zostaje sam tylko na mapie. I czy będzie gol? No niestety SK trafia. 1 do 0. Okej, okay, czyli SK Gaming zdobywa tym razem punktik Meczyk jeszcze bardziej nam się wydłuża, ale przynajmniej w końcu ktoś wygrał Nie mieliśmy mordeczki remisu po raz kolejny 71 osób jest z nami, więc bardzo, bardzo dziękuję, że dalej z nami siedzicie, widzowie, szacun dla was No i czekamy, co będzie dalej Czekamy, jak dalej ten meczik się potoczy, giereczka już rozpoczęta SK Gaming bliżej zwycięstwa na Brawl bo wygrali przed chwilą To nie znaczy, że Foot Esport się tutaj podda, bo oni wiedzą, że brakuje im tylko jednego punktu, żeby zakończyć ten meczik i wejść do finału Ale SK oczywiście walczy do końca E, dobra, tutaj e, chyba będzie golu od razu. No, SK Gaming na tym Brawl Bolu rzeczywiście jest lepsze. Póki co oczywiście e, Szybkie jeden do 0, dwie minutki do końca mapki. No i teraz pytanie, czy będziemy tak jak ostatnio oglądać bardzo długą wymianę na środku? E, no i nie będzie zbytnio strzelania goli, czy jednak tutaj SK Gaming ruszy odważniej? E, dwa kile zrobione i chyba będzie szybka brameczka. To może być szybki mecz, jak mi się wydaje. Gije wjeżdża. E, o! Bo, nie wierzę, jak oni tego nie strzelili, szczerze. Byłem pewny, że to już wpadnie, no ale jak widzicie, wszystko się może zdarzyć, widzowie, no i sytuacja się odwróciła. E, śmiałbym się, jakby przez taką akcję SK Gaming nie zwyciężyło jeszcze tutaj tego bola. Na przykład, jakby tutaj e, Foot Esports dało radę, no to mieliby czego żałować zawodnicy SK Gaming, e, ale zobaczymy, póki co wygląda, że no, kontrolują tą mapkę. E, właśnie zawodnicy SK, e, chociaż teraz Lekkie kłopoty, Symatek będzie Podawał pewnie do Drage'a, chociaż wszyscy mają mało HP No, mimo że była lekka przewaga To nie mieli jak nie mają nabitych ultów e, Nic im to widzowie by nie dało <laughs> Więc... Y... Póki co mamy znowu taką wymianę pomiędzy zawodnikami Każdy do siebie strzela, każdy próbuje sobie nawić ulta Jakąś dogodną pozycję znaleźć Gije agresywnie, no i od razu przekłada się to na killa Bardzo ładny kill Ale Drake szybko odpowiada, chociaż Gije tam trafia No i wybronili się z tego zawodnicy SK Gaming, dokładnie SK Gaming coraz bliżej zwycięstwa na Brawl 54 sekundy do końca E, iKaos tutaj wjeżdża z ulcikiem, ale ten ult nie wyszedł mu najlepiej, nie oszukujmy się przynajmniej mógł sobie wrócić pod swojego respa bardzo się teraz wycofali zawodnicy SK i nie wiem, czy to jest dobra taktyka e, nie mam pojęcia, widzowie, czy tutaj im się to opłaci Symantek fraguje o, leż, to było nie, no to akurat widzowie dla takich akcji warto oglądać te mecze widzieliście to skillowe podanie praktycznie po linii bramkowej e, no i cudowna asysta, nie. myślę, że najładniejsza w, w ogóle całym tym turnieju, jeśli chodzi o Brawl bola e, za to i Food Esports dalej w grze, jeden do jednego, jeśli teraz by zwyciężyli no to później mieliby sytuację meczową, ale szybko dali się porobić. Złe są te ich starty No niestety no jeden do dwóch <gamy> Więc jednak, SK Gaming jeszcze walczy. Hej wszystkim, wsiadaleczko, widzowie cześć Łukasz witam witam. Ale podanie z prawego skrzydła, dokładnie. To co? Lecimy jeszcze jeden secikę. <laughs> Powiem tak. Ta gra, nawet tak się skończy 3-1, to i tak myślę, że będzie porównywalnie długa jak kierki, które się kończyły 3-2. Głównie przez tego Broubola. Ja nie wiem, jaka mapka teraz nas czeka, ale mamy statystyki. Mamy statystyki. 79 tysięcy damage'a dla Footy Esports, 105 damage'a dla SK. 38 tysięcy dla Footy z regeneracji życia i 30 tysięcy dla SK. I Oddane strzały to są chyba Siemano Ninja, witam cię serdecznie żomek No więc tak to się prezentuje widzowie jeśli chodzi o te statystyki A zaraz zacznie się nam kolejna mapka, ja nie pamiętam jaka to była, jaki to był tryb Zobaczymy co nam jeszcze zostało tutaj jeśli chodzi o tryby Jak się nazywa mój piesek? Mace, to jest imię mojego psiaka Lubi się na majkiem tak, jakoś nie za specjalnie. No, tak to wygląda. Dzięki, Jasno, że pamiętasz o tym. Spoko, wiaderko na luziku. Wielki szacunek dla osób, które dalej tutaj zami nami siedzą. Ja wiem, że jest dosyć późno, jutro trować szkoły i tak dalej. Oprócz tego, jeszcze tutaj są inne rzeczy, więc, no, mega fajnie, kiedy mi zrobisz promo. <laughs> nie ma lekko. <laughs> Jak się nazywa Twój pies? To już odpowiadałem 5 sekund temu. Nie wiem, widzowie, dlaczego zadajecie takie same pytania. Dobra, tutaj już nam się scena przełącza, ale na turki no, więc my przełączymy na chwilę na Was. Czy też masz błędy YouTube'a, że nie możesz mutować? Nie no ja mogę, ja mogę. Jak najbardziej tutaj mogę, więc mi tutaj wszystko śmiga. No. Jak to wy nie możecie mutować, co wy gadacie? No ponoć moderatorzy nie mogą mutować, nie wiem dlaczego w sumie. Nie, co wy gadacie? Normalnie. Możesz szczepią? No. aha No to widzicie widzowie, nie wiem o co chodzi um, Okej, okay, no to co widzowie e, Live'ik ponad 3 godziny i 38 minut A przypomnę, że to jest przedostatni mecz I czeka nas jeszcze finał, wielki finał e, ANR z Polakiem w składzie, czyli Ramą Na razie 2 do 1 dla Foot Esports e, Chociaż SK Gaming wygrało ostatnią giereczkę Więc no ciężko obstawiać naprawdę kto przejdzie Zobaczymy jaki to jeszcze będzie tryb e, Dlatego trzeba troszkę poczekać I wtedy poznamy drugiego finalistę Hejka, hejka. No Fiodorko, nie będę teraz na grupę patrzył, no przecież jak nie możecie, to wam wierzę, no. Spokojnie, się proszę mnie nie hejtować, bo tutaj widzę, wbijasz mnie hejtujesz. I co ty sobie myślisz? Dobra, proszę bardzo, sobie. Wyświetlamy, wyświetlamy. Piki, tak się to prezentuje. Oj, ale szybko pikują teraz, kurczę. Cześć, Kert, maneczko. Jak karabin, teraz y, wypikowali trzy postacie: Broka na niego, Footy Sports i Groma SK. Tak. <grym> Tak to się prezentuje, ziomeczki, Pik i Nani, w sensie, w co ja mówię, już brok i Nani, sorki widzowie, troszkę mi się odkleiło, e, o grande. no tak, tak, spoko Bartik, zdarza się każdemu na luziku, e, zobaczymy jak to pójdzie na napadzie, ta mapka, nie wiem czy dzisiaj była grana, ale na pewno wczoraj była grana, na tym live'iku, e, co robiliśmy, więc myślę, że kojarzycie, tak, 70 osób, jak na tę godzinkę, to jak najbardziej, widzowie, fajnie, że jesteście, że ktoś tutaj jeszcze z nami wytrzymuje, dzięki, że widzowie, że siedzicie. Aż dziwne, że nie jeszcze z nami wytrzymują tyle godzin. No tym bardziej, że widać po nas zmęczenie myślę, ale to no, nie ma co się dziwić widzowie, ale nie narzekajmy, bo kurczę, naprawdę możemy sobie pokomentować fajny turniej, więc też nie ma co tutaj narzekać oczywiście. Wzięty jest już cały skład SK Gaming, Lola, Penny i Grom, zobaczcie jak to wygląda. No i czekamy na drugą drużynkę wybrania do końca, na Nani, no i tam ostatni aż zaraz rozpoznamy kto to będzie. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie, no Mocny tym się szykuje ze strony SK. Pytanie, co wezmą zawodnicy Foot i Sport? Dupa, Colt. Ten ostatni wybór, ale już Colt jest wzięty, więc mamy pełne składy. Możecie zobaczyć, jak oni się tutaj prezentują. I który składik jest lepszy według Was widzowie? Dawajcie, obstawiajcie na czacie. Kto tutaj, jeśli chodzi pod względem Team Kompów, ma lepszą drużynę? Przypomnę, że jest to napad, mapka Bryce to Far. E, myślę, że ult i od Colta, i od Broka może zrobić wielką różnicę. W sumie też ult od Nani Dlatego Food Esports ma bardzo fajną drużynkę. E, Penny, Lola i grom to nie jest słaby Team, ale ciutko lepiej mi wygląda drużynka Food Esports. Tak przynajmniej mi się wydaje. Spokojnie Marociku. No, Dobra, lecimy z tym emocjonującym starciem. Jeżeli teraz Footy Sports wygra dwie rundy z rzędu, przechodzą dalej. Jeżeli nie, no to oglądamy następny mecz. Ale tak, na razie widzimy tutaj po lewej stronie, już tutaj dreć z eliminacją na środku. 100% na razie na obu safech. Oj, teraz z eliminacją OP. Oj, tutaj już dreć. Zadał 15% syfowi, A i chaos z eliminacją tam był już. Oj, znowu zadany damage. Brok tutaj naprawdę może robić roboty symatek z eliminacją. Oj, teraz będzie zarwany damage przez na niego u, na górze. Oj, 80% zadanego damageu. 80% zostało safe'owi. E, Futy i sports z eliminacją treć w tym momencie. E, symatek po prawej stronie będzie. Zbił się zgije. Rzucony ult w tym momencie. Oj, musi uważać. Teraz musi uważać. Podjeżdża pod sam safe. Tym nani. I czy uda mu się? Oj, 40% już na safe, jak jest z eliminacją. A Ikaosu po prawej stronie 1000 HP na jego koncie. Oj, teraz Joshi na środku będzie się trochę obijał ten sef, tym swoim ultem jeszcze na dodatek 47-44 do 40. No musi to zrobić, musi podejść sobie Drake, żeby e, otworzyć sobie tą drogę. Na razie przewagę mają jeszcze zawodnicy e, Foot i sport, ale ta przewaga z każdą chwilą maleje. Oj, tutaj jeszcze ten kanon nieszczęsny dla e, Footy Sports, ale ten grom tutaj naprawdę robi teraz w tym momencie tą robotę. Ten grom, oj, 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 grom zostaje wyeliminowany w tym momencie i teraz rozpoczyna się kont, szybka kontra zawodników Footy Sports, 40% do 21. Otwarty środek został po lewej stronie, są te niezniszczone murki też, oj, 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 Footy Sports Ma, tara, jest w tarapatach w tym momencie. Ani przechodzi na środek 7000, życia ma w tym momencie. Oj, penny! Ajajajajaj. Ajajajajaj, aj. aj, 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 aj. Skate tutaj zdobywa punkt w tym momencie. Więc no widzowie, może znowu się powtórzyć sytuacja, że będziemy mieli wynik 2 do 2. I o tym, kto wygra, zdecyduje ostatnia runda. No więc ciekawe, czy tak właśnie będzie. Zobaczmy. Się jakie nuby, jakie nuby, dobrze grali. Nie no, szkoda, że tutaj Esports nie dało rady. Myślałem, że już będą starali się bardziej troszkę o ten finał, żeby mieć go już pewnego. No, a jak widzieliście przed chwilą, SK Gaming wygrywa. Nie chcą dać przejść do finału drużynce Foot Sports, oczywiście nie ma co się dziwić. Chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Każdy chce się z jak najlepszej strony pokazać, a my mamy pierwszego killa u Symanteka tam na lewej stronie od razu wlatuje gem żeby rozwalić ten murek na środku i to była bardzo dobra taktyka, bo daje im kolejnego fraga. No, i chyba fut tutaj wyciągnęło wnioski, bo teraz drake będzie mógł przyatakować. Czy ulta? Nie, czeka jeszcze z ultem z tego co widzę Nie zdecydował o. się na użycie, ale teraz użył nie najlepiej w sumie Mógł tego ulta użyć no, zdecydowanie lepiej no i Gieś tam przebija z tej lewej strony, lecz skupia się najpierw na Drayge'a, żeby go wyeliminować. No Drage musiał już deadnoć, miał bardzo mało HP. Jest oczywiście przewaga u Foot Esports, bo ten safe jest troszkę rozwalony. Ale no jakby nie patrzeć teraz wszyscy deadly prawie w ocenie SK. Dobrze, że Drage wrócił w odpowiednim momencie, lecz to i tak będzie na pewno miało oddziaływanie na ich safe, który jest mocno obijany. No i sytuacja się obraca, można powiedzieć. No, na razie się wyrównała, jeszcze może nie obraca, ale bardzo blisko są już wyrównania. Teraz był tam frakt, ładnie, Drage walczył do końca, lecz musiał już deadnąć. Gie nie. Tak mało HB zostało, a jeszcze dał radę trafić I będzie zdobywał teraz kolejne ważne procenty tego sejfu Dzięki, że 70 osób Dalej jest na moim live Widzowie, razem tutaj z Championem nas oglądacie Wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiamy Was wszystkich, widzowie Oczywiście, ehm. oczywiście, pozdrawiamy tak, jest fajnie, że tutaj dalej z nami siedzicie ehm, A... Tą całą przewagę Food już straciło i znowu SK Gaming pokazuje, że to oni tutaj chcą wygrać tą giereczkę i że to oni najprawdopodobniej wizowy ją wygrają. Chociaż teraz znowu fatalnie Drage używa ulta. Drugi raz ten ult przestrzelony przez Drage'a, no jednak... Ten kolt, jak ma być tak grany, to lepiej, żeby nie był brany. No ale dajmy mu jeszcze szansę. Gierka się nie skończyła. Muszą teraz wziąć się za nadrabianie strat zawodnicy Foot. No i to właśnie robią. Drake w końcu teraz z skillową akcją się dosyć pokazał. 18 HP mu zostało, ale przeżył. Więc brawa dla niego. Gije, próbuje od boku go tam ustrzelić. 30 sekund do końca. No, niebiescy to jest Foot Esports. Dokładnie tak. Niebiescy to jest Foot Esports. Mordeczki, czerwoni to jest Syska gaming, Tak możecie sobie na przykład ich kojarzyć w tej gierce przynajmniej. Dobry ulcik wleciał. Przewaga niby nie jest aż taka kurczę znacząca ale zostało bardzo mało czasu, więc no myślę, że nie dadzą rady zawodnicy Food Esports i tagierka też padnie łupem SK gaming. A więc co mordeczki? Dwa do dwóch. Co tu dużo mówić, kurczę? Po raz kolejny, najdłuższy możliwy meczyk. To <laughs> tak się zapowiadało, nie? Było dwa, po dwa raz do trzeci. Powód. Może finał nas chociaż zaskoczy, co? Chociaż wątpię, bo tam będzie, zależy, tam wejdzie, nie. A NR jest w dobrej formie, ale zobaczcie, jaki oni mają teraz długi przestój od grania. Oni pierwszy mecz ich tylko grali, a później musieli czekać, yy, aż tutaj reszta drużyny będzie grała. Więc no zobaczymy, jak tą przerwę yy, wykorzystali. Czy bardziej sobie wypoczęli, czy jednak dalej trenowali i szykowali jakieś taktyki. Ciężko powiedzieć. Statystyki, hej, z 15 kg, 14 kg dla Food Esports. 81 damage'a Sports 51 damage'a SK i regeneracja życia 19 tysięcy Sports i 37 tysięcy SK GAMING Ile jeszcze tych meczy? No to jest przedostatni no i po nim ostatni Tutaj już na pewno ktoś teraz zwycięży, bo to jest ostatnia rundka, jest 2 do 2 Więc czekamy, czekamy na Winka Sprawdźcie czy macie łapki? Dobra, możemy zobaczyć tych jak w górę, oczywiście, bo w sumie nie sprawdzaliśmy No tam, zostało no. tylko 31, żeby... tak 31 41, dobrze, jeden, nie, 41, 40, nie 41, 41, 41 40, <laughs> 41 Ile było najmniej osób na live w historii? Nie wiem, no kiedyś wiesz, ja robiłem live, y, jak jeszcze nie miałem takiej widowni to też miałem tam bardzo mało osób Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanko Co teraz będzie za tryb? Kurczę, powiem ci szczerze, że nawet nie pamiętam e, Teraz nie mi pamięć? się wydaje, że będzie Hotzone? Hotzone? Oni... No oni nie grali na pewno a więc jest szansa, że będzie No ale Zobaczymy, zaraz się tak na 100% przekonamy. Będziemy mieli za niedługo tego potwierdzenie. Um, więc tak to się prezentuje. i pewnie po tej giereczce, wiesz, po tej giereczce myślę, że mam kolejny tutaj działne. Tak, mamy hot Hotzona w tym momencie. Open okay, Zone. Już okay. wszystko widzicie, widzowie. Tak się prezentuje. Mapka Open Zone. Czyli jedna z popularniejszych mapek właśnie na hot Hotzonie, dam, dam, dam. Tak, e, mamy tutaj... jeszcze banów nie ma. Oku. Ani pików, ani banów. Czekamy na wybory tutaj zawodników w tym meczyku. Tylko mapy są i mamy tutaj Footy Sports. Dwa zwycięstwa. Escape. Wspomnieć o ważnej rzeczy, bo jeśli SK Gaming zdarzyłoby się, że wygra w tym meczu, to tak naprawdę ANR osiągnie już swój sukces i bez względu na to, czy w finale by wygrało z SK Gaming, czy nie, to oni do tej Japonii polecą, bo oni tutaj, tak jak mówiłem, rywalizują z um, Food Esports, ANR kontra Food Esports głównie, no bo SK Gaming i Reply Totems już są za, y, zakwalifikowani na ten najlepszy turniej. No i fajne, fajne, fajne. No Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy tutaj SK Gaming jednak zrobi wielkiego kombaka z 0-2 na 3-2, A już widzieliśmy bany. takie sytuacje. Widzieliśmy już takie sytuacje na finałach miesiąca z SK, jak wy wybijało się. Spoczko polonia, spoczko uwielbiam. Cię Dziękuję. Mamy bardzo. bany: mamy na bany. B, kruk, poko, mek, y, Bell oraz Max. To Spoczko-Pękowicz, Poczką mordeczko No i co, czekamy na kolejny wybór W sumie to na pierwszy wybór Jest z wzięty, z po stronie FUT Esports No i czekamy na pozostałe piki Tak, to jest przedostatni meczyk, w sumie to już ostatnia rundka Nawet na nim w sensie ostatnia mapka um, Tutaj już musimy wyłonić zwycięzcę No i tam będziemy mieli finał e, Gdzie ktoś z dwójki Futesports lub SK Gaming Zmierzy się z um, ANR, którzy tam już czekają e, Długo strasznie teraz wybierają te piki Nie wiem jaki jest czas maksymalny na wybór Ale chyba tam około 20 sekund e, I chyba zawodnicy SK wykorzystali go tak już do końca Ale wzięta jest Lola, więc no Tutaj już wybór zrobiony Zobaczymy kogo Esports wybierze no, dwa piki teraz mają. Polski raczej na razie nie planuję, ale zobaczymy. Nie mówię, że na pewno nie. No nie, nie dziwięcie Kari. Jeszcze jeden pik po stronie SK zaraz będzie, potem dwa po Food Esports i, i potem jeszcze jeden ze strony SK. Tylko pytanie, jakie są? E, Boni wzięta. Tak, mamy wziętą Pony. To już jest drugi wybór SK Gaming. Razem w parze z Lolą tutaj będą reprezentować tą organizację, więc czekamy jeszcze na trzeci wybór, ale najpierw zanim go poznamy, to poznamy drugi wybór u drużynki Food Esports. Tak. Czekamy. 65 osób na live. Fajnie, że dalej z nami siedzicie. Szacun za to dla was wszystkich. Am! Um. I O, czyli teraz szybko poszło Ym, Widzę, że masz o sekundę Albo dwie do przodu Ale to też nie jest aż taka du duża różnica Ym, No, dokładnie, dokładnie Ja mam zawsze kod w Brawl Stars Jaki masz victory, bo to jest? Czy, Jaki masz kod w Brawl Stars pisany? Czy kodiktori, Torii? Yy, bo to jest tutaj ważne, mam nadzieję, że tak yy, No i pełny skład drużyny Foot Esports Pam i Stium Ciekawie, ciekawie no i czekamy na ostatniego pika ze strony SK. No to wielki szacunek dla Ciebie, Boski. Dzięki, Sarena, dzięki, Jason, to się szanuje. I to jest sceny! Tak, składy już totalnie gotowe, możemy lecieć z giereczką. Możemy lecieć, zaczynać i oglądać i komentować. No dokładnie, to nam zostaje mordeczki. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie Pankovic, że dzisiaj kruk ci dropnął. W sensie nie dropnął, bo tu już nie ma skrzynek, że go odblokowałeś za kredyty. Ciężko mi się przyzwyczaić do tego. Nie, <grym> nie ma już skrzynek? Nie widziałeś Kurczę, kurcze. Kurcze, wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Oczywiście sobie żartuję czafio, żeby nie było, że to jest tak y, niepoinformowany cast na tym live'ie. wiem nie że ty że sobie. Mamy meczy, kleci story. Okej, okay, więc startujemy widzowie z giereczką. Y, no to co? Chodzą, zone. chodzą, zone, gorąca strefa, Gie, od razu, przejmuje pierwsze procenty. Chcą sobie na początek y, dać taką dobrą zaliczkę, żeby mieć tam przewagę, ale Samatek na to nie pozwala. Fajnie jest ten skinek do pamki, a dokładnie to fajnie są jego strzały, a ja tutaj szybko przerwę, o pęknie kapis usłyszałem na super czacie 5 zł. kurde, mordeczkę, ześpieszą tyle cię coś wysłała na super czacie, więc wielki szacun dla ciebie I mega, mega dzięki siamuś e, Podziękuję ci później, bo teraz skupiam się tutaj na meczyku e, 18 do zera Ani jednego procenta nie zdobyli zawodnicy Foot Esports i mimo tej przewagi 2 do zera Jest teraz 2-2 I oni najprawdopodobniej jeszcze przegrają ten mecz Bo zobaczcie co tu się dzieje 37%, cały czas jest to wbijane Wow no po prostu wow, 43% <laughs> Nie no, jak to będzie mecz do zera Bardzo rzadko w ogóle się zdarza, żeby do zera procent ograć jakąś drużynę Nie wiem, co robi w tym momencie food Czy oni już w ogóle poddali się po tym, co działo się wcześniej Że prowadzili dwa do zera Już pewnie byli bardzo szczęśliwi, że są w finale No a jednak gra się do końca I to im zaprezentował SK Gaming Tym bardziej teraz Gie to już tyle tych procentów zebrał Co to jest za przewaga? Ja nie wiem, co się odwala w tym meczu Naprawdę nie wiem Chociaż 1% honorowy, zbierzcie Jest, Drage wszedł do środka Nie będzie do zera, chociaż widzowie, jest jest. 3%. Ale tutaj jadą z nimi. No widzisz Wikusia, no chyba tak. Ale ich zjechali. O, kurcze. Wow. Wiem, wiem, Dzisiaj... Boski. Dziękowałem Jeszcze za 5 złotych. Bardzo dziękuję jeszcze raz, z z tego Dona. Serdeczne pozdro. No i zaraz lecimy z drugim. Nie mamy kolejny meczyk, kolejny meczyk i możliwe, że ostatni. Lecą w zawodnicy Footy e Sports. Na zawodników SK, Tutaj widzimy ICOS od prawej strony już zaczynają powoli przejmować tą strefę zawodnicy Footy e Sports, już 7% przejęli. I mają Pam na środku też przejmują zawodnicy Escape, tylko że tym razem wolniej trochę iCos tutaj od prawej strony stara się coś zrobić. Drake na środku, e, Symantek na środku z OP i Drajem. Starają się przyjmować tą strefę teraz, tylko Symantek sam w strefie z OP. No teraz nie podchodzą na SK pod tą strefę, rzucona lola w tym, e, rzucony ult loli w tym momencie. Oj, Symantek, potężne bomby w tym momencie zerwał. E, Drejcz tutaj ma już gardżet przygotowany i za chwilę będzie nim rzucał. Gie mocno obijany, 100 HP na jego koncie, ale teraz. E, przejmują jakby tą strefę zawodnicy e, fut i sports, e, gdzie nie mieli w poprzedniej rundzie szans w ogóle, to teraz jakby się ocknęli i jakby im to dobrze idzie w tym momencie. Gorzej idzie SK, może do zera nie przy... mimo że do zera nie przygrają. Oj, teraz przejmują ten środek zawodnicy SK. Teraz przejmują ten środek y, OP o tyle tej lewej strony. Oj, teraz tym podjeżdża, tym z tyłu. Oj, oj, oj. Problemach zawodnicy SK w tym momencie. Środek znowu przejmuje Symantek. Drake 93 HP, i teraz znowu przejęty ten środek. Rzucony ult przez Symanteka, ale Symantek bardzo mało życia, 800 HP na koncie. I teraz zobaczymy to, czy SK uda się utrzymać tą strefę do końca, czy nie. 50% do 81. Symantek znowu kontratakuje kontra z OP. Oj, ale teraz szybko uciekałem z tej strefy. 89 do 58 i cały czas teraz leci w górę. Gijes wraz z Zajkaosem e stoją w tej strefie, żeby jak najwięcej tych procentów zebrać. Dredge tutaj stara się obijać. Stoi na tej platformie do leczenia, co 500 HP cały czas leczy przy trafieniu. 90% do 80. Wyrównana teraz walka jest. Teraz nie mogą zawodnicy sobie escape'a pozwolić na błąd i... Jest! i sports jeszcze. Ja to jest jedno pewne, powiem tak. Proplayerzy ugadali się, żeby mecze były jak najdłuższe, żeby widzowie i komentatorzy mieli dużo komentowania. Tak, i siedzieli do późna. Myślę, że tak. Pozdrowisz. Pozdrowił piesek dla ciebie, mordeczko. Pozdrawiam serdecznie każdego widza. No i lecimy od razu z rundą trzecią. No tu już nie ma szans, że nie wyłonimy zwycięzców. No chyba, że będzie remis. Nie, no nie może być remis. Może być, czemu nie? Nie no, <laughs> oczywiście no, że jest nie, raz, Oczywiście jest to bardzo rzadkie, ale myślę, że jest na to szansa, patrząc na dzisiejszy dzień. No ale spoko. skupmy się na meczyku, jak to dokładnie będzie wyglądało. Fajnie postawiony ten gadżet od Stew. On przyspiesza, oczywiście, tą niebieską drżynkę, bardziej chodzi mi tutaj o Food esports, ale w końcu SK Gaming teraz wyciągnął wnioski z poprzedniego meczyku. Zaczynają od początku punktować. Więc, oj, ale spotkanie bliskie, patrzcie: Symantyki i nie spodziewali się, że na siebie trafią. Chyba obydwoje o tym nie wiedzieli, a tutaj trafili na siebie w krzakach. Lepiej z tego wyszło: Futesport e, 34% do 10%, e, ale ta przewaga teraz już maleje, bo Symantyk jest na środku i będzie odbijał e, kolejne procenty. Dlatego zaraz może nam się to troszkę wyrównać. Drake z problemami powinien dednąć. i celnie, celnie wykazał się strzałem od Bony. E, no i proszę Państwa, OP na spokojnie. Wyczekuje. Myślę, że czeka na odpowiedni moment. Znowu postawił ten przyspieszacz, jeśli chodzi o gadżet. Świetny skok już jego, robi kila i to dało na pewno bardzo dużo odróżnienia. SK Gaming, yy, chyba SK Gaming, teraz jest bliżej tego finału. Przewaga jest naprawdę duża i myślę, że mogą się tam znaleźć. Uwaga! Drage yy, atakuje cały czas. No, no, no. Środek przejęty teraz minimalnie na pewien moment przez Food Esports, ale myślę, że nie na długo, bo gije się to już czai, świetnie trafia. No i kolejne procenty powinny być zdobywane i to będą już te kluczowe procenty. Wydaje mi się, że już teraz nie odejdą z tego środka, bo patrzcie ile tego leci. 85 oj, oj, oj. kilka sekund dzieli nas od zwycięstwa SK Gaming i niestety żegnamy drużynę Food Esports. Świetnie walczyli. Dwa, jeden i Świetnie koniec. walczyli, ale nie udało się. Mieli taką szansę. Prowadzili 2 do 0 no, zrąbali to. Krótko mówiąc wizowie. No i sprawy na no. tak, że w finale mamy SK Gaming razem z ANR i ANR. Oficjalnie można powiedzieć, że jedzie już na turniej do Japonii oglądać go. Mają go zasponsorowanego, więc teraz jak zobaczyli wynik tego meczu pewnie bardzo się ucieszyli, bo nie muszą przecież tutaj pocić w finale, oczywiście wygrać też oczywiście będą chcieli, ale mają już pewny wyjazd do Japonii, więc <laughs> tak to się prezentuje. <laughs> no Najbardziej y, przepoconą drużyną dzisiaj jest y, SK, Chyba jeżeli tak, chodzi o, takie o to. Takie kombaki robią, no. no. Foot Esports no też się podcili, no ale niestety im się nie udało. No nic no, gratulacje dla SK Gaming, fajnie, fajnie to rozegrali. Mamy statystyki 7K, Foot Esports 22SK, 58 975 Damage e Foot Esports i 91 989SK 35 000 582 zregenerowanego życia przez Footy Sports i 37238 przez SK okej okay, widzowie, a ja tak jak obiecałem robię teraz kolejny konkursik e, więc jeśli chcecie mordeczki e, dodać mnie do znajomych to piszcie wszyscy swój kod z Brawl Stars na czacie, daję wam chwilkę takie 2-3 minutki e, no i mordeczki oczywiście będę tutaj zaraz losował a e, i co jest, ja też nie mogę e, wyciszać nikogo na czacie też nie wyskakuje błąd mam tak samo jak wy teraz moderatorzy Giga dziwne, no ale każdy niech napisze kodzik no Kogo chcesz mutować? A tam bardzo nieładnie się przywitała pewna użytkowniczka Myślę, że to zobaczysz No ale dobra, tu mamy jeszcze powtórki pokazywane Wy widzowie piszcie cały czas oczywiście swoje kodziki Ja zaraz tutaj dodam. wylosuję kolejną osobę, którą będę dodawał do znajomych Jeśli wygraliście wcześniej, to oczywiście już nie bierzcie udziału Wiaderko, ty wcześniej wygrałeś, więc... Proszę tutaj już nie pisać, e, zaliczyć to niech będzie, e, ale teraz daj szansę oczywiście innym, daj jeszcze chwilkę wam, taką minutkę, dwie, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę i subika, bo to jest podstawa, żeby brać udział, cześć wszystkim, siemaneczko, e, na luziku dam wam jeszcze chwilkę, okej, okay, przyłączymy się tutaj z czempionem, e, żebyście nas widzieli, proszę bardzo, streamowanie turnieju, witam, witam serdecznie wszystkich, e, Kłaniać Matko. nisko, e, czekamy na finał, za chwilkę będziemy mieli finał, mordeczki, e, no i zobaczymy, co tam się okaże. Kto wyjdzie zwycięsko, a NR naprawdę miał teraz długą przerwę od Brawla, oni zagrali tylko ten pierwszy meczek, od razu awansowali do finału i czekali na kolejne, a no czasu minęło dużo, bo turniej zaczynaliśmy mordeczki 18, jest już 22 praktycznie, więc no 4 godziny również. za 6. Tutaj, <grych> turnieju dam właśnie wleciały. Ja no właśnie... Ci przypomnę, że mieliśmy o 21 i lecieć z tym turniejem, z tym finałem. No widzisz no. <grych> Dalej, Nie ma. No, OK, jest losuję zwycięzcę. Tak. Proszę bardzo, żebyście tutaj widzieli wszystko. Piszcie swój kodzik, tylko nie spamcie, bo wiadomo, jak będę widział, że ktoś spam, to oczywiście nie zwycięży. Macie pokazany czat. No i ja sobie tutaj zaraz zatrzymam pewną osobę, o żebyście wszystko widzieli. Uwaga, uwaga, zamykam oczy. 3, 4, hop. OK, zatrzymany. Widzicie, na kim zatrzymałem. Uwaga, proszę bardzo. Tak to wygląda. Ale wygrał Joachim, który z więc on tutaj nie, nie wygrywa. Nie ma pani Joachim takiej akcji, więc jeszcze raz, uwaga. Kurczę, szybko, bo już tutaj nam pokazują grand finał, kto tam ma grać. <laughs> więc uwaga, 3, 4, nie patrzę oczywiście. Cyk, 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 zatrzymane. Mamy tutaj wziętą z tego co widzę Annę, więc gratulacje Anna, będziesz też dodawana. Pokazuję szybciutko sponsorów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. To są sponsorzy, dzięki którym oczywiście ten turniej mógł się odbyć, bez tego nie dało brady Ja każdego po tym live'iku pododaję do znajomych, ale jak nie dzisiaj, na pewno jutro z rana, bo zobaczę jak dzisiaj będę zmęczony. Mamy teraz 3 minutki 30 sekund oczekiwania, jak widzicie. I 3 minutki 30 metr. sekund masz? No teraz 22, 21... Aha, 30. dobra, muszę trochę cofnąć. No, <laughs> Czemu to tak jest? Więc dziękuję, że tutaj dalej jesteście, naprawdę, giga spoko. I ile teraz no, masz? 3,10, 3,09, 3,08. W finale myślę, że nie. będzie ciekawym meczykiem. ANR kontra SK Gaming. Zobaczymy, kto zwycięży. Maksymalna ANR... ilość. No, dawaj, dawaj. Ja... Chciałem powiedzieć, że ANR tak naprawdę już są zwycięzcami, bo oni osiągnęli to, co chcieli, czyli wyjazd do Japonii, jako tutaj właśnie widzowie, jako hotel, który im będzie ogarnięty, więc myślę, że spoko opcja dla nich. Ale na pewno będą chcieli jeszcze wygrać. No super, to jest opcja. E... Co ja chciałem powiedzieć. Na razie maksymalna liczba meczy została rozegrana. Tak, wszędzie 3-2, to jest niesamowitaż. Trzeba mieć sporego pH. Więc teraz ANR proszę tutaj szybkie 3-0 z, z tym z na S. SK. Tak, z SK Gaming. Pamiętasz mnie to, ja Piotr, mordeczko. Wiesz, ile Piotrów pisało w historii mojego kanału coś? <laughs> nie jestem w stanie po samym imieniu Cię skojarzyć, czy Cię pamiętam, czy nie. Naprawdę, tyle co ja Piotrów już widziałem, to o! Co Cię ominęło, Janek? Mnóstwo meczeków, dużo konkursów, dużo emocji też na pewno, nie ma co mówić. No ale finał przed Tobą, więc w sumie wbiłeś w dobrym momencie, mordeczko. Dokładnie, dokładnie. Pokazuję teraz na chwilkę na nas, żeby widzowie sobie tutaj mogli z nami posiedzieć. Jak będziesz mniej tego odliczania, to wtedy przełączymy. Na razie, dwie minuty równe zostały Mortis, G Gin, czy Tara. Wiesz co? Ja wybieram Mortisa. Tak, myślę, że tak. Zadawajcie jakieś pytanka w ogóle teraz na czacie, widzowie śmiało. No, dawajcie, dawajcie. Kto ma na imię Remix? Już nie wiem, byczku, ja nie. <laughs> Ale strasznie, czym strasznie? O co chodzi? A, że moją twarzą, okej. Okay. Kolejny Twój. Weźmy po 400 twarzy. subskrypcji. Oglądam pierwszą połowę meczu real z Live. No i jak ten meczyk mordeczko wygląda? Możesz mi napisać, jak to się prezentuje. Minutka i 31 sekund, dokładnie. Dwie osoby pokażesz Wican Coś się, się zwieściło na streamie? Stream ci się, się zwieścił? Ej, co jest rzeczywiście, rzeczywiście? o, to dobra, już działa. Zagowało się działa. wszystko? Tak, już działa. Dobra, wszystko śmiga co najważniejsze, bo finał tutaj trzeba już dobrze. Już niech ten finał bez problemów wejdzie. I będziemy mieli dzisiejszy turniej jak zaliczony um, Hejka wszystkim, się maneczko e, 48 osób zostało Wiem, że dlatego pewnie też powychodziliście, bo jest przerwa Mam nadzieję, że troszkę jeszcze więcej tej osób na finał wbije Bo szkoda by było, żeby przegapić ten finałek e, Gdyż no mm, Poznamy po prostu kto zwycięży W tym całym turnieju, tak to wygląda Mam kod Zaraz dziękuję, dzięki wielkie każdemu kto ma kod e, Dobra, wyświetlam tutaj mordeczki Wam odliczanie, bo zostały ostatnie Sekundy, 44 I za niedługo wielki finał Wielki finał, wielki finał. Zobaczymy kto wygra. Teraz finał? Oczywiście mordeczko. No, tak to wygląda. Obstawiajcie widzowie na czacie. Może nie w ankiecie, ale po prostu piszcie kto zwycięży. Czy ANR czy SK Gaming. Jak obstawiacie? Ja już nie wiem czego się spodziewać. Tory, kiedy, kiedy jakaś 25 lub 30? Ranga 25 jest na moim koncie, mordeczko. Mam na Edgarze 25 w 30, myślę, że jeszcze długo czasu mi zajmie, bo to nie mój poziom chyba. Kupiłem kemy z Twoim kodem. Ile masz teraz? I, się cię Mam 9 sekund. 8, 7, 6, 5, 4. I widzowie, zaraz powinno się tutaj już powoli nam wszystko rozpoczynać. Oczywiście to będą jeszcze casterzy pokazywani, chyba. Tak, więc teraz pokażemy wam na chwilę jeszcze nas. Witamy, witamy. Nie odpowiedzieć na pytanie, na jakie pytanie nie odpowiedziałem? Wydaje mi się, że odpowiadałem. Zgadnijcie, ile mam lat. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę Słaby jestem w zgadywanki 13. <grystanie> ja myślę, że 11. <grystanie> Zobaczymy, jak to zgadnie. Może nikt nie zgadnie. Dobra, no ostatnie minuty, albo może sekundy, dzielą nas od pików, a na pewno już ostatnie minuty dzielą nas od meczu finałowego, od jego rozpoczęcia. A parę minut, może parę dziesięć minut, dzieli nas od poznania zwycięzcy tego turnieju. Dokładnie, więc zobaczymy, co tu, kto tutaj że ten turniej Jestem z powrotem To fajnie Boski Bo akurat jesteś mordeczko na finał Zaraz finałek będzie startował więc spoczko <grafię> Na tym Tymon Ważne, że tutaj już jesteś Mega mi to cieszy um, O to widzisz Kari Zgadłem Widzisz 11 <grafię> Kurde, <Kurczę, grafię> to... nie No jednak jestem dobry w zgadywanki Widzisz No A i... że nie jesteś <grafię> 50, dzięki, że dalej siedzicie tutaj, widzowie, z nami. E, nie z... A, tak, tak, lubię. No coś tam kojarzę, ale nie słucham e, Ile jeszcze będzie trwał minimum finał? <laughs> nie wiem, wrdeczko, nie wiem to. Wiesz, trzy rundki musi któraś drużynka wygrać. Ciężko powiedzieć, ile to będzie trwało totalnie. E, no, ale o co chodzi, Anna? E, która Anna wygrała? Aha, tam ten wcześniejszy konkursik już ci przeczytam, ale wiesz, co wydaje mi się, chyba, że to nie ty, że Anna o innym niku. E, Anna Zawadzińska, więc to, to niestety nie ty, Anna. Dobra, dawaj nam ten finał, bo znowu co się tutaj lekko przedłuża, kurczę. No nie no, Ark musi się tutaj wygadać, wiesz, znaczy, daj mu czas. Ja nawet pokażę Arka, pokażę Tediego i trzeciego kastera, proszę bardzo. Wow, no to ładnie pękowiec, to szacun dla ciebie. Serio, serio, szacun dla ciebie. I wyczekujemy tego ostatniego meczykowicowie. Dokładnie, czekamy tutaj na ten trzeci meczyk i za niedługo lecimy. A ja naprawdę wielki szacun mam dla każdej osoby, która tutaj pomagała mi przez te dwa dni na tym live'iku, że siedzieliście widzowie, e, oglądaliście nas, pisaliście na czacie, że no, po prostu widzieliśmy, że nie byliśmy tutaj sami na tym live'ie. Wielki szacun za to dla was, e, no bo ciężko by było, gdybym okno nas oglądał, a tak to, że byliście, to mega spoko. E, Dokładnie. Ku, co pani pisze? Proszę o ogarnięcie. E, champion, planujesz jakiś tatuaż? U, ciekawe pytanie. Czy ja planuję jakiś tatuaż? No, obecnie nie. Obecnie okay. nie planuję, może, może kiedyś. Może się to jeszcze zmienić. No może się zmienić, słuchaj. Dobra wiaderko, dzięki za informację, dziękuję. Live nie można prowadzić bez widzów? Teoretycznie można mordeczko, ale oczywiście jest to dużo go, y, cięższe. Dużo no to jest, ciężko. Dla was. to jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie, Chcesz fanarta ze spajkiem? No jak chcesz to możesz mi zrobić, oczywiście że tak. <laughs> Tory ma dużo fanartów No, powiem, że ostatnio sporo właśnie widzę tutaj mi robił jakieś fajne rysunki Więc dziękuję oczywiście każdemu Ym, No Tori, a wiem, dlaczego że... dałeś sobie taką nazwę Tori? Nie wiem, że Tory. Mordeczko. Słuchaj, to mordeczko Tory, słuchaj, bo jest ta... Słuchaj Tory, bo tak Na ankiecie wisi jakiś stary mecz Tak, tak, wisi stary meczyk Dobra, może jeszcze że przed rozpoczęciem kolejnego Zrobić wam jednak tą ankietę Ty mi tam kontroluj i jak coś to mów a ja sobie nową ankietkę dla widzów, żeby mogli sobie zagłosować. Rozpocznij ankietę. Kto wygra finał? O, proszę bardzo. Pierwszy to oczywiście Escagaving. Czy... Teoria, planujesz a planujesz więcej e... tatuaży. Nie, nie, nie planuję więcej tatuaży. <laughs> Ten mistyknie taki mały tatuażyk, więcej nie potrzebuje. Dobra, jest ankieta, każdy z was może teraz zagłosować, więc widzowie polecam głosować każdemu, a my czekamy na rozpoczęcie. Mamy już no, mamy już to. No, trzy sekundy sobie cofnij, panie Champion. A ja wam pokażę. No. <grym> tak. Co jest z tym, że ja mam to szybciej? Zbyt mało problemów by było, gdybyś tego nie miał, więc co ty się spodziewałeś? Lecimy, proszę państwa. Save Zone. To będzie pierwsza mapka. Napad to jest tryb, na którym będziemy rozgrywać pierwszy meczik właśnie w tym finale. Nie, nie znam. Não sei o canal ankietę, tak, możecie już mordeczki tutaj ankietę zagłosować, nie grała dzisiaj Zeta Zeta nie awansowała do tego etapu, dlatego nie grała, ale gra teraz ANR, w którego składzie mordeczki będzie grał Rama, w sumie to gra Rama, to jest wielki finał SK Gaming kontra ANR, zobaczymy czy tutaj Rama, czyli nasz polski gracz em, zwycięży w tym całym turnieju czy jednak SK Gaming okaże się tutaj em, po prostu najlepszą drużyną dzisiaj, e, czy będzie jeszcze, nie wiem Rola szczerze powiem ci mordeczko nawet, że nie wiem, ciężko mi to na razie powiedzieć e, w ogóle spójrzmy, póki jeszcze nie ma żadnych pików ani banów, e, na kolej Mapki, bo na pewno będziemy dzisiaj jeszcze mieli Sneaky Fields, czyli e, Brawl oprócz tego Goldarm Gulch, e, czyli to jest mapka na napadzie. A jeśli e, będzie tutaj wyrównany bardziej meczek, to dojdzie jeszcze do e, oczywiście gorącej strefy na Dueling Battles. E, no i Game Gravity na sam koniec Crystal Arcade, jeśli by się sprawdziło, że ten meczek będzie tak długi jak wszystkie wcześniejsze, czyli 3 do 2. Ja nadal jestem za Ramą. Ja wam powiem, widzowie, szczerze, że też, też tak kibicuję NR, chcę, żeby tutaj Rama zwyciężył, czyli Polak, ale no zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem Rona, no, nie. nie wiem Anna. Dokładnie, zobaczymy. E, tutaj na razie safe zone jako pierwszy. W ogóle zobacz, że te tryby, które są teraz, mogą się szybko zakończyć też. Mm, mogą być szybkimi, Tak, ale, nie, ale nie zobaczymy. Dzisiaj, nie dzisiaj. Nie dzisiaj, dzisiaj pięć meczów. Nie zdziwiłbym się. Ja bym z chęcią zobaczył takie 3-0 szybkie. No wiadomo. Widzowie lecicie jutro do szkoły czy nie? Możecie mi napisać. Ty czempion idziesz? No oczywiście. Na którą? Na, którą? No, na to co ostatnie? Uuu. Na ósmą. No ale coraz bliżej do weekendu. No coraz bliżej, coraz bliżej do piątku. Po szkole Dzień sobie. Roski, bardzo mi miło. Po szkole sobie, do kina się pójdzie i będzie super ransko. No to fajnie. Nie znam, już nie odpowiadałem na to, że nie znam twojego kanału. Jak coś to pamiętaj, proszę o tym, żeby mój pisać przez uzamknięte. Taka porada tutaj ode mnie. No i co widzowie, czekamy na te bany, bo troszkę długo to wszystko trwa. Nie wiem dlaczego wybieranie banów trwa tak długo, zawsze mieliśmy to szybciej, ale zaraz powinny się one już nam pokazać i proszę, żeby ten finał już się rozpoczął. Czekaliśmy na to w sumie dzisiejszy cały dzień, od godzinki 18.00. Doszliśmy do tego momentu. Mamy już ten finał, więc chcemy zobaczyć dobre widowisko. A tutaj fatal error i no niestety godzinę czekania. Jak wygląda sytuacja z ankietą, możesz mi powiedzieć? z ankietą, 40 głosów. Oj, troszkę mało. Jest dużo jest więcej osób, ale nie każdy głosował, więc zagłosujcie. 52 prosty na SK i 47 na ANR. Nie oglądałem Jan. Siema siema wszystkim, witam serdecznie. 50 osób dalej to jest na mi siedzi, wielki szacun, a my nie możemy się doczekać coś tych banów. No. Zamiast daleko jeszcze długo jeszcze na te bany, trzeba czekać. No, Siemaj ja witam cię serdecznie. Fajnie się, tak jak mówiłem, ogląda te meczyki, ale te fazy, gdy jest wybieranie, zademierzanie i tak dalej, troszkę to trwa za długo, moim zdaniem. No, szybciej powinni. Hejka, wszystkim się maneczko, ale wiadomo, tutaj proplayerzy muszą się dobrze zastanowić, jakim zadymiarzem będą grać i tak dalej, więc no też nie ma co się im dziwić. Jutro jutro będzie ten live'ik, więc też jutro wyczekujcie. Czy dla mnie była matura ciężka? To ja trafiłem na tą łatwiejszą. Teraz osoby, które piszą w liceum, mają trudniejszą, ale ja jeszcze się tak załapałem, że była nawet łatwa. Dzięki Bartix, bardzo mi miło. Trzymaj się Sarena, dziękuję znowu, że cię bardzo długo byłaś. Ty nie miałeś tych ustnych jeszcze? Nie, właśnie nie, ja fajnie to mam. A jest cię. No. Będę miał. Z angielskiego i polskiego. Oj, to to masakra. Z polskiego to się jeszcze w broni, ale z angielskiego. Ła. Łatwo nie Jestem... będzie, łatwo nie będzie. Nie będzie, łatwo. To będzie trudne. Siemaneczko widzowie, witam serdecznie. Ile te bany? Ile na te bany... co? Dobra, to póki nie ma banów, to ja może przyłączyć się na nas na chwilkę. Siema, siema wszystkim widzowie, jak widzicie dalej, to jesteśmy z wami, więc już dobrze. Dajcie nam jakąś pozytywną energię, jakieś emotki fajne, wyślijcie na czacie, dobra, że um, pokażcie, że to jeszcze jesteście. Um, bo no, tak jak mówię, troszkę live'ik trwa, ale cały czas widzimy, że jest wasze wsparciem, jest to najlepsze. Dobra, on z wszystkim co nią spać. Dobra, no życzymy. no to widzisz Raf. Eee, no pójdzie dobrze. Tak, Anna, myślę, że tak, można powiedzieć. O, są bany, są bany, dobra. Bany, Też wam pokazuję mordeczki, proszę bardzo, zwróćcie uwagę. W końcu się doczekaliśmy. O, mamy tutaj Groma, broka, Shelly, Bell, Max oraz Bonnie zbanowaną. Mamy już wzięty pierwszy piki ze strony SK i mamy tutaj w. Tak, i więc wzięta jako pierwszy wybór. Ale to w sumie nic dziwnego, że na safe zone gdzieś tam, chyba, z tego co że jest troszkę tej wody. Yy, więc wydaje mi się, że to no, może być dobrym wyborem. Jutro, yy, no to spokojnie, czas spoko, nicza, spoko. Yy, Ja też miałem pisemną i mi jeszcze zdawałem, zanim gimnazjum powstało. O, to już jakiś czas temu, być już jakiś czas temu, to ty jesteś tutaj doświadczony widz. Wow. Fajnie, że też starsze osoby mnie oglądają. Bardzo mi miło. Pozdrawiam Cię. Co nie robisz w szkole? W całej szkoły nie lubię. Okej, okay, Penny wzięta, ale NR wzięło wzi sobie Penny. I 8-bit. O, jeszcze nie mam, musisz cofnąć, o, dwie sekundy. Aaaa, pierdzielę. <laughs> 8-bit wzięty, dokładnie. E czekamy zaraz na drugi wybór po stronie SK Gaming, no i zostanie nam już ostatni wybór, i u jednych, i u drugich, i będziemy mogli w końcu lecieć. W końcu mordeczki będzie się dało. 52 osoby na live, szacun jeszcze raz dla was, że to i dalej ze mną jesteście, lagi mam, to nie wiem, to muszą być u ciebie, bo u mnie wszystko dobrze śmiga. Ehm, no, tak to wygląda. Oni się teraz stresują? Nie, myślę, że ani ANR, ani SKG mi się nie stresuje, są doświadczeni gracze. Myślę, że są zadowoleni, że doszli już tutaj do tego etapu, do finału. No i nawet tak przegrają, to myślę, że nie będą smutni, ale oczywiście na pewno każdy będzie polował na zwycięstwo. Dokładnie, mamy również B wziętą. B jest wzięta, czyli podsumujmy: ANR, Penny i 8bitowiec. Jeśli chodzi o SK gaming, mamy tutaj mordeczki IF i B na tym turnieju i w ogóle na każdym innym turnieju już nieraz było pokazywane że piki mają ogromne znaczenie, no już praktycznie same piki często mogą nam powiedzieć, która zaczyna wygra meczek Mówi, że trochę nieprzejrzyste są te bany i piki na finałach, no tak, no wiadomo, na finałach tak, mordeczko, ale nie ma tragedii, nie ma tragedii Myślę, że tutaj też i tak mimo wszystko wszystko dobrze widać TIK jest wzięty, czyli pełny skład SK gaming IF, Tik i oprócz tego B no i czekamy na ja ostatni czekamy wybór następnym. ANR. No, zobaczymy, co tutaj ANR wybierze sobie. <coughs> na razie mają penę oraz 8 -bita. O, dziękuję, Waldemar. Bardzo mi miło. Pozdrawiam Ciebie, Waldemar Morydeczko. Um, Okej, okay, Kari, też ciekawa historia. Nie, nie lubię Agnieszka. Um, no dobra. Startujemy, startujemy, dawać, dawać. Ostatni wybór i będziemy zaraz lecieć. Save zone, przypominam, na napadzie to jest ta mapka mordeczki, na której rozpocznie się pierwsza giereczka. I Karl jest wzięty przez drużynę ANR. Karl, yy, oprócz tego Penny i ośmiobitowiec, tak się prezentuje ich składnik. Dokładnie, dobra, dobra, lecimy z tym. Karl jest wzięty, fajnie. Ciekawe, kim będzie grał Rama. Czy będzie to Karl, czy może jakimś innym zademiażem? Zobaczymy. Nie, on z bitet będzie grać. Znaczyć? Oczywiście, słuchaj. To możliwe też. Na pewno Penny była Właśnie albo 8 albo karl, zobaczymy. No ale okej, okay. można myślę już śmiało startować, więc odpalać nam tą giereczkę i lecimy z finałem. 3, 2, jeden. Jest wow. Idealny timing. Ehm, Dokładnie. No. Dobra, lecimy. brunda pierwsza. Już tą mapę widzieliśmy dzisiaj. E, Ramona 8bit mówiłem, widzisz, ja, jak ja tutaj znam ramę. Nie no, nie, no, nie znam E, nup na Karlu. E, natomiast e, me, Mebius na lewej stronie na Piper. Na, pe, 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 na Penny. <grymne> e, wzięty również iChaos I, I tutaj na B. Oj, tutaj widzimy Rama. Na spokojnie sobie grają. Oni się nie śpieszą. Oni się nie śpieszą. Oni na spokojnie sobie grają. Jeszcze pod remis pewnie nie zagrają. <grymne> ja generalnie nie przepadam za tą mapką, jeśli chodzi o napad. Nie lubię sam na niej grać nie jest to naprawdę tak. prosta mapka tak, to ta mapa wymaga doświadczenia oj tutaj widzimy Nu ładnie zaatakował ale na niestety został szybko wyeliminowany na razie sk tutaj 1% przewagi 1% przewagi, 100 do 99 nie wiem jak oni to zrobili, ale okej, okay, niech będzie i teraz noob tutaj od prawej strony starają się, tak naprawdę w defensywnie są zawodnicy ANR Ej, dbitowiec, nie wiem czy jest tutaj aż tak mocnym pikiem, jak można by było się wydawać. Ma długi dystans, ale na razie nie widzieliśmy go aż tak blisko. Oj, podjazd Karla w tym momencie. Oj, skontrowany ładnie noob, Trochę jeszcze obija ten. A nie, trafił ani razu tego safe'u, Myślałem, że trafił, ale no niestety. A 3% przewagi na razie. Na no spokojnie, jakiś lak jest. Dobra, nie, nie ma już, już zszedł. Lecimy dalej. Tutaj na razie widać lepszą, zorganiz lepsze zorganizowane ze strony SK. Na spokojnie sobie tu grają. Powoli te procenty z safe'ów zabierają. różnie ANR. Oj, tu zaraz B trafi znowu. Oj, trzy, trafiła. 91. No tutaj ANR na razie gorzej się prezentuje. No tutaj no, po tej lewej stronie nie ma jak to, tego zrobić. Cały czas jest odcinany przez tego Tika. Tutaj już od prawej strony, no. Też yy, boi się podejść, ponieważ yy, Mebius na tej penny może trochę zaważyć o tej sytuacji. Nob tutaj stara się podejść, no ale niestety jest cały czas ubijamy przez tego Tika. Rama walczy cały czas tutaj z yy, B. 20 sekund do końca, 17, 16, 15. Rzucony teraz ten ult 8-bita i teraz szykują się na kontrę i teraz yy, o, jak tutaj zrobił to. 67%, no muszą teraz zaatakować zawodnicy SK, no ale... 2 1 no i niestety SK przegrywa tą rundę a NR wygrywa Gratulacje dla ANR, bo przypominamy, że jest to drużynka, w której gra Rama. Więc, no tutaj, Polak jest minimalnie bliżej zwycięzca w tym turnieju, ale to jest dopiero taka pierwsza gierka, więc, oczywiście, jeszcze wszystko się może zmienić. Ale jeśli teraz ANR znowu by wygrało, no to ten punkt na 1 do 0 poleciałby do nich. No więc sprawdźmy, jak to będzie, czy rzeczywiście okaże się to prawdą, że ANR tutaj, no powinno sobie poradzić z Zyska na tym trybie przynajmniej. Zobaczymy. Rama na środku jest odpowiedzialny za środek. Nie ma tutaj łatwego zadania, bo po drugiej stronie jest 8 bitowie w ja mówię, TIG, przepraszam, rama gra oczywiście ośmiobitowcem. no i póki co dobrze sobie radzi, ten zasięg od 8-bita jest bardzo długi, bardzo duży, co daje mu na pewno spore ułatwienie, no, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to też wolniejszy zadymiarz, muszą być takie minusy, bo tak to ośmiobitowcem byłby za mocny, piękny podjazd teraz SK Gaming, oni zdobywają pierwsze procenty, no, proszę państwa, wyrównane starcie nam się tutaj zapowiada e, Hejka wszystkim widzowie, dzięki, że dalej tutaj jesteście Ośmiom zrobił dobrą robotę, oczywiście, e, ale mm, skupmy się na tym co się dzieje z lewej strony, bo tam dopis mocno obijany, Mebius z problemami na środku, oberwał mocno, no i już musiał deadnąć e, Jeszcze ucieka tam do tyłu tą Eve fajnie przeskoczył e, Jest teraz ważny ulti Karama, musiał też niestety już odpaść, szkoda, szkoda e, Bo jakby tam jeszcze zdołał, nie no raczej ciężko miał, <laughs> nie ma co ukrywać e, Ale dobra widzowie Rama już wrócił, wrócił już do żywych. Tak samo Nob i Mebius, wszyscy w trójkę mogą atakować i muszą się wziąć do roboty, bo czasu coraz mniej, a procentów, no troszkę im brakuje 83% do 100%, więc 17%, żeby chociażby wyrównać. No, nie będzie to łatwe. Teraz świetne wejście ramy, bardzo mi się to podobało, i jest atakowany safe. W końcu jakieś procenty obijane. Oj, to wejście może naprawdę dużo im dać, zobaczcie. Już jest przewaga. Jedno wejście ANR robi taką robotę! 63% jeszcze ostatni podjazd na ulcie od nowa. No i nie najlepiej, nie najlepiej ten strzał, chociaż mógł trafić w save ten ostatni jego, ale Mebie zależy i coś tam próbuje jeszcze fragować, dobrze! Kolejne procenty są zbijane, 51%, ej, tu mnie zaskoczył. Fajne wejście, tylko teraz muszą to jeszcze wybronić. 38 sekund do końca, są na bardzo dobrej e, drodze do zwycięstwa. No ale teraz, jeśli przetrwają ten atak, to już wygrają Nie będzie to łatwe, bo zobaczcie 77% do 48% Ej, chyba im się uda. Świetnie, Rama tutaj od razu odważnie na środku. No i pięknie jest zrobiony kill. Chyba to będzie zwycięstwo mordeczki ANR, ale jeszcze zbyt wcześnie się nie cieszymy, dobra? Jeszcze pamiętajmy o tym, że zostało 15 sekund, ale nie ma szans, żeby w 13 sekund aż tyle procent rozwalić, mi się wydaje, zanim tam dojdą i tak dalej. Dlatego to jest zwycięstwo ANR i bardzo pewnie poradzili sobie zawodnicy ANR na napadzie. Gratulacje no, dla Ramy. Nasz partner jest bliski zwycięstwa w tym turnieju. Ładnie, ładnie tutaj ANR zagrało. Pięknie. 1 do zera w setach na razie. Witamy Jeszcze się dwa wszystkim, siamko. Jak ci przesłać Toli paczki? Jakie paczki boskie, Nie wiem o co tutaj chodzi, mordeczko zbytnio. Ym, no ale dobra. ANR na razie bliżej zwycięstwa 1 do zera dla nich 1 do zera, ANR wygrywa pięknie w setach. No co tutaj można dużo powiedzieć, lecimy dalej, mamy statystyki 8 killi e, dla ANR, 16 dla SK, e, 8 dedów przepraszam, e, 36 tysięcy e, damage'a ANR i 95 tysięcy damage'a SK. 44 tysiące zregenerowanego życia przy, po stronie Aner i 19 tysięcy po stronie SK Dokładnie tak, przełączam teraz na chwilkę na nas, póki jeszcze nie mamy cyku, zaraz pewnie się tutaj pojawią piki i tak dalej, to wam przełączę znowu um, Dziękuję dalej, że tutaj z nami siedzicie, bardzo mi miło um, Czy lubię Minecrafta? Tak, lubię um, Hejka, hejka, witam serdecznie Zostawcie widzowi od razu łapeczkę w górę, jak ktoś jeszcze nie zostawił, ale raczej każdy już zostawił um, Hejka, hejka wszystkim, prezenty ostatnio jakiś wieści wysłał, aha, no to napisz do mnie na Instagramie mordeczko, to tam ci wszystko powiem co i jak, no, statystyki tutaj cały czas są jeszcze pokazywane, zaraz pewnie będą powtórki, dopiero później dostaniemy tą fazę banów i tak dalej, więc troszkę jeszcze musimy poczekać na kolejne tutaj wybory, tak, teraz są powtórki. Hejka hejka widzowie, piszcie coś na czacie, bo taka tutaj cisza się zrobiła. Już jest końcówka no. mam nadzieję, że się zostaniecie do końca. Jakie masz specyfikacje komputera? Są na moim kanale Tori w informacjach kanału wypisane, więc tam możesz sobie zobaczyć dokładnie, bo ja na pamięć tego nie znam szczerze. Siema jak tam komentowanie, Siemanko kapral, wiesz co, Powiem, szczerze, że ciężko męczący dzisiaj wszystkie o, mecze. Cześć, się... cześć kapral. Tak się wydłużają wszystkie meczyki. Wszędzie jest trzy. Najdłuższa możliwa akcja. Dobra, już przełączam wam widzowie, żebyście widzieli, jak tak, to się tutaj prezentuje. Mamy już bany, co ciekawe. I Brawl Ball. Sneaky Fields to będzie mapka, na której będzie teraz rozgrywany ten meczyk. ANR zbanowało Sergea, oprócz tego Nite i Poko. Po stronie jest KKMX zbanowana, bardziej jest Ems. Oprócz tego też Serge, czyli Serge dwa razy zbanowany i Steven. Ale patrz, jaką postać tutaj ANR wybrało. Nie, sprawdźmy. Patrz na postać, widzowie, o co chodzi. No, Spartik wzięty tutaj. batiks tak jak mówiłem na odcinku, tam mówiłem kiedy będzie. Czekamy no. na to, na kolejne piki. Golden, Gold Arm Gulch. E, kolejna mapa będzie po Sneaky Fields. Czekamy na to z niecierpliwością tak, tak, więc generalnie taki najszybszy scenariusz jaki by był no to teraz zwycięstwo oczywiście ANR 2-0 I później na kolejnej mapce, ostatniej na knockoucie Żeby też ANR zwyciężyło I wtedy już będzie po turnieju, ale jeśli na którejś z tych mapek ANR jednak przegra, no to Jeszcze doczekamy się tutaj zone'a dzisiaj Jeszcze raz go zobaczymy A tak, wzięty Otis już O, że... czyli już jest Otis wzięty SK Gaming po innej postaci wybranej U każdej z drużyn Ciekawe kto wygra, no właśnie No ciekawe, ciekawe widzowie, możecie głosować w ankiecie Jeśli jeszcze nie zagłosowaliście Dokładnie, 68 głosów i 60% na SK. Dokładnie, mordeczki. Więc SK Gaming tutaj faworytem, a póki co przegrywają Ten do zera? Senty wzięta przez SK Ale SK Gaming jest znane z kombaków, Co pokazali też w wcześniejszych giereszce Gdzie kurczę, przegrywali 2-0 z tym futa esports dali radę wygrać 3-2 Trzeba mieć tutaj dobry charakter na pewno w drużynie Żeby z takiego przegrywania wyjść na zwycięstwo No i myślę, że ten mental Może tutaj zrobić dużą różnicę Zobaczcie jest wzięta Senty, jest wzięty Otis A u ANR mamy Spike'a i Max Max, no bardzo częsty wybór Tak I jeszcze po jednym piku I możemy lecieć O, jest już pełny składik Enery. Rosa, Spike i Max. Więc wizowy to jest kompletny składik. Teraz SK Gaming sobie szybciutko wybierze, myślę, ostatniego zademiarza i będziemy mogli lecieć. To spoko będzie. Fajnie, że jeszcze jesteś. Bardzo mi miło. Witam 50 osób, Szacun naprawdę, bo już live trwa tutaj ponad 4 godziny grubo, a wy dalej z nami siedzicie. Niektórzy pewnie są tacy, co siedzą nawet od początku, więc no, wow. Robicie ha -ha. właśnie wizowie. Na tą godzinę. Wiesz, no jakby było pewnie normalne granie to byłoby więcej. Na pewno, na pewno, ale. Rico wzięty. 22.20, no to rzeczywiście ten czas już dosyć szybko leci. Jest Rico wzięty, składy kompletne, możecie sobie porównać wizowie, możecie sobie porównać też, który lepszy z nich. Ile trwa ten live? Dokładnie, mordeczko trwa 4 godziny i 26 minut aktualnie. A jeśli będą mistrzostwa świata w BS, to będziesz komentował? Nie wiem, ciężko powiedzieć, no na pewno te miesięczne teraz będę komentował. A tak to wszystko jest na bieżąco omówione, kto komentuje i tak dalej, więc te, co będą w tym miesiącu, w marcu, to będę komentował. Komentował tak. Dobra, widzę, sobie. składy już tutaj kompletne. Jeszcze raz je szybko powiem. Rosa, Spike i Max, a po drugiej stronie mamy Rico, Sandy i Otisa. Dokładnie. Siemanko, miło Cię widzieć tutaj jest znowu. Dla tego i czym będę wytrzymam? <laughs> Siema będzie, witam, witam. Ile? No czym to jest ostatni? No i lecimy. Rama już obity do 30 HP, jak możemy zauważyć. Teraz już zaczynamy tak naprawdę meczyk. Chwilę po tym. Oj, tutaj całe ANR jest mocno obite. Joshi z eliminacją. 400 HP na jego koncie, ale został też również wyeliminowany przez Mebiusa. Mebius na spajku. Y, 2600 HP na jego koncie, musi uważać. Oj, na razie SK Gaming tutaj o wiele lepiej się prezentuje niż ANR. Oj, rzucę teraz rama z eliminacją na tym, a Yoshi też z eliminacją, oj musi pośpieszyć się z tą rosą i niestety, ha <grywa> ha jajaj, nie zdążył z tą rąką, Yoshi, jeden do zera na razie. I lecimy dalej, tutaj rama na samym środku, stara się cały czas ubijać tutaj Gie, Yoshi tutaj. Od prawej strony. Oj, rzucony te, rzucony gadżet przez Rosę. Oj, musi uważać tutaj nub. 300 HP na jego koncie. Oj, niestety, cały plan poszedł. Eee, I niestety nie udało się, ponieważ on zginął tam noob, Niestety, tutaj Yoshi rzucił. Udało mu się rzucić jednak e, ulta swojego. Oj, teraz musi uważać noob, Ma bardzo mało życia. Jeszcze zostało ogłuszony. Oj, tutaj nie wygląda to dobrze dla ANR, niestety i tutaj 1300 HP na jego koncie, musi uważać. Rama zostaje sam i teraz Noob zostaje sam. Oj kurczę, nie wiem czy to był dobry wybór tego składu i oni grają na czas. Czemu oni grają na czas? Jeden do zera, nie śpieszą się zawodnicy SK. Mają dużą przewagę na razie nad zawodnikami Aner. Spajkuś, Sakura Spike. Starałem się cały czas atakować zawodnicy NR, ale zostało 28 sekund do końca. Rama tutaj stara się wyrwać, no ale niestety zostaje od razu wyeliminowana. No i tutaj, no ciężko będzie im wygrać. Ciężko. No nie, raczej nie wygrają tutaj zawodnicy NR. No i można przypisać już tak naprawdę jeden punkt zawodnikom SK. W ogóle nie wiem, gdzie jest piłka. No, odpowiem ci, że to jest ciekawe pytanie. No i mamy. 1 do zera zaraz dla SK. Tak jest. Jeden do zera na browbolu, więc <gryw> szykuje nam się kolejny wyrównany mecz. Nie wiem, który raz to już dzisiaj mówię, widzowie, ale chyba tak. Na Respie SK była piłka, to spoko. No nie było jej widać w sumie, tak cały czas było gdzieś z Kampiona, więc no bardzo mądrze to oczywiście rozegrali zawodnicy SK Gaming. Od razu po strzeleniu brameczki wykorzystali to, no i później po prostu grali na czas, można powiedzieć. Nic nie mogli zrobić, tajer ich rywale. No, ale kolejna gierka ruszyła. Rama znowu obija się z GIE. Tym razem nie był aż tak bardzo obity, ale też myślę, że troszkę więcej razy trafiał GIE. No, ale nasze się nikt nie dednął, więc tutaj na spokojnie. O, Josie łatwo zagapił, dostał szybki strzał i od razu się ruszył. Tak śmiesznie to wyglądało. Mebius z wielkimi problemami. oj ten kaktus naprawdę mu pomógł. Co jest? Dawno nie widziałem tak dobrego użycia tego gadżetu do spajka. On uratował mu po prostu życie. A chaos skillem. Mebius musi teraz się tutaj troszkę schować. Został sam na dwóch rywalach. Jego koledzy oczywiście już powoli wracają, zaraz tutaj będą, ale. No jeszcze jednak troszkę musi przetrwać, nie będzie to łatwe. Rama rasuje pięknie, piękny kill ramy, i to bardzo ważny kill, o tym trzeba wspomnieć. Więc no, tutaj myślę, że ANR jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, ale ciężko im się przebić w ogóle na drużyny rywali. Bardzo mądrze na tej mapce gra SK Gaming, kontrolują ją, lecz teraz troszkę się zagapili I Może być przez to problem i to jest goal! Wcisnął tą piłeczkę jeszcze noob. No proszę. Giga spoko, ej, Jeden do jednego, czyli jeszcze ANR walczy. Oni chcieliby tutaj zdobyć ten punkcik na Zadymie, na pewno by im się to przydało. No zobaczymy, zobaczymy, proszę Państwa. Muszą wygrać tą giereczkę, żeby tak było, i jeszcze kolejną na Zadymie. I wtedy myślę, że będą już praktycznie jedną nogą zwycięzcami tego turnieju. Ale no, nie rozpędzajmy się tak do przodu, bo. Jeszcze troszkę tego zostało i jeszcze na pewno dużo emocji przed nami, Mebius tutaj podał piłeczkę tak do tyłu taktycznie Już jest z boku, ale został idealnie trafiony, piękny ten ult Mimo wszystko nie deadno. udało się uciec jakoś już jemu w ostatnim momencie e, Rama jeszcze tutaj cały czas walczy, proszę Państwa e, Obija rywali, ulcik jest nabity, trzeba będzie go jakoś dobrze użyć, czeka na swoich rywali, żeby razem mogli tutaj się bronić ehm, No nie wiem, że tutaj nie dojdzie do dogrywki, wydaje mi się, że to może być dogryweczka 40 sekund do końca. Piłka w prawym dolnym rogu znowu gdzieś tam schowana. O nie! Ajkaos, ale chyba nie zdąży. Czujnie, rama. Dobrze, w odpowiednim momencie wrócił, ale mimo wszystko chyba nie wyjdzie, bo tam na dobre. Wow! Świetny też tutaj powrót jego kolegi z drużyny, bo inaczej, ajkaos już się czaił na tą piłeczkę i pewnie zdobyłby szybko bramę. Więc lecimy sobie widzowie dalej. Proszę bardzo. Rama ostrzeliwuje swoich rywali. No, tak samo muszą się ciągle bronić, i za 10 sekund, równo za 10 sekund, będzie dogryweczka. I będzie dogrywki, jest 1-0. Eee, o kurczę, nie wiem, co mi się odkleiło że jest 1 1 no, okay. nie. Czyli ANR prowadzi, przepraszam widzowie, jest późna godzina, już mogą się tutaj wpadki zdarzyć. ANR zwycięża, czyli teraz jest tak naprawdę 1-1 jeśli chodzi o Zadymę. Dokładnie. I kto zwycięży na tej mapce na Zadymie, no to zdobędzie I Czy będzie to drugi punkt dla ANR? Czy może jednak będzie to punkcie dla SK Gaming? Wydaje mi się, że SK Gaming troszkę lepiej wygląda mimo wszystko. No, tak, oczywiście o wiele lepiej wygląda, ale mamy już kolejny mecz. SK. Uuu, tutaj Rama za bardzo agresywnie chciał wejść, niestety za bardzo agresywnie. Teraz na spokojnie grałem z ANR. Już wzięta piłka przez Gie. A tutaj Nup czeka na swoich kompanów, żeby tutaj wejść. Oj, tutaj z się Joshi z Tom Sandy. Wiemy, że on ma gadżety. On ma trzy gadżety do użycia, które ogłuszają przeciwników, więc musi tutaj Nup uważać bardzo. Oj, oj, teraz może, może przejść fajna akcja. Rama z eliminacją w tym momencie 1300 hp na jego koncie. Mebius w tym momencie bardzo mocno bija tutaj ICAO. Ika Oj, ICAO z eliminacją. Muszą uważać teraz zawodnicy ANR na atak, właśnie zawodników SK. Uj, nie trafia ICAOS. Na dobre dla zawodników ANR, ale tutaj zawodnicy ANR mają bardzo mało życia. Teraz ICAO ma bardzo mało życia. Jest teraz szansa na trafienie, właśnie. Brameczki. No ale no niestety żaden z zawodników SK się tego nie podejmuje. Bo wiedzą, że za chwilę zresztą się zawodnicy ANR i będzie. A tak. I teraz tutaj Rama z piękną eliminacją. Mebius tutaj podchodzi, ale niestety Joshi jest z eliminacją, tak samo jak Josh też eliminuje ramę. No niestety GIE nie spodziewał się tutaj. A Mebius, ale niestety Mebius zostaje wyeliminowany. Tutaj jest walka tak naprawdę o ten jeden punkt, który. Może zaważyć tak naprawdę o wyniku, jest na razie jeden do jednego, ale teraz iKaos z Yoshi bardzo, są bardzo blisko siebie i ikaos niestety leczy się tutaj w pięknie w tym rogu, ale niestety nie podnosi żadnej tej piłki. Oj, rzucony ult przez Sandy przy, przy respie, i niestety musi uważać tutaj noob, rzucony również przez Mebiusa, rama Mebius przy życiu, 35 sekund do końca. Na spokojnie cały czas grają za ANR, ale są w ciągłej presji, ponieważ cały czas SKI naciera na nich, jest 0-0. Oj, tutaj Noob może użyć ulta, może ich zmiażdżyć, ale niestety nie użył tego ulta, postanowił go oszczędzić na ostatni moment, a wydaje mi się, że na tej dogrywce będą mieli większe szanse zawodnicy E, e, Anner, więc czekają pewnie na dogrywkę. Oj, teraz w Starapatach są zawodnicy Anner, 11 sekund do końca muszą uważać. Oj, teraz ta akcja. Niestety, czy dojdzie, czy uda im się zrespić? Trafią gola, niestety. Więc będzie 1 do jednego dla SK. <grym> wow. No nic, no, a ma teraz kolejną szansę jeszcze, yy, będą musieli walczyć dalej, no, a SKG mi wychodzi tutaj zwycięsko, więc gratulacje dla nich, yy, bo pokazują, że mimo słabszego wczorajszego dnia, dalej mają tą formę, po prostu wczoraj był jak, jakiś ich wypadek przy pracy, yy, dzisiaj idzie już im dużo lepiej. Wypadek przy pracy. No w sumie racja, mam statystyki: 79 tysięcy damage dla NR, 113 dla SK, 25 tysięcy regeneracji dla ANR i 42 tysiące dla SK. 300. Ja, no to, to nie wiem, co to oznacza. Zbytnio oddane strzały, czy coś tam tamtego. Może ci, ciężko powiedzieć, naprawdę. Może. Pff, kurczę, nie wiem w sumie. Dziwne, nie wiem. Po tym obrazku nie możemy tego zbytnio skarżyć. Może Wy, widzowie macie jakiś pomysł, to możecie napisać na czacie. <noise> Zadane obrażenia? Nie, to nie ten. No, więc na razie ANR z SK Gaming 1 do 1 na mapkach. Ehm, więc e, teraz czeka nas kolejne starcie. Nie pamiętam dokładnie, jaki tam był tryb, niestety. Nie wiem, czy nie, game grab. E, ciężko powiedzieć, zaraz się na pewno przekonamy. Ehm, a tutaj widzimy jeszcze szybkie powtórki. Na chwilę jeszcze pokażemy Wam nas, czyli Waszych kasterów, ehm, którzy tutaj już długo z Wami siedzą. Więc docenicie to mi sobie łapeczką w górę. I też doceniam Was, że tutaj dalej z nami jesteście, bo jest 22:31, a ponad 40 osób nas dalej ogląda. Więc Żuwior, dla Was i szacun. Czekamy widzowie na kolejne meczyki. W sumie to już nie na meczyki, tylko na ten ostatni mecz, który trwa, jest na razie 1 do 1 SK Gaming Z NR No i już coraz bliżej jesteśmy poznania tego zwycięzcy, aczkolwiek dalej wyrównanie. I nie możemy powiedzieć, kto jest największym faworytem, bo w sumie jest 1 do 1, co nie? Dobra, Golden R Ar, e, Golden Arm A. E, Gold Arm Gulch. E, mamy tutaj ANR już zbanował, zbanował Gaza, e, Max, e, Gina, Broka, IF oraz. Janet. Okej, okay, Janet. generalnie Diamond nam powiedział, co oznacza ta trzecia ikonka. To jest ogólny damage wszystkich wysłanych strzałów nawet tych nietrafionych. A, ale ty bardzo to... dziwna statystyka. W sumie nie wiem po co ona jest tam wyświetlana, ale to spoko. A, chyba, chyba to jest najmniejsza liczba osób, jaką miałeś na streamie ostatnimi czasy. No mi tak, się wydaje. No, pewnie, że tak. Jak najbardziej. Siemanko, siemanko, widzowie. Dzięki, że dalej mną tutaj, ktoś jeszcze siedzi przynajmniej. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że zostaniemy tutaj sami z czempionem. Chociaż, no, rzeczywiście, ten turniej wydłuża się najbardziej, jak się tylko da. No, niestety. Tik jest wybrany jako pierwsza postać u SK Gaming. Zwróćcie uwagę. Hej, Kacześ, gra się maneczko. No kakao wy teraz to zbytnio nie, bo zaraz zaczynamy kolejną mapkę mordeczko Knockout będzie grany, knockout ciekawy tryb do oglądania, jeden z ciekawszych um, Może to też być szybka giereczka, zależy oczywiście tutaj jak um, będzie grała do drużyna Boni wybrana Boni okay. wybrana, jeszcze dwa, cztery piki zostały O miło Cię widzieć pierok, siemaneczko, hejka hejka No jak możecie widzieć, dodajcie dla nas spam serduszek na czacie bo naprawdę się staramy. Ile ten stream trwa? 4 godziny i 38 minut, tak. Ja. Yeah. A by miał być krótszy. Nie krócej jeszcze troszkę niż wczorajszy. Nie wiadomo, czy będzie krótszy, czy dłuższy, ale na razie jeszcze krócej. A jestem bardziej zmęczony niż wczoraj. Tak, ja dzisiaj mniej. O, ciekawe. A no miał być prędkole. krótszy dzisiaj, z tego co <śmiech> 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 Miał być dzisiaj krócej, ale wyszło jak zawsze. No, Ci, żeby. Cztery mecze, grać przez pięć godzin. Co nie? E, sobie mamy tu, sobie, bo sobie mamy tutaj, mamy tutaj. Spoko, spoko, nie, mamy tutaj. No dawaj. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że wyobraźcie sobie na przykład, jakbyście grali w Brawlu kilka meczy, ile by to trwało? A ile tutaj to trwa? No ale wiadomo, to są pro playerzy, tutaj mamy też BO3 i tak dalej, dlatego to się troszkę przedłuża. Um, oddaję Ci głos, Czemi, poniżej jakie tutaj składziki są. Tak, mamy tutaj na razie wybraną Bonnie, Bell o, e, ze strony LR i Funk i Tika ze strony SK Gaming. Okej, okay, Piper. Jest teraz na ostatni wybór. Piper, masz znowu o 3 sekundy do przodu. A, no tak. to super. <grych> więc proszę, to jak możesz ogarni. A y, my czekamy na ostatni wybór drużynki ANR. Dobra, więc teraz już full skupienie i zamieniam się w najlepszego komentatora. Mimo tego, że jestem zmęczony, lecę na koniec takim totalnie topowym komentowaniem, żeby to już nie zamulać dla tych, którzy zostali <grych> żeby byli tutaj, żeby chociaż mieli w dobrym stylu komentowane te mistrzostwa. Y, dlatego mam nadzieję, że mnie w tym wspierać widzowie. A składniki całe już są wybrane. ANR wzięło Daryl'a jako ostatni wybór. Y, przed tym. A też Bonnie, oprócz tego Belle, więc tak się prezentuje ich składzik. No i SK Gaming, proszę Państwa, FunkTik oraz Piper. Ym, Dokładnie. No, można oceniać oczywiście na czacie, tak jak to zawsze robimy, który z tych teamów wydaje Wam się lepszy. Ja, jak. Dla ja mnie, team no, dawaj, no dawaj, który według Ciebie lepszy? Nie, według mnie SK. SK, mówisz? Hmm, przypomnijmy, że to jest Knockout, to jest Knockout. Czy ten kieł będzie taki dobry na... Kurczę, no ale w sumie TIK może robić sporą różnicę, no. Ale z drugiej strony zobacz, że jest też Daryl, który będzie mógł podjeżdżać, tylko zanim on sobie nabije tego ulta. Zobaczymy, no mecz się zaczyna, Mamy. mamy No to lecimy w takim razie, mamy tutaj... Tu Funk jest dobrą postacią na tę mapę akurat, to jest racja. Tu jest bardzo potężny Funk, tak samo jak TIK Mamy tutaj ANR versus SK Gaming, tutaj już... Mebius na środku pre presuje. Oj, gie, jak obity do 1600 HP, ale tutaj, aj, chaos już z eliminacją, no zaraz druga eliminacja chyba wejdzie, a jednak nie. Tutaj yy, rama bardzo mocno. Oj, jak, jak wleciał tu rama, ale Yoshi w samym oj, Josi znowu podjeżdża co tu się dzieje? szybka naprawdę, szybko to poszło no i po no. co SK Gaming wraca do swojej starej, dobrej gry, za taki SK Gaming tęskniliśmy, bo wczorajszy dzień pokazał nam zupełnie co innego ale okej, okay, teraz rama troszkę inna taktyka, już nie wszedł w te boczne krzaki, tylko czeka tutaj, ale właśnie te krzaki sprawdził i like, chaos, no i zradził pozycję ramy, więc rama musi uważać oj, od razu ult od body, to nie była dobra decyzja Mobiusa, chyba zbyt szybko niepotrzebnie się pakował w jego rywali i będzie ciężko, ciężko tutaj zwyciężyć ALR. Rama jeszcze tam próbuje podjeżdżać, aby skoczyć, i chyba mu się uda. Świetnie to Rama zrobił, ale. Dobra, chyba go za wcześnie pochwaliłem. Już byłem pewny, że zrobi kila, a jednak Tik się wybrodził. Wow. A jednak nie. A jednak nie. Takie SK Gaming lubimy właśnie oglądać. Szybkie dwa do zerka na knockoutie. No i kurczę, SK Gaming minimalnie bliżej zwycięstwa w finale. Krok bliżej. Racja. Lecimy dalej. Mamy tutaj kolejny mecz. Kolejny mecz, kolejny mecz, ANR, SK Gaming, teraz całe ANR leci na lewą stronę, obstawiam, że oni też lecą, całe <laughs> całe SK poleciało też na lewą stronę, ich prawą yy, nasza lewa i też mocno tam, o kurczę, jak tu Yoshi, o kurczę, co tu się wydarzyło, zostaje tylko sam Nob, który ma 100, 1100 HP. Oj, tutaj coś czuję, że szans nie ma. No dokładnie. ja. Świetnie gra SK Gaming. Najprawdopodobniej to jest tylko kwestia czasu, kiedy po prostu zdobędą szybki punkt na nokaucie. Na razie bardzo gładko przejechali się po drużynie ANR na tym trybie. Kurczę, jakby ktoś mi powiedział wczoraj po tych meczach, że SK Gaming dzisiaj będzie praktycznie wygrywało finał, no bo jesteśmy tego bardzo blisko, no to w życiu bym mu nie uwierzył. Nie uwierzyłbym po tym, co wczoraj grali. No ale... Jednak, jak widzicie, wszystko się może zdarzyć, to jest Brawl Stars, Ten jeden dzień czasem ma się gorszy, drugi lepszy, no i to właśnie owocuje. No ale dobra, może tak nie chwalmy cały czas tego SK Gaming, bo jeszcze tego meczu nie wygrali, jeszcze do tego dosyć daleka droga. Rama próbuje tutaj dosyć agresywnie podejść, ale Yoshi mu nie daje, Yoshi też tam bardzo mądrze gra, teraz dostał! Chyba i zbyt pewnie się poczuł, no i dead know. myślę, że naprawdę zbyt pewnie się poczuł i będą problemy teraz po stronie SK Gaming, gdyż nie mają przewagi. Ta stracona funk y, po stronie SK Gaming to naprawdę może być problem No myślę, że nie poradzą sobie w dwóch na trzech, tym bardziej, że Rama teraz na pewno mądrze to rozegra Maybe zaraz będzie miał naładowanego ulta, no oni już widzisz sami się poddają praktycznie, więc y, no. no nie ma Nie, to oddaję, to oddaję, stracili funk, no to jest problematyczne, oni nie mogą stracić ten funk jako pierwszej Jakby wyeliminowali tego Deryla to wtedy tak ale tak to nie mogą niestety odpuścić sobie teraz lecą sobie Yoshi tutaj od prawej strony tak samo jak Gie i iKaos Na no, spokojnie sobie teraz grają zawodnicy SK wiedzą, że to muszą to wygrać muszą to wygrać, jeżeli chcą zdobyć ten punkt ładnie tutaj zagrali tego pierwszego seta oj teraz jest dojazd Aj, chciał tutaj Yoshi dojechać, ale całe szczęście że tego nie zrobił, bo by no, na nieszczęście jego zginął Oj, tutaj już odsłonięte te. Odsłonięta odsłonięte ta ścianka. Mebius tutaj jest Bonnie i stara się cokolwiek tutaj ugrać. Gie niestety odcina go. Ja na miejscu giję bym poszedł pomiędzy te ścianki i tutaj ich tak trochę starał się nawalać. Oj, ma naładowanego też ulta, więc na koniec Gie może to naprawdę bardzo ładnie wykorzystać. No, niestety nie trafia tu nic. Oj, tutaj może być kłopoty, Rama stara się podjechać teraz Tika. Oj, rzucony ult, piękny rzucony ult. I teraz mają przewagę. Oj, mają bardzo Już dużą nie. przewagę. Jednak nie. Jednak! Jo. Nie. Troszeczkę. Co tu się brakło, no, troszeczkę brakło. Czyli wszystko się sprawdza. Najdłuższy możliwy mecz. SK Gaming wygrywa? Teraz tak, ale wiesz, to jeszcze nie jest koniec tego, co mi się wydaje. Ym, jeśli chodzi o knockout, bo jak widzisz, jest jeden do jednego. <laughs> To ale ANR teraz wygrało. ANR wygrało najpierw, później SKG. Ej, co jest? No ANR teraz wygrało. No, to już wcześniej było pokazywane SKG. Kolejny błąd jakiś było na reżyserce. Błąd, błąd na reżyserce poszedł. Właśnie coś mi w tym nie pasowało. A no, mamy kolejny meczyk tak no to ja teraz widzę, że się josh. za niego wezmę. I yes. z problemami, ale Rama wcale nie lepiej, no i no, ale odpowiada szybko noobs. Zostało nam 2 do 1. Jest przewaga po stronie tutaj ANR. No, i ten tik raczej będzie miał ciężko ograć swoich dwóch rywali. Schował się za ściankę, ale <laughs> oni też wyczekują, bo im się nie śpieszy. Wiedzą, że tik musi trochę podejść. No, bo, bo, kurczę, zaraz i tego strefa dojedzie. Więc co to za różnica? <laughs> Jak widzicie, znowu grają na czas. <laughs> Temu tikowi wcale się nie śpieszy, ja w to nie wierzę. Wow. Mocna akcja, widzowie, no, tik jest obijany przez strefę, i no, strefa po raz kolejny fraguje. <laughs> no. A tak potężnie wjechali teraz wcześniej SK Gaming, a teraz to co? No, teraz są darmowe punkty. O, tutaj już rozbili to, te ścianki zawodnicy SK. Tutaj na spokojnie cały czas grają zawodnicy ANR. Wzięli się w garść po tym pierwszym przegranym, po tej pierwszej przegranej rundzie. Teraz prowadzą, wiedzą, że muszą podejść zawodnicy SK w tym momencie. Muszą wyeliminować tego funk. Ten funk jest postacią, którą my musimy jako pierwszą wyeliminować, bo naprawdę ona może zrobić problemy duże. I to jest e, tragiczne dla nich. Gie tutaj na Tiku cały czas. No zobaczymy, strefa już obstawiam, że za chwilę będzie szła. Tutaj już się nawalają noobzy z k na daleki dystans. Oj tutaj Gie stara się również pomagać swoim teammate'om. Na koniec. Muszą wyeliminować jak najszybciej tą e, fakt, bo ona naprawdę tu zrobi potem po problemy. Oj, oj, problemy Mebius. Problemy Mebius, bardzo mocno biany fakt, niestety. Nie, noob z eliminacją, pięknie i zostaje tylko sam Gie, który nie masz w ogóle szans tutaj. I, I to S, jest i 2 do 1! Oficjalnie 2 do 1 dla ANR, mordeczki. No i jeśli w kolejnej rundzie, która będzie rozgrywana na kolejnej mapce, ANR zwycięży, to będzie zwycięzcą tego całego turnieju. Dzięki za impowiaderko. Więc trzymamy kciuki za ANR. Ja głosowałem na ANR od samego początku, więc zobaczymy. Fajnie, fajnie, że tutaj drużyna z Polakiem tak dobrze sobie radzi. Um, więc wielkie gratulacje, mamy statystyki. Mamy 30 tysięcy damage'u ANR i 55 SK Gaming, 23 tysiące regeneracji życia ANR i 11 tysięcy SK Gaming, 14 użytych ultów ANR i 15 SK Gaming. A mamy też 45 osób cały czas na live. Mordeczki, kurczę, wielkie dzięki, że siedzicie jeszcze ze mną, bo godzina jest naprawdę późna, a wy dalej to jesteście. Bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy. Dokładnie. Ty, on nie wiemy, no ile raz wam Ci stary na to pytanie, nie wiemy, ile będzie ten live trwał, bo to wszystko jest zależne od tego, ile będą mecze trwały. Póki co rozgrywają się one tak, żeby były jak najdłuższe, więc no pewnie jeszcze trochę sobie posiedzimy. <laughs> Ale jesteśmy na pewno już bliżej końca. Mam jeszcze powtórki szybkie z meczu. My też tutaj dalej z jesteśmy, żeby nie było. Pokazujemy się. Hejka, hejka. Hejka, hejka, hejka. Witamy hejka. serdecznie. Cześć wszystkim, ziomale. Joachim, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale dzięki, że tutaj cały czas też jesteś z nami. Bardzo miło Cię widzieć. Siemaneczko, mordeczki, dobra. Przełączam Wam na powtóreczki, żebyście chwilkę mogli zobaczyć i przypomnieć sobie, jak ten meczik wyglądał. Tak, za chwilę będziemy zaczynać kolejny mecz, mam taką nadzieję. Też boski no właśnie te przerwy są tutaj troszkę zbyt długie, no ale no już prędzej czy później na pewno to będzie. Tu jeszcze jakieś ostatnie highlightsy, czyli powtóreczki i będziemy zaraz przechodzić do kolejnych pików i poznamy kolejny tryb, proszę Państwa. Mamy ban, w o... Dueling Battles mamy bany, zbanowany okay, Sam, Carl, Squeak, Crow, Poko oraz Meg. Dokładnie, a teraz będziemy grali sobie na Hot Zone. Hot Zone, mapka dokładniej Dueling Beatles Czyli gorąca strefa, proszę Państwa Na tym trybie teraz przyjdzie się mierzyć tutaj zawodnikom ANR i SK Gaming Pierwszy wybór po stronie ANR to B B, 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 pszczółka No widzowie, no jeśli teraz ANR zwycięży, to to już będzie koniec To już może być ostatni meczyk, ale jeśli nie wygrają, no to jeszcze czeka nas Game Grab giem grab, grab. Ja osobiście liczę na to, że wygrają. Ja też na to oczywiście liczę. Boski jest git, wszystko. Trzymaj się, Karolina, dzięki, że tutaj byłaś. Um, no, wiaderko Liverpool, Liverpool. Ja bym wybrał Liverpool. Um, no, ale wiem, jakie jest wynik i tak dalej, więc no. Dobra. Bell jest wzięta po stronie SK Gaming. Pierwsza zadymiarka u SK podczas tej giereczki Pierwsze potężne zdmiarz. Dokładnie. Na Ocelek, to jest finał, to jest finał. Diamond, to pierwsze, to pierwsze. Zaraz będzie drugi wybór, zaraz będzie trzeci wybór. Wszystko sobie poznamy, mordeczki zobaczymy, jakie teraz składy będą. No i ANR musi się naprawdę skupić, dobrać taką drużynkę, która pomoże im zwyciężyć. I to będzie oznaczało, że ekipa z Polakiem w składzie wygra ten cały turniej. Byłoby to super dla nas wszystkich, no i na to liczymy. Joachim Atletico. Tu wzięty <grym> przez SK. sk Okej, okay, Stu i Bell. No to fajnie, fajnie. Trzymaj się, Kari. Dziękujemy bardzo, że tutaj dzisiaj z nami byłaś na live'iku. Dzięki, wielkie. Trzymaj się. Bardzo długo byłaś, więc wielki szacun dla ciebie. Wzięta. Bonnie i Janet przez ANR. Składzik ANR już mamy pokazany z tego, co tutaj widzimy. Co, co, o co jest ten turniej? Sprawa wygląda tak, Raf: Generalnie to jest turniejek, który. Nic nie robił dla Replay totem i dla SK Gaming, bo te dwie drużynki grały tak naprawdę o nic, gdyż one są już zakwalifikowane do Japonii, do tego finałowego totalnie turnieju i one będą tam reprezentowały Europę, walcząc z drużynami z innych kontynentów Brawl Starsowych. Można było z każdego kontynentu po dwie drużyny i od nas jedzie Replay totem i SK Gaming. A ANR i Food Esports walczyli tutaj o to, która z tych drużynek lepiej się pokaże, żeby też mogła pojechać na ten turniej do Japonii, ale już nie grać, bo tam są już zajęte miejsca nagranie, tylko żeby oglądać mają dzięki temu, jak wygrają. Opłacony hotel, opłacony lot samolotem i tak dalej, no i po prostu mogą oglądać na żywo ten turniej w Japonii, który będzie, więc oto generalnie tutaj grają. No i w sumie już ANR zwyciężyło z Foot Esports, bo Foot Esports wcześniej odpadło, ANR jest w finale, więc w bezpośrednim tutaj bilansie z nimi wyszli lepiej. No teraz grają z SK Gaming o taką już końcową nagrodę, czyli po prostu o to, kto zwycięży. Hejka, hejka. Joachim, wiesz co? 25. Dobra, mamy już talerzy Lecimy, tak. Lecimy, story. Story, dawaj, dawaj. Dobra, startujemy, proszę Państwa, składziki całe już zostały wybrane. Możemy startować ANR. ANR na niebiesko i za nich tutaj kibicujemy. SK Gaming na czerwono, Gie mocno obijany, to jest gorąca strefa, ale pamka będzie mocna. Pamka na gorącej strefie to jest coś co naprawdę oddaje widzowie No zwłaszcza oh. jak jeszcze nabije ulta Ale Nob bardzo fajnie wszedł na środeczek um, Udało się wyeliminować dwóch rywali więc to będzie spora przewaga A NR teraz jeśli dobrze to wykorzysta może już naprawdę Bardzo odskoczyć jeśli chodzi o procenty drużynie SK Gaming um, Dlatego trzymały te kciuki żeby tak rzeczywiście było i walczy robi co może i chyba udało mu się rozwalić Noba Dokładnie Nob troszkę zbyt agresywnie mi się wydaje tam poszedł Mógł jeszcze wycofać nie pchać aż tak bardzo do przodu Tym bardziej że teraz Mebius jest bliski de ma co prawda nabitego ulta, tylko jak on go użyje. Rama świetnie trafia. Miał już mało hapa, ale jeszcze udało mu się tam trafić rywala. No i środek cały czas przejmowany. Przewaga tutaj ANR się powiększa, więc no to jest dla nas dobra informacja, ale gie rzucił tego ulta i gie będzie teraz mega mocny, bardzo ciężko będzie pokonać gie o właśnie o tym mówię. Wielkie problemy teraz będą e, Drużynki ener, naprawdę Wielkie problemy, od razu Żany tutaj próbuje Podjechać e, Ten specjalny ulcik od e, Pamki, żeby tak im nie przeszkadzał Niby jakieś procenty teraz może zbiorą Zawodnicy ener, ale w lepszej sytuacji Jakby nie patrzeć SK Gaming, którzy są w przewadze I mają tam jeszcze e, swoje leczenie O, tym razem wrzucone jest w troszkę inne miejsce Też bardzo dobre oczywiście e, Już tutaj na, na spokojnie Fraguje bezproblemowo No i sytuacja zaczyna nam się zmieniać, SK Gaming tym razem um Wchodzi z kolejnymi procentami A ten meczyk wchodzi w kluczową fazę Ponieważ od tego co się teraz wydarzy Będzie zależał cały ten mecz Świetny podjazd Mebiusa Naprawdę fajnie podjechał tą Bonnie Może już tak nie będę drzeć Bo wiem, że jest późno I może część waszej rodziny już śpi Więc postaram się też tak bardzo widzowie nie krzyczeć No ale minimalna przewaga po stronie ANR Dokładnie Rałataj i czeka i wjeżdża w Gie Czy on to wykorzysta? Tak, rozwala Gie Ale Gie zdążył położyć ulta Kolejne dwa fragi Yoshi z wielkimi problemami Deda, no i proszę Państwa to jest zwycięstwo drużynki ANR, tak jest, do końca naprawdę nie wiedzieliśmy kto wygra, ale ANR okazało się lepsze pięknie ANR, jeszcze jeden, jeszcze jeden i ANR przychodzi dalej, już nie przechodzi dalej, już wygrywa <grywa> Ma się przechodzi dalej, czyli jedzie do Japonii, do hotelu. <tryk> Tylko, że jako odkrywatorzy. Tak no, on już i tak wiesz. Dobra, powiesz. Mamy kolejny meczyk. Tutaj e, Rama, tutaj na B, Nubna, e, Janet i Mebius na Bonnie. Tutaj na razie rozpoczyna i jest walka o środek, rzucony na razie gadżet przez. Josiego, który jest bardzo mocno bity do 400 HP, powoli przyjmują sobie tą strefę zawodnicy ANR, przynajmniej się starają. G jeszcze nie ma naładowanego ulta, nie będą chcieli dopuścić do tego, żeby miał naładowanego, ale rama tutaj pięknie unika tych strzałów od IKOSA 10% prawie przyjęcia strefy, rzucony niestety ult przez. Gie, jest postawiony garretai chaosa tutaj po lewej stronie strefy, co może trochę utrudnić. Nub ma już naładowane swoje, naładowanego swojego ulta. Mebius tutaj z eliminacją będzie się starał zniszczyć ten totem penę. Oj, oj oj, tutaj piękny Mebius, użycie ulta. Yoshi zostaje wyeliminowany. Gie zostaje tutaj, znaczy Aikaos zostaje sam. Teraz dochodzą do jego, jego teammates. Rama tutaj stara się cały czas obijać z kolejną eliminacją. Pięknie to wygląda na razie po stronie ANR. 51 do 21. Nie mogą teraz odpuścić sobie oddawania jakichkolwiek punktów strefy. Rama mocno bity do 514 HP. Teraz Yoshi wraz z Gie mają full HP po tej lewej stronie, muszą się zregenerować na razie zawodnicy ANR, 61-31, 30% na razie przewagi jeszcze mają zawodnicy ANR, oj teraz rama pięknie trafia, no niestety z mocno pszczółkom nie udaje mu się trafić, oj teraz Yoshi, 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 Yoshi. no niestety zabija naszego e, zawodnika, czyli e, ramę, polskiego zawodnika ramę niestety eliminuje, Nub tutaj bardzo mocno bijany teraz już mają lekkie problemy zawodnicy Zawodnicy, zawodnicy, zawodnicy ANR, ponieważ SK przyjmuje tą strefę, jest full na środku. No i teraz, niestety, może to już skończyć się punktem dla SK. Niestety dla ANR, oj, użyty ult przez Bonnie, wyeliminowany. Oj, niestety. A, do jednego. Nie dali rady wykorzystać swojej meczowej sytuacji, ale będą mieli jeszcze jedną. Pamiętajmy sobie, teraz jeszcze ANR może zwyciężyć. No i jeśli teraz wygrają, to też to zwycięstwo będzie. A jeśli nie, no to proszę Państwa, kolejny mecz, 2 do 2 i przesądzi o tym ostatnia giereczka, a więc dobra lecimy, no i co, teraz potrzebujemy mordeczki mocnego, kibicowania drużynce ANR, wysyłamy flagi polskie, tutaj gra rama, wysyłam jakieś emotki, kto jeszcze został, mordeczki kibicujemy ostatnia szansa, żeby ten meczik skończył się wynikiem 3 do 1 jeśli oczywiście teraz zwyciężą zawodnicy ANR. Ale na razie Gie świetnie wszedł w ten mecz. Nie dość, że zbiera te pierwsze procenty, no to yy, dodatkowo jeszcze robi duży damage yy, naszym tutaj zawodnikom ANR. Yy, dlatego kłopoty są duże, ale jest ważny kill. Bardzo ważny kill tutaj w wykonaniu Noba i można troszkę teraz bardziej przejąć tą strefę. Gie obijany z wielkimi problemami jest kolejny frag. Bardzo ważny kill. Niestety dednął też Rama w międzyczasie, ale 2 na 1 to jest dalej przewaga. Zaraz wrócą tutaj kolejni koledzy. Rama też już musi wracać. I to szybko, bo robi się tutaj wyrównana giereczka. Znowu lekka przewaga na początku, po stronie anr ale ostatnio też tak było. Też była przewaga ANR i niestety tego nie dotrzymali, więc miejmy nadzieję, że teraz wyciągnęli wnioski i jakoś to lepiej zrobią. No, bardzo mało życia ma, na szczęście przeżył. GiE wchodzi na sam środeczek. Tam są rzucone, jak widzicie, dwa turety: jeden leczący, drugi przyspieszający. Więc oni są mega zbustowani, co oznacza, że SK Gaming będzie jeszcze ciężej pokonać. Trzeba tego Giję wyeliminować, jeśli tutaj chcą jeszcze jakoś z nimi walczyć, żeby nie stracić tej przewagi całej, którą mają. Będzie ciężko, bo jak już Gie jest w swoim żywiole, jak już odpali ten swój turet leczący, e, schowa się w tych szakach, to bardzo ciężko jest go pokonać. Robi wielką krzywdę rywalom. Mimo wszystko procenty cały czas te są zdobywane tutaj e, przez drużynkę ANR. Fajne wejście, to mi się podobało i jest przewaga 2 na 1. No i teraz tylko trzeba to wykorzystać i nie dać się zabić e, przez Gie. E, procenty coraz bliżej do 100. Czy ANR w końcu zwycięży, mordeczki? Czy uda się? Czy doczekamy się tego momentu? No wjeżdża! Tak jest! Ale czemu on nie rozwalił tego Gie? Już tak blisko było, żeby Giej był porobiony, 80% wjechało Tylko teraz nie mogą wszyscy dednąć, bo jak wszyscy W trójkę dedną, to to będzie bardzo ciężka sytuacja Dobry ale niestety nie dobił y, Tej pamki, g jest Niezniszczalny, nikt nie potrafi rozwalić, 6% Proszę, zróbcie to, panowie No, pies blisko, tak, chyba się uda, proszę państwa ANR Wychodzi zwycięsko, Dzięki. i oczekaliśmy się Wygranej drużyny Gdzie gra Polak, dlatego Dla nas no najlepszy scenariusz, pierwszy mecz, który Nie zakończył się wynikiem 3 do 2, co ciekawe Dokładnie, ładnie tutaj NR zagrało. superancko, cieszymy się z tego, szczęścia. Tak, wielkie gratulacje. ANR zwycięża ten turniej i przy okazji jedzie sobie do Japonii. My tutaj mamy mordeczki równe 5 godzin streama, więc z całego wow. serca dziękuję każdej osobie, która tutaj z nami dotrwała do końca. Jesteście super, dziękuję za pomoc, dziękuję, że byliście. Dzięki Champion, tutaj, że ze mną komentować, bardzo mi miło, spoko się komentowało. Dziękujemy tutaj ESL za to, że mogliśmy komentować ten turniej dla Was, to jest też na pewno tutaj fajne wyróżnienie. Mamy jeszcze statystyki na koniec, proszę sobie zobaczcie. Mamy 21 z yy, śmierci Janer, 16 SK Gaming, yy, 89 tysięcy oddanych obrażeń yy, przez Janer, 75 przez. SK Gaming i 41 tysięcy regeneracji życia przez ANR i 51 tysięcy przez SK Gaming. Dokładnie, a my się już widzowie z wami żegnamy. Dziękuję z całego serducha jeszcze raz, że byliście. Szacun dla każdego. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jutro będziecie mieli dwa odcinki live'ika. Zapraszam też do czempiona, na jego kanał możecie wpadać. No i trzymajcie się. Hej widzowie. Siemaneczko, siemaneczko. Pa, pa.